Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, informacje prezydenta z okresu pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. Tradycyjnie, jak zwykle, zacznę od inwestycji. Kontynuowane są prace związane z budową ostatniego etapu trasy średnicowej. Ci radni, którzy w południowej części miasta się przemieszczają swoimi pojazdami, to mogą codziennie widzieć postępy na samej budowie. Przede wszystkim już szalonki zostały zdjęte z podpór nowego wiaduktu. To jest to zdjęcie górne po lewej. Kolejne będą zalewane w tym tygodniu jeszcze. Tutaj górne prawe zdjęcie jest to nasyp pomiędzy torami kolejowymi, czyli za wiaduktem już jest nasyp cały gotowy i uformowana droga w kierunku ulicy Południowej. Dolny lewy ruch to jest to samo zdjęcie. No i tutaj na dole widzimy betonowanie samych podpór. Wykonawca chciałby w kwietniu przełożyć ruch z ulicy tej nowej trasy średnicowej, która biegnie do autostrady, na z powrotem na szosę turyńską. W miesiącu marcu powinien zabudować już szalonki podkłute główną samych wiaduktów, dzięki czemu będzie możliwy przejazd pod tymi wiaduktami i w tym momencie przejdzie na rozbiórkę już ulicy tej samej części trasy średnicowej. I to, czego jeszcze nie ma na samym zdjęciu, to intensywne prace trwają również na budowie wiaduktu, który ma być w ciągu ulicy Południowej, jak i też cała ulica Rataja. Ulica Rataja jest w tej chwili rozebrana, jest tam ułożona, układana w tej chwili przez Melwood kanalizacja deszczowa i ta ulica też w ramach tego kontraktu cała będzie oddana. I to, co może na pewno ucieszyć rowerzystów, to w ciągu ulicy Rataja dokonaliśmy zmiany dokumentacji projektowej, aby chodnik tutaj, począwszy od początku sklepu Bracket White, aż do końca do węzła Konstytucji 3 Maja, będzie zamieniony na bitumiczną ścieżkę rowerową. Czyli będzie taka pieszo-rowerowy trakt. Jeżeli chodzi o modernizację sieci tramwajowej, prace prowadzone są na ulicy Regionów, na odcinku od Mieszka I do wjazdu do Politkliniki, gdzie trwa przebudowa sieci podziemnych, jak i też miejskie wodociągi przebudowują przy okazji tej odkrywki swoją sieć główną wodociągową. Dodatkowo na pętli Tarpno ustawiane już dawno krawężniki, wykonano część nawierzchni chodników. Dostarczono na plac budowy również szyny i w trzecim miejscu wznowione już prace na samym moście w ciągu ulicy Klasztornej, jak i też na alejach 23 stycznia związane z przerwą zimową. Te zdjęcia prezentują, tutaj mamy most Klasztorny, gdzie jest zbita stara warstwa betonu, wyłożony jest już nowy szalunek i ten most będzie jeszcze raz nową płytą zalewany. Na to dopiero będą zabudowane szyny tramwajowe. Górny lewy ruch jest to budynek taki dla osób obsługujących, czy też dla motorniczych i kierowców, taki socjalny napęd i Tarpno. On już jest w stanie surowym. Górny prawy rok, to już są gotowe perony na pętli Tarpno. I na dole widzimy przywiezione szyny już tam też w okolicach pętli Tarpno w ciągu samej ulicy Regionów. Równolegle w ramach tego projektu unijnego budowana jest centrala nadzoru ruchu przez firmę Max Vision. Ta centrala sterowania ruchem powstanie w miejscu dotychczasowej dyspozytorni tramwajowej przy ulicy Dworcowej. W tym miejscu, gdzie mogliśmy nabyć choćby bilety miesięczne, siedział dyspozytor 24 godziny na dobę przy MZK. Ta stara dyspozytoria została rozebrana. To są te trzy zdjęcia. W górnym prawym ruchu widzimy już wizualizację, jak ten obiekt będzie w czerwcu tego roku wyglądał, pod warunkiem oczywiście, że firma Max Vision dotrzyma założonych umową terminów. Miło też Państwa poinformować, że firma Skańska rozpoczęła swoje prace nad naszą nową inwestycją. To jest ulicą Konstytucji 3 Maja, która będzie łączyć osiedle Rząd. Mniej więcej przy kościele mieliśmy urwaną Konstytucję 3 Maja. Dalej łączymy to z węzłem Konstytucji 3 Maja przy Rondzie. Ta nowa droga będzie miała około 920 metrów. Po drodze będzie wybudowane skrzyżowanie jedno, aby też dozbroić te nowe osiedle dębowe z wzgórze.
Wzdłuż samej drogi oczywiście będzie wybudowany ciąg pieszy, ciąg rowerowy, bitumiczny, jak i też będzie zabudowane oświetlenie. Na zdjęciach widać już prace przygotowawcze, jest odhumusowanie samego terenu, jak i też ekipy archeologów badają po zdjęciu humusu cały teren z uwagi, gdyż jest to teren cenny archeologicznie. Rozpoczęły, właściwie trwają już od jesieni, prace na odcinku od Mieszka I do Saperów przy budowie wiślanej trasy rowerowej. Ustawiono obrzeża, dokonano przebudowy oświetlenia oraz linii energetycznych na skrzyżowaniu Mieszka I i Czwartawków. Wykonawcą jest firma Skańska. Prowadzi również prace związane z układaniem nawierzchni i umacnianiem skarpy wiślanej. I też zdjęcia już widać w poszczególnych miejscach tej prawie 4-kilometrowej nowej trasy rowerowej. Widać na zdjęciach, że prace są zaawansowane. Kolejną dużą inwestycją jest renowacja Parku Miejskiego. Myśmy tydzień temu podczas komisji mieli okazję dużo na ten temat porozmawiać. W tej chwili może ten park, zresztą gdzie nawet w jednej z lokalnych gazet czytałem komentarz mieszkańców, że rzeczywiście tam za ładnie nie wygląda. No, no, tak to jest, kiedy się prowadzi rozbiórki wszelkich murków, tak? Kiedy się prowadzi prace ziemne i w momencie, kiedy nie ma tej wiosny, nowej zieleni, tej świeżej, no tak to jeszcze przez chwilę będzie wyglądać. Prowadzone są tam prace, zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów, roboty związane z budową parkingów. Parking praktycznie nowy już jest wykonany przy ulicy Wigury. Plac pod lodowisko oraz przebudowie sieci elektrycznej w parku, przyłączy wodnych, kanalizacyjnych oraz prace przygotowawcze pod budowę ciągów komunikacyjnych. Ostatnio Państwa informowaliśmy już o przemieszczeniu samolotu z parku, jak i też samego czołgu. Kolejną inwestycją dużą jest prace związane z rewitalizacją Góry Zamkowej, to co jest od wielu lat oczekiwane przez mieszkańców naszego miasta. Zorganizowano już zaplecze budowy, wygrodzono teren, wykonano linię energetyczną zasilającą, zdemontowano żelbetowe schody. Ponadto częściowo zniwelowano teren i rozpoczęto pracę przy kanale deszczowym, jak i też tej piwnicy odkrytej od strony wschodniej zamku. Jest również, trwają prace przy budowie sieci odwadniającej. Wykonawca układa już gabiony wzmacniające skarpę. Tutaj to zdjęcie u góry widać, są takie gabiony z siatki stalowej wypełnione kamieniem naturalnym i później będzie to wszystko zasypane i tutaj będą takie tarasy widokowe. Kiedyś Państwu na prezentacjach to pokazywałem, gdzie zwiedzający Górę Zamkową będą mogli się po prostu stanąć i podziwiać cały ten kompleks piwnic, które zostały tam podkryte. Realizowane są również prace na skarpach przy wejściu do naszego portu Grzymskiego. Niestety jest to inwestycja, która no, ma pecha od wielu miesięcy różnego typu. Natomiast większość prac na tej inwestycji jest już zakończona. Są to takie prace jak choćby poszczególne budynki, hangary, nawierzchnie kortu, drogi wewnętrzne, dojazdowe, kładka pieszo-rowerowa, miejsca postojowe, plac widokowy. Problemem, z którym cały czas wykonawca nie jest w stanie się uporać, jest cały czas umocnienie skarpy i zabetonowanie od strony samego portu. Cały czas ma problemy z wodą napływającą. Praktycznie zabrakło mu paru dni, bo już chyba 70% pracy wykonał. Państwo przejeżdżający portową, czy idąc do Alfa na zakupy, możecie zobaczyć, że jest taka grobla ułożona w porcie po to, aby lustro wody w portu obniżyć poniżej lustro wody to, co jest na Wiśle płynącej. Niestety, jak już sobie obniżyli to lustro, to przyszła wysoka fala na Wiśle i górą przez groblę się przelała. I tak na razie się wykonawca męczy z tą Wisłą. Co poniedziałek przepompowuje tą wodę z powrotem, ale mamy nadzieję, że się upora w terminie. Pozostałe informacje. Wczoraj w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Sienkiewicza odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi naszego miasta w kontekście nowych
nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Tym spotkaniem otworzyliśmy dyskusję na temat potrzeb miasta i lokalnych społeczności oraz możliwości realizowania przedsięwzięć w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Dziękuję wszystkim za udział w konsultacjach, a także za przedstawione pomysły i koncepcje. Prezydent Grudziądza spotkał się pan Robert Malinowski z ministrem obrony narodowej, z panem Tomaszem Siemieniakiem, by omówić kwestię Siemoniakiem, by omówić kwestię przetargów sprzętu wojskowego, w których udział biorą wojskowe zakłady uzbrojenia. Prezydent otrzymał zapewnienie, że jeżeli będzie to możliwe, MON wyłączy remont armatochaubic z zamówień publicznych. Również w zeszłym tygodniu, tego może na slajdach nie mam, to odbyło się w piątek, ja uczestniczyłem w spotkaniu z sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z panem Adamem Zdziebło na temat finansowania naszej trasy średnicowej. Na tej sali mówił mi pan radny Michał Czepek, który pewnie zapytywał, czy ta brakująca kwota do pełnych 85% jest możliwa do pozyskania. Mogę tylko powiedzieć, że raczej powinno nam to się udać, prace są w toku. Nie chciałbym za szybko mówić wszelkich szczegółów. Jeżeli będzie to pozytywna informacja, na pewno Państwa w pierwszej kolejności o tym poinformujemy. Dodatkowo minister sprawiedliwości Marek Biernacki wziął udział w obchodach Święta Służby Więziennej, które zorganizowano na terenie Grudziądzkiego Zakładu Karnego nr 1. Przy okazji uroczystości wręczono awanse i odznaczenia funkcjonariuszom oraz dokonano oficjalnego otwarcia zrewitalizowanego kościoła Świętego Krzyża, który mieści się na terenie zakładu karnego przy ulicy Legionów. Możemy wszyscy spoglądać już na nowe elewacje. Dla tych, którzy nie byli w środku, mogę zapewnić, że również jest odnowiony cały kompleks, a władze więzienne deklarują, że raz w miesiącu obiekt powinien być udostępniany wszelkim zainteresowanym do zwiedzania. Prezydent Grudziądza Robert Majnowski wyszedł z inicjatywą i zaprosił do współpracy również starostę powiatu grudziąckiego, pana Marka Szczepanowskiego, aby wspólnie wystosować apel do prezesa zarządu Energia S.A. o ponowne otwarcie biura obsługi klienta spółki Energa Obrót i Sprzedaż w naszym mieście. Zawieranie umów i zakładanie, przepisywanie liczników, wykonanie bieżących opłat czy zgłaszanie awarii za pośrednictwem nowoczesnych technologii, infolinie, jakieś kioski, strony internetowe sprawia potężne trudności, zwłaszcza dla osób starszych, osób, które w tych nowoczesnych technikach no po prostu nie operują doskonale i choćby w takich codziennych sprawach w kontakcie, jak zapłata choćby za energię elektryczną. Obecnie najbliższe stacjonarne biuro spółki mieści się w Toruniu. Energa skasowała te biura obsługi interesanta w wielu miastach, podobnych jak Grudziądz, choćby w Słupsku, w Wejherowie, we Włocławku. I jak gdyby samorządowcy poszczególnych tych miast no nie zgadzają się z taką decyzją w imieniu tych mieszkańców, bo ci mieszkańcy później przychodzą choćby tutaj do nas, do prezydenta, do ratusza i nie wiedzą tak naprawdę co zrobić, bo nie wiedzą, że jest jakaś infolinia, czy gdzieś jakiś infokiosk. Mamy nadzieję, że te apele prezydenta i starosty, jak i też pana posła Tomasza Szymańskiego doprowadzą do ponownej analizy samej tej decyzji energii, która jest nastawiona na redukcję swoich kosztów. Prezydent wręczył nagrody strażaka roku 2013, strażnika roku 2013, dzielnicowego roku 2013 i patrolowego roku 2013. Dzielnicowym roku ubiegłego został starszy sierżant Sławomir Zieliński, dzielnicowy rewiru dzielnicowych drugiej komendy miejskiej policji. Natomiast policjantem patrolowym ubiegłego roku wybrano sierżanta Macieja Zamyślewskiego, policjanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego pierwszej komendy miejskiej policji. Tytuł strażnika roku
otrzyma Łukasz Kozłowski, a strażakiem roku mianowano starszego aspiranta Jarosława Zamoyskiego. Ofertę turystyczną Grudziądza zaprezentowano na targach 6. Międzynarodowych Turystycznych we Wrocławiu oraz 20. jubileuszowym targach regionu na styku kultur w Łodzi. Dodam także, że nasze miasto zostało nominowane do nagrody Kogut Poloniady w kategorii Kreator Promocji za strategię marki Hasz Gru. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas targów kultury i promocji miast i regionów. Płyta Piotr Janowski, Legenda, została nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku Recital Solowy. W rywalizacji o nominację do statuetki przyznawanej przez Polskie Środowisko Muzyczne brało udział ponad 1000 artystów. Spośród kandydatów zostanie wybranych 20 laureatów w 16 kategoriach. Piotr Janowski, mając 16 lat, w 1967 roku został pierwszym polskim laureatem pierwszej nagrody na 5. Międzynarodowym Konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Myśmy jako miasto dofinansowaliśmy działanie Fundacji imienia Piotra Janowskiego pod nazwą Wydanie albumu nagrań archiwalnych Piotra Janowskiego kwotą około 22 tysiące złotych. Dziękuję za uwagę i proszę o pytania. Dziękuję Panie Prezydencie. Czy ktoś do... Mam w zasadzie jedno pytanie, które dotyczy rozmów, które były przeprowadzone niedawno z panem ministrem Siemoniakiem, który był w Grudziądzu, a sprawa dotyczy oczywiście budżetu. W zasadzie obietnica złożona pod tytułem jeżeli się uda. Czy to nie jest za mało? Bo wszyscy z wielką troską pochylamy się nad tym zakładem, wiedząc dobrze, jaki kapitał stanowi dla tego miasta. Nie tylko pod względem kadry, która tam pracuje, ale także pod względem zarobków, pod względem budżetów domowych, które są w tym mieście jeszcze. I uważam, że polityka realizowana przez Platformę Obywatelską w Polsce dzisiaj ma w dużym stopniu na celu unicestwienie takich zakładów. Taką tezę stawiam. Bardzo dobrze się i mam pytanie do pana prezydenta. Czy to nie za mało? Obietnica, jeżeli się uda, to remonty armatochaubic zostaną wyłączone z zamówień publicznych. Czy państwo zrobiliście wszystko? Macie państwo przecież jeszcze do dyspozycji dwóch posłów w parlamencie, w Sejmie. Czy to jest dobrze rokująca obietnica dla wojskowych zakładów uzbrojenia? Takie zadaję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Radny, sprawa dotyczy obronności naszego kraju. Ja bym nie chciał publicznie dyskutować ponad szczegółów rozmów Pana Prezydenta Roberta Majewskiego z Panem Ministrem Siemoniakiem. Jak wspomniałem w sprawozdaniu, minister złożył obietnicę, że temat będzie poruszony w samym ministerstwie. Prezydent Grudziądza nie odpowiada za Ministerstwo Obrony Narodowej. Oczywiście im więcej apeli, nacisków na stronę rządową, tu nie ma znaczenia kolor barw politycznych, czy to jest ktoś z Platformy, czy to będzie poseł z PiS-u, czy z Solidarnej Polski, czy z Ruchu dla Polski, czy z kogokolwiek. Im więcej apeli, mam nadzieję, że przyniesie to skutek. Ale naprawdę nie chciałbym publicznie wyjawiać szczegółów, bo nie jestem do tego upoważniony. Z pytaniem radnego Kosińskiego i w związku z tym, że no, zbyt szeroko na ten temat nie można mówić, ja tylko mam krótkie pytanie. Czy te rozmowy, które toczyły się z ministrem, korespondowały z tym, czego oczekuje załoga, czy były wręcz w innym kierunku? Bo wiemy, że różni posłowie idą w różnych kierunkach, a my powinniśmy patrzeć to, czego oczekuje załoga i pracujący tam ludzie. I jaki kierunek miały te rozmowy? Związki kilkukrotnie spotykał się ze związkowcami z Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, konsultując z nimi, w jakim kierunku chce przeprowadzać rozmowy, jakby też wsłuchując się w ich sugestie bezpośrednio przed wizytą w Warszawie u pana ministra,
Dzień wcześniej pan prezydent spotkał się również z tymi wnioskowcami, informując ich, że jedzie tam. Ja może nie dopowiedziałem jednej kwestii, w spotkaniu również uczestniczyła pani wojewoda kujawsko-pomorska, pani Ewa Mes. Również w działaniach, może też nie było to w sprawozdaniu, ale wcześniej też prezydent wystosował pismo zarówno do prezydenta kraju, pana Bronisława Komorowskiego, który jest bezpośrednim zwierzchnikiem sił zbrojnych, zainteresowując jego problematyką dotyczącą naszego miasta, jak i też pan prezydent wystosował list i apel do premiera naszego rządu, pana Donalda Tuska. Niezależnie od tego odbywają się różne inne spotkania, tutaj wymieniony został ten jeden podstawowy, tak? Bo również, wiem, kilkukrotnie pan prezydent odbywał rozmowy choćby telefoniczne z osobami w randze sekretarzy bądź też podsekretarzy stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Więc paleta działań była bardzo szeroka, natomiast bardzo proszę mi wybaczyć, nie chciałbym szczegółów tych rozmów tracić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, w tym samym temacie, ponieważ rozmowy były, nasz zakład specjalizuje się w tym i ciekawi mnie jedna sprawa. Otóż jeżeli specjalistą jest nasz zakład w Grudziądzu, a władze nasze, nie nasze, a jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony, na zamówieniu publicznym podało najniższą cenę. Najniższa cena się wahała kilkakrotnie niżej od WZU. I co jest ciekawe, że nikt nie wspominał o prawie o zamówieniach publicznych, które jest spuszczane na dzień dzisiejszy, bo tylko i wyłącznie się mówi o najniższej cenie, a nie mówi się o referencjach, które zakład ma i tak dalej. Tego się bardzo mało o tym mówi. I tutaj jest jedna wina, zasadnicza właśnie. Poprawce w tej poprawki potrzeba do prawa o zamówieniach publicznych. Ponieważ jak była ustawa o zamówieniach publicznych, dokładnie pamiętam, przed wejściem tego prawa, to było jedno z promocyjnych, cena była również, ale liczyło się również w tym referencje zakładu, który umie dobrze robić i dobrze wykonywać swoje prace. I tutaj się mocno dziwię, że Ministerstwo Obrony, załóżmy, poszło tak, że najlepiej to by z marchewki zrobili armaty czy coś podobnego. Dziękuję. Ja rozumiem, że to jest apelowanie, panie radny. Cena nie była kilkukrotnie niższa od ceny oferowanej przez konkurencję, tylko była około 20% niższa. 13 razy. Nie, panie radny. Około 20% cena całej oferty. W skład danej oferty wchodzi tam kilkadziesiąt różnych pozycji. I na jednej pozycji cena materiałów użytych tam było 13-krotnie taniej niż w ofercie WZU. Natomiast globalna kwota i cena była około 20% niższa od oferty naszych grudziąckich zakładów przemysłowych. Gdyby, podejrzewam, bo prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość oczywiście wykluczenia z tytułu rażącej niskiej ceny, tak? Ale ta cena była tylko 20% niższa, tak? A cena jednego ze składników jest była te 13 razy niższa. My to bardzo często przerabiamy choćby w naszych przetargach na drogi, tak? Gdzie cenę wykonawca składa nam jedną, ale w kosztorysach on wpisuje ceny jednostkowe poszczególnych materiałów, jeżeli mamy kontrakt obmiarowy. I wpisuje, że metr kwadratowy podłoża z budy z tego, za szynę będzie tyle i tak dalej. A to już on sobie kalkuluje wewnątrz, tak? Więc tutaj problem był jednego ze składników, a nie całej oferty. Dziękuję bardzo. Zobaczymy efekt końcowy, jaki będzie. Protokoły konieczności i tak dalej i będzie przewyższało to cenę, który na przykład WZ-u dał. Tak nie twierdzę, ale mam prawo tak podejrzewać, bo tak się w wiele wypadkach w przetargach robi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pana przewodniczący, szanowni radni, chciałbym być dobrze zrozumiany, nie bez powodu, bo pan prezydent, odpowiadając mi na tą kwestię, jak gdyby mówił o pewnych tutaj sprawach, które są prawie tajemnicą. Nie można zdradzać pewnych szczegółów, natomiast ja myślę o wykorzystaniu argumentów politycznych. Co prawda państwo rządzicie tym krajem z dala od polityki, to ja mimo wszystko twierdzę, że polityka
tym układzie jest najważniejsza i dlatego najlepszymi narzędziami do dyskusji na poziomie pana premiera są nasi posłowie. Bo to jest argument polityczny. I pytam się pana prezydenta, czy panowie posłowie pomagali panu prezydentowi w tej kwestii. Bo trudno jest polemizować w temacie istnienia zamówień czy realizacji zamówień dla WZW z poziomu pani wojewody nawet, która jest pracownikiem pana premiera, ale pan jako pan prezydent powinien korzystać z realnej, powiem jeszcze raz podkreślę, z realnej pomocy posłów, bo oni mają w ręku oręż polityczny. To takie uzupełnienie. Dziękuję bardzo. Korzysta z pomocy parlamentarzystów. Dziękuję bardzo. Pan radny Szyszka. Dziękuję. Szanowni radni, ja chciałbym tylko uzupełnić to pytanie pana Kosińskiego, jak również pana Wiśniewskiego, że bardzo zaangażowany był właśnie w sprawy WZ-u, wyjaśnienia tej sprawy pan poseł Janusz Dzięcioł, gdzie bardzo rozpisywały się media niejednokrotnie na ten temat i cały czas te rozmowy są prowadzone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w tym punkcie macie państwo do pana prezydenta przez informację prezydenta Grudziądza? Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła to sprawozdanie. Na 2014 rok. Czy ktoś z państwa ma pytania jeszcze do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jakby to pani powiedziała, sekretarz komisji radnych obecnych na sali. Myślę, że 20 radnych jest na sali, tak? Dobrze. Jeżeli nie ma żadnych pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? 5 radnych. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni Państwo, mamy kolejny punkt w porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na 2014-2027. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na tym projekcie uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal mamy 20 radnych na sali. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 5 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku to jest projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos nad tym projektem? Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jedno pytanie dotyczące kwestii, która pojawiła się na różnego rodzaju spotkaniach z działkowcami. Chodzi teraz o wielkość altan i obiektów gospodarczych na działkach zlokalizowanych w ogrodach działkowych. Czy budynki, które przekraczają 35 metrów kwadratowych, czy te budynki będą tylko podlegały opodatkowaniu, czy istnieje taka możliwość, że zostaną rozebrane? Poprzez decyzję administracyjną. No to raczej nikt nie słyszał, żeby takie rozwiązanie. To znaczy, a mogą się, jeśli to panie prezydencie, to chodzi o, że tak powiem, pewnego rodzaju plotki, informacje, które do działkowców skądś docierają i należałoby chyba głośno powiedzieć, jak by pan sprawę uściślić to. W kwestii podatkowej bardzo bym prosił o powiedzenie, czy nie czas na sali pani Panna Olszewska albo pani Lila Kowalska, a jak to pana skarbnika poproszę o wyjaśnienie w kwestii podatkowej. Natomiast bardzo bym prosił pana naczelnika Barce, który by się wypowiedział w kwestii, kto ma kompetencje nakazać ewentualne rozbiórki samochodów budowlanych. Bardzo proszę, panie skarbniku. Jest wybudowany zgodnie z prawem, czyli zgodnie z prawem. Czy samowola budowlana też podlega opodatkowaniu? Bo najprostszym metodą ominięcia podatku byłoby po prostu wybudować budynek niezgodnie z prawem. Czyli tu nie ma to znaczenia, czy budynek jest powyżej 35 metrów, bo jak wiemy, to jest górna granica, którą wolno było zabudować na działkach. Tak? Kwestia rozbiórek, to już pan
naczelnik. Dziękuję bardzo. Panie naczelniku, bardzo proszę. Badań ogrodów działkowych są wyłączone z postępowania organów administracji. Robi to nadzór budowlany i tylko on jest władny do tego, jaką decyzję podejmie. Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy są prowadzone takie postępowania. Dziękuję bardzo. Ma tego punktu ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy, Szanowni Państwo, do głosowania. Na sali już mamy obecnych 21 radnych. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Dwa głosy przeciwny. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Państwu bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały. Jest uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania po bardzo tego punktu? Nie wiem. Pan Radny. Co będzie dalej, jeżeli chodzi o zamieszkanie, załóżmy, działkowiczów w większości roku, którzy zamieszkują na działkach? Odnośnie śmieci tutaj mówiłem, ale to ma wspólny coś tutaj. Też, jeżeli chodzi o podatek. Ja przepraszam bardzo. Wycofuję pan. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy. Zawarte w uchwale, czy w inny sposób, żeby do tych PIT-ów dołączyć szczegółową informację, co wpisujemy w jaką rubrykę. Ja wiem, że dla niektórych wydaje się to śmieszne, ale większość działkowców no nie korzysta z internetu i ma problem z informacją, gdzie co wpisać. Po prostu taką legendę, w jakiej rubryce wpisujemy jakie dane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie, bardzo proszę i zamieścić na stronach internetowych. Pan Radny Kosiński. To było upoważnienie któregoś urzędników na przykład do pomocy wypełniają, czymś, nie możemy czegoś tego zrobić. Rozumiem, czyli no, czyli informaty drukowane, bo nie zawsze, bo kwestia wypełnienia zgodnie z pewnymi tutaj wskazaniami, czasami jest dla osób starszych, podkreślę jeszcze raz, bardzo, bardzo trudna wykorzystanie dzisiaj internetu, to już w ogóle nie dla każdego jest to dostępne. Dziękuję. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. Tego zamieszczenia w internecie wersja drukowana, no będzie dostępna dla tuszu, biurze obsługi klienta na dole, natomiast my jako urzędnicy będący jednocześnie jako urząd organem podatkowym, no nie możemy zgodnie z prawem pomagać w wypełnieniu pans skarbu. Chciałbym jeszcze uzupełnić moje słowa. Bardzo proszę panie skarbniku. Starsza złoży nieprawidłowo tą informację, to normalnie w trybie postępowania zostanie wezwana. Niestety ustawy się posługują takimi słowami, wezwana, ale zostanie zaproszona do tego, żeby wyjaśnić przed urzędnikiem no, wątpliwości, które się rodzą w świetle tego złożonego dokumentu. I tu nie ma mowy o żadnych sankcjach dla tej osoby, a wtedy mamy normalny tryb administracyjny i wtedy urzędnik w normalnym trybie może się dopytać tej osoby, wyjaśnić z nią. Natomiast nie może być pomocy przy samym wypełnianiu, ponieważ wypełnienie jest jakby składaniem oświadczenia, tak? Ja sobie na początku głosu udzielę, następnie panu radnemu, może takie urzędzie wywiesić na tablicach wypełnienia, tak? Często z tego widzę, że mieszkańcy w urzędzie skarbowym korzystają, że jest wypełnienie i taki wzór, tak? Oprócz tej informacji to jest bardziej, wtedy nie będzie naruszenia żadnych przepisów, w sensie, że urzędnicy pomagają. To byłoby dobre rozwiązanie. I pan radny Szebrowski, pan radny Jedmiedzianowski. Jestem działkowcem, więc interesuje mnie to no, z racji nawet posiadania takiej działeczki. I mogę powiedzieć jedno, tutaj pochwalić pracowników akurat Urzędu Miasta, którzy poprowadzili mnie za rączkę i było to, można powiedzieć tak, bezbolesne. Czyli pomagają, tak. Ja nie widzę tu problemu, nie widzę żadnych utrudnień. Wręcz przeciwnie, to bardzo mi tutaj jedna pani pomogła,
cieszę się, przebrnąłem przez tą procedurę bez żadnego kłopotu. Także nie sądzę, żeby to był jakiś problem dla innych działkowców. Zresztą od tego są zarządy, są tablice informacyjne po grotach, są zebrania, więc to jest kwestia do rozwiązania i nie wydaje mi się, żeby to był problem. Dziękuję bardzo, pan radny Miedzianowski. Wystarczy, że w wydawaniu tych PIT-ów po prostu będzie mała karteczka, że te dane wpisujemy w tą rubrykę, te dane w tą i te w tą i jest po problemie, a my z igły robimy widmy. A pracownicy tak, pracownicy są bardzo uprzejmi, tylko że jeżeli do nich przyjdzie kilkadziesiąt takich osób, z którymi będą mogli, musieli po 20 czy ileś minut siedzieć i wszystko tłumaczyć, to też jest czas, oni się nie wyrobią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Przez przystęp, wszystko będziemy... Radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu bardzo. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dalej mamy obecnie 21 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, punkt porządku. To jest projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów do gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2014. Pan prezydent, bardzo proszę. Szanowni państwo, tydzień temu na temat tego punktu porządku obrad pan dyrektor Jarosław Morgała, w tej chwili państwo wtedy wnioskowali, aby dzisiaj państwu tę informację przekazać w formie tabelarycznej, jakie stawki obowiązywały w zeszłym roku, jakie zakłada projekt uchwały, a przypominam, że zgodnie z tą ustawą każdorazowo musimy je uchwalać na dany rok, więc one się nie zmieniają w żadnej pozycji w stosunku do tego, co obowiązywało w zeszłym roku. Macie państwo w trzeciej kolumnie obwieszczenie ministra finansów, jakie są możliwe maksymalne stawki. W kolejnej są to stawki, które nas obowiązują z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargową firmą Schulze Wysoki Polska, która nam tego typu pojazdy usuwa. I w ostatnich trzech kolumnach dla przykładu, jakie są stawki obowiązujące w miastach tych nam najbliżej w naszym województwie, czyli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Więc macie państwo teraz pełny obraz, jak to wygląda. Oczywiście jak są jakieś pytania, to służby zarządu dróg miejskich służą pomocy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Pan radny Smola. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada, tak zerkam na tę tabelkę i chodzi mi tutaj o punkt 5, 6 i 7. Bo rozumiem, że tutaj mamy podpisaną umowę 2014-2016 z firmą Scholz Recycling, natomiast nie mamy wyłonionego podmiotu na usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton, potem jest punkt 6 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i 7, gdzie taki pojazd przewozi materiały niebezpieczne. Jest stąd moje pytanie, czy w takiej sytuacji, jeśli takowy na przykład pojazd zepsuje się, to wtedy szukamy firmy tak ad hoc, czy jak to, jaka jest procedura? Dziękuję. Panie prezydencie. To tutaj porzucone pojazdy takich dużych masach dopuszczalnych to są sporadycznie. Natomiast bardzo proszę pana dyrektora Morgałę o wyjaśnienie tego tematu, bo ja sądzę, że jeżeli taka sytuacja się stanie, może się zdarzyć, tak, że ktoś tirem jedzie nam na rynek miasta, no to będzie naprawdę raz i go porzuci, tak, raz na jakieś kilka, pewnaście lat, no to... Do 7,5 tony i powyżej 7,5 tony. Firma akurat tu Kramarczyk, która złożyła ofertę, odmówiła zawarcia umowy. Jesteśmy teraz w trakcie drugiego postępowania, żeby wyłonić. Bo, no,
pan przedsiębiorca stwierdził, że te stawki, które są maksymalne według uchwały Rady Miejskiej, są dla niego zbyt niskie i zbyt mało jest tych pojazdów i on musi trzymać ludzi na dyżurze, opłacać im wynagrodzenie, posiadać im pojazd i parking zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzenia. Więc powiedział, że za te ceny nie przystąpił, mówi zawarcie umowy. Choć wystąpił przetargu, stwierdził, że on jak weźmie dwie części, to będzie mu się opłacało, no ale my postępowanie podzieliliśmy na części, żeby po prostu więcej podmiotów mogło się zgłosić. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowania procedury na te pojazdy cięższe, żeby ponowić przetarg. Zrobimy, teraz chcemy wydłużyć czas dojazdu, bo wpisaliśmy do 2 godzin maksymalnie. Chcemy ten czas wydłużyć, żeby podmioty spoza miasta, czyli z Bydgoszczy, z Trójmiasta mogły się zgłosić do nas i żeby ten parking mógł też być zlokalizowany poza Grudziądzem, nie w Grudziądzu, ponieważ to są dodatkowe koszty dla tych przedsiębiorców. Oczywiście bez przetargowego zlecenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji mogłoby to zrealizować Grudziądzkie MZK, nie byłoby problemów chyba też, prawda? Tym bardziej, że ma miejsca postojowe, ma parking, ma spełnia pewne warunki, które są tutaj określone. Natomiast co do materiałów niebezpiecznych, to oczywiście się nie wypowiada, bo nie wiem. Dziewiętnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie pozwolenia kategorii dróg gminy, drogi położenia na terenie miasta Grudziądza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Uwagę mam w tym punkcie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu jeden radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Następny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnej gminy miasto Grudziądz. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa radny się za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznego Szpitala Specjalistycznego w Mianowicie Miejskiego Siedzibą Grudziądzów. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa miał pytania tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego adresowanego do młodzieży. Czy jakieś uwagi, zapytania w tym punkcie? Pan radny Wiśniewski, proszę. Tak. Widzę, że miasto nasze Grudziądz według tej uchwały no po prostu prowadzi na terenie Polski priorytetowo i to bardzo dobrze adresowany taki program. Bardzo dobrze jest opracowany, tylko mam takie zapytanie. Młodzież, która do gimnazjum i ze szkół podstawowych ma jakieś wykrycia, załóżmy wady, czy to w nadciśnieniu, czy w zaburzeniach rytmu serca i w pozostałych, czy jest dalej pilotowana, jeżeli chodzi o, bo postawiłem sobie pytanie. Coś się wykryje i co dalej? Jeżeli musimy do kardiologa czekać rok czy 2 lata, jak z tą młodzieżą jest? Czy ona jest zarejestrowana gdzieś? Bo wiadomo, że POZ-ów program nie obejmuje, tylko specjalistyczne przychodnie. Narodowy Fundusz funduje, natomiast gmina miasto Grudziądz POZ-a. I stopień trudności, jaki w tej chwili jest, to stanie się do terapii specjalistycznych, a tym bardziej, jeżeli chodzi o kardiologię,
i w niektórych wypadkach inne oddziały również. Czy ta młodzież jest dalej objęta, załóżmy, jakąś opieką i co dalej? Bo wiadomo, że choroby, które wykryte i tutaj nawet dosyć dużo jest, nawet do 30% niektóre choroby się wykrywa, czy rytmu serca czy leczenia innego wymagającego. I stawiam dokładnie pytanie, co dalej z tą młodzieżą, czy ona jest pilotowana, czy ona jest przeglądy jakieś ma i tak dalej, jak to się ma, bo przekazujemy wtedy do poradni specjalistycznych, a specjalistyczne poradnie było za 2 lata, za rok i tak to u nas jest. Więc tutaj mam obawę, że program ten, który jest bardzo dobry, jeżeli miasto to załóżmy realizuje, i bo takie przeglądy były, bo nawet wie, moje wnuczki również miały takie coś kiedyś, ale dalej nie wiadomo, co z tym młodzieżą się dzieje. Dziękuję bardzo. Na stronie 9 jest punkt 4, organizacja programu w podpunkcie F. Jest napisany sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania. Między innymi pacjenci, u których podczas prowadzonych badań stwierdzono nieprawidłowości wymagające koniecznej pilnej diagnostyki lub leczenia, kierowani będą do oddziałów szpitalnych, albo jeśli nie jest to problem wymagający natychmiastowego podjęcia działań, do poradni kardiologicznej. W części przypadków zaleca się objęcie pacjenta szczególną opieką przez lekarza rodzinnego. Natomiast pacjenci z pilnymi wskazaniami przyjmowani będą do oddziału szpitalnego w dniu zgłoszenia. W poradni specjalistycznej czas oczekiwania wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Więc tutaj jak gdyby mamy odpowiedź na zadane przez pana radnego pytanie. Czyli od razu natychmiast działamy. Po to są programy profilaktyczne, aby u samego początku danej choroby reagować. I w tym punkcie, który odczytałem, już reakcja jest zapisana. Dziękuję panie prezydencie. Przystępujemy do głosowania. Na sali jest chyba 19 radnych, pani sekretarz, tak? Dobrze to życzę. To czy 19? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych zostało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie została uchwała podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały miejscu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Grudziądz z umowy o przystąpieniu realizacji projektu na jakość kształcenia zawodowego w grudziąckich szkołach. Czy ktoś z Państwa ma zapytania o uwagi tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal jest 19 radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 19 radnych są za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni państwo, przechodzimy do jednych z bardziej kochanych punktów, czyli punkt 15, uchwała miejsca uchwały w sprawie wyboru metody zostania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustania wysokości tej opłaty, ustania stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy miasto Grudziądz. Czy ktoś z państwa ma pytanie, uwagi tego punktu? Projekt uchwały, projekt uchwały proponowany przez pana prezydenta. Oczywiście na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że będę głosował przeciwko temu projektowi. Za chwilę uzasadnię dlaczego. Przeciwko dlatego, że cała ścieżka wstępna realizacji tej uchwały na poziomie miasta to jest kuriozalna. Jest kuriozalna. Nie dokonano żadnej precyzyjnej kalkulacji wdrożenia całego systemu. W zasadzie nie wiemy tak dokładnie, na czym stoimy, jakie są realne koszty wywozu śmieci z danego gospodarstwa. Dowodem chociażby jest to, że na ostatniej komisji pani naczelnik nie mogła mi odpowiedzieć nawet na pytanie, ile kosztowały tak naprawdę śmietniki, które są postawione na posesjach.
no nie ma kompletnie żadnej kalkulacji, żadnej świadomości, co ile kosztuje, jakie są prawdziwe koszty wywozu tych śmieci. Dlatego po raz kolejny przerabiamy taką uchwałę, która jest niedoszacowana, nieprecyzyjna i krzywdząca mieszkańców Grudziądza. Jeżeli spojrzycie Państwo na uzasadnienie w tej uchwale, na te kilka zdań, to jest świadectwo o tym, jak była ona przygotowana, jak jest kalkulowana i o tym, że jest robiona po prostu na... Jeżeli koszty zorganizowania systemu wywozu śmieci są wielokrotnie, będą wielokrotnie wliczane i będą nimi obciążani mieszkańcy Grudziądza, to jest nieprawidłowe. Jeżeli system segregacji śmieci w przypadku Grudziądza jest dublowany, bo chciałbym przypomnieć, mówiłem o tym także na komisji, że miasto, czyli mieszkańcy zainwestowali w segregację śmieci na wysypisku śmieci 60 milionów złotych. Z czego przynajmniej 25 milionów jest wkładem naszym własnym, czyli wchodzi z kieszeni podatników. To jest system dublowania. Wiemy doskonale także, że połowa mieszkańców Grudziądza mieszka, powiem potocznie, w dużej sypialni, czyli w blokach. Na poziomie bloków segregacja śmieci jest, powiem, niedoskonała, mało skuteczna, uciążliwa. Będzie wiązała się już w niedalekiej przyszłości z sankcjami, z karami nakładanymi na mieszkańców, na administratorów, a w konsekwencji na stawce, która dotyczy niesegregowanych śmieci, bo podejrzewam, że tak będzie. Bo bardzo trudno jest na tym poziomie kontrolować rzetelność tej segregacji i prawidłowość. Ale oczywiście władze miasta nie poniosły żadnej pracy w tym kierunku, aby zastanowić się nad stworzeniem systemu kompatybilnego, czyli wykorzystania tego, co mamy na wysypisku śmieci i wykorzystania sytuacji przed blokami. Jeżeli chodzi o zakupie wszystkich pojemników, do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiemy, ile one kosztują. Oczywiście my żeśmy się dowiedzieli o tych, którzy się tym zajmują. Taki pojedynczy pojemnik, który pojawił się na posesji, kosztuje 200 zł. Czy trzech przynajmniej dostawionych, przy każdym budynku łatwo policzyć, ile mamy gospodarstw domowych, ile mamy domków jednorodzinnych w Grudziądzu, jakie to są koszty. Nie mówię już o kosztach zakupu pojemników, które pojawiły się na osiedlach. Także jeszcze raz kończąc, podkreślam, ustawa jest krzywdząca, niedoszacowana. Według naszej oceny, co podkreślaliśmy wielokrotnie, nawet na ostatniej konferencji prasowej, realny koszt wywozu w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie powinien być wyższy niż w granicach 7-8 zł od osoby, oczywiście oddzielając koszty wdrożenia systemu i koszty zakupu pojemników. Tak to wygląda i to są optymalne stawki, które powinny być zastosowane w przypadku Grudziądza, ale tak jak podkreślę jeszcze raz, należałoby wprowadzić pełną analizę poszczególnych elementów tego całego systemu, gdzie my jako radni w zasadzie już od roku jeszcze nie, ale nie mamy żadnej wiedzy, żadnej świadomości w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Na co? Będąc radnym miejskim, mówi, że nie ma żadnej wiedzy na temat tego, co się dzieje na temat odpadu. No to jest naprawdę, to świadczy Panie radny tylko i wyłącznie o Panu, który nie wiem za co pobiera dietę, tak? W ciągu miesiąca, nie mając żadnego pojęcia. A teraz wrócę choćby do komisji, którą Pan tutaj przywołał tydzień temu na temat pojemników. Tłumaczyliśmy chyba przez 2 godziny, że pojemniki zostały wliczone w system i w ofertę, którą złożyli poszczególni przewoźnicy biorący udział w postępowaniu przetargowym. To nie miasto zakupowało pojemniki, to zakupowali ci przedsiębiorcy, którzy brali udział w tym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu gminy miasta Grudziądz. Większość pojemników, a tak w naszym przypadku, bo firmy, które zwyciężyły, na szczęście były to firmy lokalne, czyli PUM Grudziądz oraz Miejskie Wodociągi Oczyszczania, zdecydowaną większość pojemników już miały w swoich zasobach, bo to nie były nowe firmy, które się zorganizowały i powstały na potrzeby tego przetargu. To są firmy, które tutaj od wielu lat tego typu usługi mieszkańcom
świadczyły. Oczywiście, gdyby robić tak, jak pan radny mówi, żeby oni musieli od początku zaopatrywać wszystkie posesje w pojemniki, bo by nie mieli żadnego, no to podejrzewam, że te oferty nie byłyby na poziomie tych niecałych 10 milionów złotych w przeliczeniu na jeden rok, tylko byłoby to pewno z 30 milionów. Ale te firmy miały już pojemniki i tak też było, jak w większości gmin w Polsce. Po raz kolejny powtórzę, że zgodnie z zapisami ustawy system musi się sam bilansować. Mamy koszty systemu na poziomie 11,7 miliona złotych w skali roku i tyle też mieszkańcy muszą wnieść z opłat za odbiór odpadów z ich posesji. Ani złotówkę więcej, ani złotówkę mniej. System musi się zgodnie z ustawą sam bilansować. Następnie chciałbym po raz kolejny, bo też tydzień temu to tłumaczyłem panu radnemu, o dublowaniu systemu segregacji. Szanowny panie radny, w Polsce mamy różne ustawy, które my jako samorządowcy musimy przestrzegać, a w województwie mamy wojewódzki plan gospodarki odpadami, który został uchwalony przez sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. W tym wojewódzkim planie gospodarki odpadami powiat ziemski grudziądzki, powiat grodzki grudziądzki, powiat świecki, powiat tucholski i chojnicki zostały połączone w jeden obszar, na którym dzisiaj funkcjonują trzy składowiska odpadów. Jest to składowisko odpadów w Sulnówku pod Świeciem, składowisko odpadów pod Chojnicami i nasze w naszym powiecie w Zakurzewie w gminie Grudziądz. Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu, czyli w przetargu, może sobie wozić dowolnie te odpady do Sulnówka, do Chojnic, bądź też do Zakurzewa. Nie ma możliwości wożenia naszych odpadów do innej części Polski. Bo o tym mówi coś, co jest ponad nami, wojewódzki plan gospodarki odpadami. Więc proszę nie wmawiać, nie wprowadzać społeczeństwa w błąd, że koszty poniesione na składowisku naszym są przerzucane tutaj w opłacie. Bo jeżeli wykonawca będzie chciał wozić do Sulnówka, do Świecia, bo będzie miał tańszą ofertę, to będzie mógł tam te odpady po prostu zawozić. Po drugie, chciałbym przypomnieć, że to, co robimy na składowisku, ta modernizacja, którą w tej chwili miejskie wodociągi i oczyszczalnia realizują, służy temu, aby żywotność składowiska naszego przedłużyć o co najmniej kilkadziesiąt lat. My dzisiaj w tym postępowaniu przetargowym, w przetargu mówimy o perspektywie 2 lat, ponieważ umowy mamy zawarte z przewoźnikami do lipca przyszłego roku. Na okres 2 lat od momentu podpisania umowy. Składowisko modernizujemy na kilkadziesiąt lat, ponieważ gdybyśmy tego nie robili, to składowisko za rok, za 2, może za 3 lata byłoby po prostu pełne i wtedy dopiero mieszkańcy by musieli ponosić wielkie opłaty za wywóz naszych odpadów do sąsiednich powiatów, czy też odległych od nas dużych ośrodków, jak choćby powstającej pod Bydgoszczą spalarni odpadów. I to dopiero będą koszty. Dlatego też modernizujemy dzisiaj, korzystając ze środków unijnych, wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również myślimy już o wsparciu z nowego kontraktu terytorialnego, aby kolejny etap modernizacji składowiska zrobić. Jak doskonale wszyscy wiemy, kwatery, które mamy, państwo kilkukrotnie uczestniczyliście w wizytacji tego składowiska, te kwatery po prostu są prawie już zapełnione. Na szczęście udało się pozyskać miejskim wodociągom kolejne 10 hektarów terenu jakby przylegającego do składowiska, gdzie planują budować kolejne kwatery po to, abyśmy mieli gdzie nasze odpady składować. Kolejną kwestią, którą pan radny poruszył, to jest segregacja odpadów. Ja chciałem powiedzieć, że mieszkańcy miasta kapitalnie się sprawdzili i zdali egzamin z segregacji odpadów przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania systemu. Państwo radni również tą informację otrzymali. Gdyby pan radny ją poczytał, to by oczywiście o tym wiedział, ale widocznie nie przeczytał. Za pierwsze 6 miesięcy to funkcjonowania nowego systemu w okresie od lipca do grudnia zeszłego roku
z nieruchomości zebrano ponad 700 ton tych segregowanych odpadów. Natomiast w całym roku 2012, czyli przed wejściem w życie, zebrano 572 tony. Tak? Więc tutaj mówię, że przez pół roku zebrano znacznie więcej niż przez cały rok poprzedni. Gdybyśmy na tym poziomie, który uzyskaliśmy wspólnie z mieszkańcami, którzy naprawdę segregują i się starają te swoje odpady, zachowali ten poziom recyklingu, to gmina nasza spełniać będzie wymagania nałożone nam przez Ministerstwo Ochrony Środowiska odnośnie nieskładowania tych rzeczy, które da się wysortować w samych już, na samym składowisku. Więc opłaty dodatkowe, kary tak zwane nakładane na gminę nie będą po prostu, nie będą wchodziły w życie. To na razie tyle uwag. Dziękuję radni, ja widzę, że pan prezydent w ogóle mnie nie zrozumiał. To znaczy ta ścieżka braku zrozumienia pomiędzy nami na tej sali akurat jest obecna od dłuższego czasu, ale jeżeli chodzi o ustawę, o uchwałę śmieciową, to szczególnie. Ja myślę, że państwo nie macie świadomości na temat części składowych, kosztów tego przetargu, bo tak jak pan sam podkreślił, że wy nie wiecie, bo taki był wynik przetargu, ale wy nie macie pojęcia, ile kosztuje jeden pojemnik, ile kosztują te wszystkie pojemniki. Na tym się w ogóle nie zastanawialiście. Czyli teoretycznie można założyć, jeżeli do przetargu zgłosiłyby się dwie firmy i każda z nich powiedziała, że nie zrobi tego taniej za 10 milionów, to byśmy musieli za wywózkę śmieci w Grudziądzu płacić 20 milionów. I pan prezydent musiał to przyjąć. Tak jest. Bez zastanowienia. Bez chwili refleksji nad tym, co ile kosztuje. To jest dopiero metoda wspaniała. To jest, ja rozumiem, że ustawa zamówienia publiczne wszystko rozumie, ale wstępna kalkulacja... Proszę o spokój. Panie radny, bardzo proszę o spokój. Wstępne koszty policzalne, które są w każdej kategorii, muszą być. One muszą być podane do informacji. Jeżeli kupuje się śmietniki nowe, to my musimy wiedzieć, ile te śmietniki kosztują, jaka będzie amortyzacja, jak będzie to rozłożone w latach, ta spłata, jak będzie rozłożona. Mniej więcej powinniśmy wiedzieć. Szacunkowo. Radni, wstępnie. Poza tym, proszę pana, co do informacji, które pan nam przedstawia, oczywiście ja to podkreślę jeszcze raz, że czytam je wszystkie. Jestem zainteresowany tą uchwałą. Powiem panu szczerze, że diety nie biorę na darmo. To tylko tak, bo tą dietę, którą otrzymuję z rady miasta, przeznaczam w zasadzie nawet całą na paliwo, na przejazdy, na koszty. Także tu akurat pan zupełnie nie ma racji. Kompletnie pan nie ma racji. Natomiast to, co państwo chcecie zrealizować, zafundować mieszkańcom, to jeszcze raz podkreślę, bardzo wysokie i nieracjonalne koszty wywozu śmieci dla wszystkich. Dla wszystkich, nawet dla osoby samotnej, bo 16 zł od osoby to jest też bardzo dużo. To jest bardzo dużo w stosunku do chociażby dostawek, które były pierwotnie skalkulowane. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna. Państwo dzisiaj pewnie podejmiecie tą uchwałę i gratuluję, ale powiem szczerze, że za kilka miesięcy będziemy znowu ją poprawiali. Będziemy ją znowu poprawiali, dlatego że jest ona niedoskonała, dlatego że jest ona krzywdząca. I nawet w kategoriach kamienic, w starym budownictwie, gdzie nie można segregować tych śmieci, dla osób, dla rodzin wielodzietnych bardzo krzywdząca, bo tam administrator, tam właściciel posesji niestety, ale będzie tą kwestię w zasadzie regulował i w zasadzie nie będziemy mieli na to wpływu. Ale tak jeszcze raz podkreślę, koszty są zawyżone, nie są skalkulowane precyzyjnie, uchwała jest źle sporządzana i uważam, że krytycznie się do tego odnosimy i w sposób obiektywny. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie, proszę. Wypowiedzi, na początku pana wypowiedzi pan zadeklarował, że jest pan przeciwko temu, aby osobom samotnym obniżyć opłatę w skali miesiąca do poziomu 16 zł. Dzisiaj te osoby ponoszą opłatę 28 zł, a uchwała jest tak przygotowana, aby osoby samotne płaciły 16 zł i pan zadeklarował, że jest przeciwny temu. Kolejny, panie radny, ja bym chciał skończyć, dobrze? Pan po raz kolejny próbuje tutaj imputować, że cały system jest oparty na zakupem. Przedstawił nam ten pan Agat Chmielewski, bo z nim rozmawiałem na V,
że w ich ofercie, którą składali na poszczególne te, kalkulowali, że zakup nowych pojemników to jest około 3% całości oferty. Taką informację uzyskałem od pana Chmielewskiego. Później po komisjach udało mi się skontaktować z prezesem Krzysztofem Domorowskim z Miejskich Wodociągów. Również potwierdził, że w ich kalkulacji oferty zakup nowych pojemników stanowił kilka procent całej oferty. Więc proszę nie wmawiać, że zakup pojemników ma wpływ na te opłaty, które mieszkańcy będą co miesiąc wnosić. Dziękuję bardzo. Na razie pan radny Nodal. Pan Janusz Arzu, ale miał pan... Przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Mnie też wydaje się, ale podkreślam słowo wydaje się, na podstawie danych, które gdzieś można znaleźć w Polsce, że być może stawki budżetu są za wysokie. Ale nie mogę powiedzieć, tak jak pan Kosiński, bo bym prosił pana Kosińskiego, że jeżeli zarzuca miastu, że miasto niesolidnie skalkulowało i dlatego wyszło tyle i tyle, to ja bym prosił, żeby przedstawić tą kalkulację, gdzie według pana Kosińskiego, tak radnego Kosińskiego, ta kalkulacja zamyka się w kwocie 7-8 zł. Bo ja rozumiem, że to jest chyba wyliczone. Jeżeli jest podana konkretna wartość 7-8 zł, to ktoś to policzy. Czy pan takimi obliczeniami dysponuje, czy może przedstawić radzie takie obliczenia? Bardzo proszę. Druga sprawa. W tej chwili my obracamy się w takim marginesie między tym, co zostało uzyskane w przetargach, a lekką nadwyżką, która jest rzędu gdzieś tam około, o ile dobrze wiemy, 500-700 tysięcy złotych. Zresztą z tendencją obniżaliśmy ją w trakcie prac komisji. I ona nie może rzutować w takiej wielkiej wartości, jakby tutaj pan Kosiński przedstawił. To może być, jeżeli byśmy na przykład zrezygnowali z tej kwoty, która no ma swoje przeznaczenie, ma też jakąś minimalną rezerwę, bo pan prezydent to tłumaczył na tym, no to na pewno to nie zrobi 7-8 zł. Natomiast jeżeli chodzi o przetargi, ten przykład jest chybiony, panie radny. Jeżeli by dwukrotnie drożej sobie zażyczyli wykonawcy, no to po prostu takie postępowanie by zostało uniemożliwione. No przecież ustawa ma pewne argumenty, czy pewne narzędzia, którymi się posługuje w takich wypaczeniach, jakie pan tutaj podał. No tutaj prezydent mnie uprzejmił, bo ja też doskonale pamiętam, że jeżeli chodzi o koszty wywozu nieczystości w ofertach spółek, tych wykonawców, którzy podjęli do tej pracy, to są 3%. To są naprawdę, one też nie rzutują na tą różnicę, żeby można wzrosnąć kosztami 6-7 zł. Także dla mnie z jednej strony jest zarzut do władz miasta, także tutaj trudno mi powiedzieć. I trzecia sprawa. To, co pan prezydent tutaj w końcówce potwierdził, no to znowu nie uprzejmie. Generalnie do nas, do radnych, bynajmniej do mnie wielu mieszkańców Grudziądza się zgłosiło, tych tak zwanych singli, osoby pojedyncze, starsze, których ta kwota, którą do tej pory płaciła, była duża. Między innymi podczas chyba dwie sesji wcześniej zgłaszałem interpelację dosyć długą z mównicy, gdzie właśnie o tych ludziach, o tych jednoosobowych rodzinach przekazywałem tutaj radnym, przekazywałem panu prezydentowi. Z tego powodu się cieszę, że w ogóle była reakcja. To jest jedyne, z czego się cieszę, bo na pewno cieszę się ze starych, ale cieszę się z tego, że była taka natychmiastowa reakcja. Bo okazało się, że nagle się okazało, że to jest około 9 tysięcy osób w Grudziądzu. To jest tak pokaźna cyfra i naprawdę tej grupie ludzi pomoże. Sama ustawa, od początku zresztą mówię o ustawie, nie o uchwale naszej, tylko o ustawie, jest kontrowersyjna. I to od początku sobie mówiliśmy. Natomiast nikt nas nie zwalnia, żebyśmy tę ustawę wdrożyli.
wdrożyło to, władze miasta wdrożyło tę ustawę, czy ona jest doskonała? Czy ktoś tutaj na sali powiedział, że ona jest doskonała? My jeszcze nie raz będziemy, pan Kosiński, panie radny Kosiński, pracowali nad tą uchwałą. No niestety. W tej chwili dysponujemy takimi danymi. To są pierwszy raz takie coś dzieje się, więc to jest takie przetarcie szlaku na razie. I uważam, że reakcja na sygnały społeczeństwa, a tutaj bardzo wyraźny i czuły był ten sygnał osób pojedynczych, pasących, powoduje to, że tutaj idziemy w dobrym kierunku. Być może, że będzie szansa też obniżyć w ogóle koszty tej uchwały i myślę, że następne nasze spotkanie to będzie poświęcone, żeby te stawki, jeżeli będzie taka możliwość, obniżyć jeszcze w dół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, to może na początek do Pana zaadresuję jedno zdanie. Ja bym bardzo prosił, żeby Pan nie dyskredytował radnego Kosińskiego, bo moim zdaniem jest to jeden z najbardziej zaangażowanych radnych w sprawę miasta i sprawę mieszkańców Grudziądza, więc prosiłbym trochę delikatniej w tej kwestii, bo to chyba nie było w porządku, by tak się wypowiedzieć o pracy radnego Kosińskiego. To jest jedna kwestia. Proszę Państwa, druga kwestia, o której my mówimy, tutaj też prosiłbym, aby nie manipulował Pan słowami, które zostały przez radnego Kosińskiego wypowiedziane, bo radny Kosiński, tak jak i cały tutaj klub, mówimy, że tak, prace poszły we właściwym kierunku, tak? Obniżono stawkę dla osoby samotnie mieszkającej w gospodarstwie domowym. I w pełni to popieramy. Mówimy o tym od bardzo dawna, od samego początku, kiedy uchwała została po raz pierwszy przyjęta w grudniu 2012 roku. I wielokrotnie zabieraliśmy w tej sprawie głos, że jest to krzywdzące i zawsze prowadziliśmy jakby rozmowy w tym kierunku, żeby faktycznie tutaj dokonano weryfikacji tej kwoty. No i Państwo zaproponowali taką kwotę, my uważamy, że ona jest ciągle za wysoka i że w dalszym ciągu będziemy zabiegać o to, aby w przyszłości ta kwota została jeszcze zmniejszona. Natomiast nie zgadzamy się, proszę Państwa, z podwyżką, którą Państwo proponują, a takie są fakty. Proponujecie podwyżkę dla pozostałej grupy z 28 na 31 zł. I to jest podwyżka, proszę Państwa, dla wszystkich pozostałych mieszkańców Grudziądza, mimo że wcześniej obniżyliśmy stawkę za wywóz śmieci do 28. Mówię oczywiście o śmieciach segregowanych. Więc na to też zwracamy uwagę i proszę tak to interpretować, że jeżeli my się wstrzymamy od głosu, tutaj słyszę, że Krzysztof Kosiński będzie głosował przeciwko, to jednak my uważamy, że to jest krzywdzące dla tej grupy, natomiast w dobrym kierunku poszła kwestia, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Z drugiej strony, może to jest trzecia kwestia, to nie jest tak, że my, proszę Państwa, nie weryfikujemy tego wszystkiego, co prezydent Sikora do nas mówił. Bo prezydent Malinowski nigdy w tej sprawie się nie wypowiedział, więc nie wiemy, jakie jest jego zdanie w tej sprawie, chociaż chcielibyśmy usłyszeć i jego wypytać o pewne rzeczy. No nigdy nie mieliśmy takiej możliwości i to też pragnę zaakcentować. Natomiast ja, proszę Państwa, powiem o jeszcze jednej rzeczy, może tylko przypomnę, tak? Bo ja sobie jeszcze raz to dzisiaj posprawdzałem i przyjrzałem się, jak wyglądały rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o poszczególne sektory. Przypomnę Państwu, w pierwszym sektorze rozstrzygnięcia były tańsze o 53%, w drugim sektorze o 38%, w trzecim sektorze o 46%, w czwartym sektorze 37%, w piątym sektorze o 39%. O ile Państwo zmniejszyli cenę, stawkę za wywóz śmieci w Grudziądzu? O ile? Na komisji słyszałem, może się przesłyszałem, 16%. Źle słyszałem? Więc proszę Państwa, nie dziwcie się, że my uważamy, że to zostało źle skalkulowane. Że tak naprawdę to nie powinno wyglądać tak. Mało tego, my nawet słyszeliśmy od tej strony, od strony radnych Platformy, że o tyle, ile zostanie zmniejszona stawka, jeżeli chodzi o przetargi, o tyle, ile ona będzie tańsza, to o tyle miasto zejdzie z ceny, jeżeli chodzi o wywóz śmieci w Grudziądzu. Czy tak się stało? Nie. Mówimy o kwocie 16%. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
podanie informacji, że te przetargi, które poszły najniższe, od czego, od jakiej kwoty na pożytanie? Bo to jest podstawowa informacja. Jak, ale gdzie była planowana? Która podana na ogłoszeniu kopert? Jeszcze raz podkreślę. To są kwoty, które proszę mikrofonu prezydent na sesji i według tego się poparliśmy. Jakbyśmy wrócili do protokołów sesji starych, to Państwu tak mówiliśmy dokładnie. Mieliśmy firmę zewnętrzną, która w wielu miastach robiona jest, była to firma Refunda z Wrocławia. I myśmy, mamy te opracowania, od razu mówiliśmy, że w naszej ocenie to są za wysokie stawki, że z nią nie zgadzamy, tak? I że na, po samym początku, nie znając w ogóle ofert, bo byśmy powinni taką stawkę, jak pan radny Michał Czepek podpowiada, 47 zł, już uchwalić na początku. To właśnie prezydent miasta, nie znając jeszcze ofert zaproponował 36 zł. Ta obniżka, panie radny, dokładnie była, gdyby pan wziął o 47 zł i obniżkę do poziomu 28, to wtedy nam takie jak gdyby wyjdą zniżki, tak? Myśmy przyjęli 36 zł. Od początku państwu radnych informowaliśmy, że jeżeli w wyniku postępowań przetargowych będziemy mieli tańsze oferty, to na dzień dobry, jak szybko będzie to możliwe, dokonamy obniżki kwoty. Tak się stało. Jeszcze w wakacje zostały zaproponowane stawki na poziomie 28 zł. Również państwa radnych poinformowaliśmy mieszkańców, że tak naprawdę nie mamy doświadczeń, jak ten system nowy będzie funkcjonował. Bo nie mamy, bo go nikt w Polsce nie miał. Wszystkie miasta się uczyły i większość miast podejmuje drugą, trzecią czy też czwartą uchwałę. My tutaj nie jesteśmy wyjątkiem. I prezydent zadeklarował, że spójrzmy, przyjrzymy się systemowi przez pierwsze pół roku funkcjonowania i zaproponujemy kolejne dopasowanie do potrzeb mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami. Tak też się stało, stąd też propozycja, aby osoby samotnie zamieszkujące gospodarstwa domowe płaciły 16 zł, a pozostali 31. Dziękuję bardzo. Następnie pan radny Michał Czepek, potem radny Kosiński. Mam jeszcze to spotkanie, które się odbyło na komisjach w listopadzie pod kwietniu 2012 roku, kiedy były podawane te maksymalne kwoty, które były podane na przetargu, jakie miasto może przeznaczyć na poszczególne sektory. I było to wyliczanie firmy, która przestrzega, że to jest 47 zł do gospodarstwa domowego. Już wtedy zakładano, że taka kwota na pewno nie będzie przyjęta. Ja to pamiętam dokładnie i możecie Państwo to sprawdzić w protokołach. A chciałbym się odnieść do tego, co powiedział Pan Radny Kosiński. Chciałbym, żeby Pan miał świadomość, jak bardzo szkodliwe jest to, co Pan robi. To, co Pan mówi na sesji Rady Miejskiej, to, co Pan mówi na konferencjach prasowych, to, co Pan mówi w wywiadach dla prasy. Mówi Pan, że dublujemy system segregacji śmieci w Grudziądzu, bo ludzie segregują na poziomie producenta, na poziomie mieszkania i że to samo jest robione na wysypisku śmieci w Zagorzewie. Gdyby zechciał Pan sięgnąć do ustawy, to wiedziałby Pan, że obowiązek segregacji śmieci jest spoczywany na producencie, czyli na mieszkaniach, na gospodarstwach domowych. I stąd konieczność postawienia tych 5 pojemników, a nie dowóz zmieszanych śmieci na wysypisko w Zagorzewie. To po pierwsze. To jest pierwsza rzecz, którą pan wypowiada w sposób szkodliwy dla mieszkańców, bo po pana wypowiedziach ludzie mogą się zasugerować, że to jest bez sensu, że my segregujemy śmieci w mieszkaniach. Jeżeli zaczną to robić, to zaczynają płacić wyższe opłaty, bo to jest obowiązek mieszkańca, to segregowanie śmieci. Druga kwestia pojemników. Mówi pan, że system by był dużo niższy, gdyby to miasto kupiło pojemniki. I nie rozumiem tego. Gdyby miasto miało ponieść dodatkowe koszty na zakup pojemników jednorazowo, czy potrafi pan skalkulować, ile kosztuje pojemnik 1KP7? Ten duży pojemnik, kontener, który jest właśnie na blokach. Pan nie ma pojęcia chyba, ile kosztuje takie pojemniki, ile takich pojemników w Grudziądzu jest. Tych pojemników nie trzeba było kupować, nikt ich nie kupował, bo one już były. Nie, były kupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, te małe plastikowe. Dokupione były. Nie wiem, czy pan kiedyś był na wysypisku śmieci w Zagórzewie i pan widział, jaka tam była hałda nieużywanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Był pan chyba na wysypisku śmieci, kiedy była wycieczka objazdowa, kiedy pojechaliśmy z radnymi autobusem zobaczyć, jak wyglądają inwestycje. Widział pan te pojemniki? Wodociągi nie musiały kupować tych pojemników, które tam stały. Natomiast przy pana założeniu miasto w 2013 roku, w pierwszym roku funkcjonowania systemu, musiałoby te pojemniki kupić.
A wodociągi nie wiem, co by je zrobiły. Chyba sprzedało na Allegro. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, liczenia matematyki prostej. Gdyby chciał pan skalkulować koszty wywozu odpadów na mieszkańca, tak? Gdyby stwierdzić, że każdy mieszkaniec, każde gospodarstwo, bez względu na to, ile tam osób mieszka, każdy mieszkaniec produkuje tyle samo śmieci, to proszę sobie podzielić, jeżeli ma pan kalkulator w telefonie, proszę podzielić 11 700 000. Podzielić przez 96,5 tysiąca mieszkańców, podzielić przez 12 miesięcy. Ile wychodzi? 10 zł i 10 groszy. Tak? Gdyby w prosty sposób przeliczyć to na jednego mieszkańca. Natomiast nie wiem, czy pan da pan analizę, która była wykonywana w całej Polsce, ile produkują poszczególne gospodarstwa domowe, bez względu na liczebność tego gospodarstwa. Jedna osoba produkuje rocznie, statystycznie w Polsce, 550 kg śmieci. Ale już dwuosobowe gospodarstwo domowe produkuje 850 kg śmieci. Ale 3 czy 4 osobowe gospodarstwo produkuje nie więcej niż dwa razy tyle co jedna osoba, czyli około 1100 kg. Tak? I czy system, gdzie my dzisiaj proponujemy państwu od gospodarstwa jednoosobowego 16 zł i od gospodarstw dwu i więcej osobowych dwukrotną tą stawkę, jest jak najbardziej sprawiedliwy społecznie, bo faktycznie tak te gospodarstwa te śmieci produkują. W taki sposób właśnie. Natomiast jeżeli chodzi, mówi pan o tym, że najbardziej poszkodowani są mieszkańcy teraz bloków czy tych grudziąckich sypialni, czyli osiedli. Tam, gdzie jest tak dużo producentów śmieci w jednym miejscu, jest ten system uproszczony, bo jest jeden węzeł na powiedzmy 100 czy 200 mieszkańców. Chciałem przypomnieć panu, że miesiąc temu pan był przeciwny temu, żeby podzielić system na gospodarstwa, które zamieszkują budownictwo wielolokalowe i domki jednorodzinne. Dziękuję bardzo. Faktycznie rzut kamieni był potworny. Ja myślę, że tak, że powiem tak na wstępie. Pan mówił dużo o szkodliwości. Ja powiem, że największą szkodliwością dla tego kraju, dla tego miasta, to jest dzisiaj Platforma Obywatelska. To jesteście państwo. To jest cała szkodliwość dla grudziąckiej rzeczywistości, dla polskiej. Szkodliwa jest ta ustawa, szkodliwa jest ta uchwała. To są szkodliwości. Bo państwo przerzucacie duże koszty. Chcecie wyciągać ze społeczeństwa pieniądze, robiąc to wszystko byle jak. Podkreślę to i powtórzę, robiąc to wszystko byle jak. Co do kupna nowych pojemników, proszę pana, trochę tych pojemników kupiono albo nie więcej. Chociażby same budynki jednorodzinne. Ja osobiście dostałem 3 takie pojemniki nowe. 3 nowe pojemniki, pachnące. Każdy z tych pojemników kosztował 200 zł. Czyli na moją posesję wydano na zakup pojemników 600 zł. Ile mamy domków jednorodzinnych w skali Gruziądza? 11% z 33 tysięcy gospodarstw. Ile to jest 11%? No powiedzmy skromnie 3 tysiące. Łatwo przeliczyć, jaka to jest kwota. Państwo mówicie o 3% wydatku na zakup pojemników. Oczywiście musicie wierzyć, bo tak powiedział wam zwycięzca przetargu. Tak powiedział wam, że tyle pieniążków wydał. Proszę pana, system jest za drogi, to jeszcze raz powtórzę. Pan wiceprezydent Sikora oczywiście dokonał pewnej manipulacji, zarzucił mi nieprawdę. Kłamstwo w zasadzie. Ja nie jestem przeciwny obniżonej stawce na jedną osobę. Wręcz odwrotnie. Ja chcę, aby ona była jeszcze niższa. Powtórzę jeszcze raz. Ja chcę, aby była ona jeszcze niższa, bo jest za wysoka. I pan wiceprezydent Sikora manipuluje. Świadomie manipuluje, nawet używając innych faktów, bo mówi, że koszty składowiska odpadów są wyrzucone do systemu. Ja nie mówię o tych kosztach, ja mówię o kosztach selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta, o tym, co państwo teraz realizujecie, nie o tym. Proszę nie mieszać pewnych pojęć i nie zarzucać mi. I jeszcze raz kończę. Szkodliwa dla tego kraju i dla tego miasta to jest Platforma Obywatelska. Tak realizująca, tak zadania, w taki sposób, tak kalkulująca i cedująca opłaty i wzrosty na mieszkańców, no i tak już bardzo biednych mieszkańców, pogrążonych w wysokich rachunkach, wysokich kosztach leków, to też was minister to robi. Minister zdrowia. Te wysokie koszty leków także ponoszą mieszkańców. Tak mówimy o oświecie. Dobrze, dziękuję. Proszę. Mieszkamy w tym samym obwodzie, jeżeli chodzi o powóz śmieci.
I to ja dokładam do zakupu pana pojemników, tak? Ponieważ ja płacę opłatę wyższą niż wcześniej płaciłem. Natomiast pan płaci opłatę niższą niż płacił pan przed rewolucją śmieciową. Ja dopłacam i moi sąsiedzi do zakupu pana pojemników śmieciowych. Natomiast jeżeli orientuje się pan, to największe skupisko jest w obwodzie tym ostatnim, które wygrało Bodyczami. Największe skupisko domów jednorodzinnych i właśnie tam tych pojemników najmniej trzeba było dokupić. Ale może pan o tym nie wie. Dziękuję bardzo. Pan... Ostatnio na komisji nie mogłem się dowiedzieć, ile zakupiono pojemników, jakie pieniądze wydano. Nie, pani naczelnik powiedziała, że nie wie. Nie jest w stanie mi odpowiedzieć. To w końcu ja. Dla pewnej grupy radnych informacje są tajne, a dla innych nie. To jest ta rzetelność? To jest Platforma Obywatelska? Bardzo proszę na temat, panie radny. Proszę bardzo o spokój. To była pana druga wypowiedź dla mnie. Pan radny Tomaszek, bardzo proszę. Szanowni państwo, panie prezydencie. Ja podobnie jak radny Jan Nogal chciałem zacząć od tego, że ja tak naprawdę to ja nie wiem, czy my mamy system, który da się taniej przeprowadzić. Tak naprawdę nie wiem tego. I tu się zgadzam. Natomiast ja wiem, że taniej pewnie tego nie zrobimy. I tak mam podejrzenia dlaczego. Dlatego, że my ten system konstruujemy w oparciu o sposób myślenia taki, że najpierw zastanówmy się, ile potrzeba nam pieniędzy, a później zastanówmy się, jak te pieniądze ściągnąć z mieszkańców. Jeżeli ja mam, i podkreślam, od przedstawiciela Urzędu Miasta informację, cytuję, żaden urzędnik nie jest zainteresowany oszczędzaniem, tylko realizacją planu wydatków. Podkreślam, to nie jest moja opinia, tylko to jest informacja wprost od przedstawiciela urzędu. To na Boga, czy my wymyślimy 12 milionów, 15 czy 9? My zawsze to zrealizujemy, nigdy nie zrobimy tego taniej. Dopóki nie będzie to na zasadzie takiej, że my jesteśmy w stanie najpierw określić, ile są w stanie zapłacić mieszkańcy, a później będziemy się zastanawiali, jak to za te pieniądze zrobić, nigdy nie będzie tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny. W tym temacie tyle słów, że ciężko tutaj cokolwiek dodać. Ja natomiast chciałem się odnieść do wypowiedzi pana radnego Szymańskiego, który zasugerował, że fundujemy mieszkańcom kolejną podwyżkę z 28 do 31 zł. Niestety musimy obracać się w ramach puli pieniędzy, które mamy do dyspozycji. Tak, panie radny, tak, proszę. Natomiast to wynika z prawa zamówień publicznych, to wynika z systemu, jaki jest przyjęty. To nie jest tak, że nam się wydaje, że możemy, że mieszkaniec powinien płacić 6 zł. I zmuśmy firmy do tego, żeby zrobiły taki system, żeby zbierały po 6 zł. Tego nie można zrobić, proszę pokój. Proszę pana, ale to ja nie wiem, to chyba Łukaszenka może zrobić. Takiego, wie pan, na Białorusi, bo my tego nie możemy zrobić. My żyjemy w kraju demokratycznym, panie radny. Bardzo proszę o spokój. My żyjemy w demokracji i nie możemy zmuszać nikogo do niczego. Wracając do meritum mojej wypowiedzi, chciałbym tutaj powiedzieć na temat tej podwyżki, o której wspominał pan radny Szymański. No niestety, jeśli chcemy komuś ulżyć, tak, a w tym przypadku chcemy ulżyć tym ludziom, którzy mieszkają samotnie. Są to głównie osoby starsze, samotne, żyjące z rent, emerytur, niewielkich, bardzo skromnych. I rodzinom wielodzietnym, tak, tu mój kolega podpowiada, i rodzinom wielodzietnym, gdzie w ich przypadku ilość osób w rodzinie nie generuje kolejnych kosztów, jeśli chodzi o obsługę wywozu odpadów. To niestety ktoś musi za to zapłacić. Niestety. Jeśli chcemy tu obniżyć singlom i rodzinom wielodzietnym, to niestety ktoś musi ten koszt ponieść. Bilans musi się zgadzać, ta kwota, która jest jakby do zebrania, musi się zgadzać. I my tylko w ramach tej kwoty możemy się poruszać. My nie możemy z kosmosu sobie zrobić stawek innych. Tak? Tak samo była dyskusja wcześniej na temat domów jednorodzinnych. Tak samo. To też, jeśli komuś obniżymy, ktoś musi za to zapłacić więcej. I tylko tyle chciałem dodać. Dziękuję panie Kondolowska. Może wyrazić moje stanie i stanie osób, z którymi mam kontakt na co dzień. Ja będę oczywiście popierała tą projekt uchwały w takim wniosku, jaki jest ukazana, z większością mieszkańców Grudziądza, gdzie na początku także zwracam uwagę, że podział na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe jest bardziej wiarygodną sprawą i osoby, z którymi się kontaktuję, czy to są rodziny wielodzietne, czy zwykłe rodziny, czy osoby, które mieszkają same, wyrażają się opinii pozytywnie przynajmniej w stosunku do mnie o tej uchwale.
A co tutaj mówić? Jestem nauczycielem i my się uczymy. I tutaj, słuchając uważnie rozważań Państwa, właściwie wszyscy jesteśmy za tym, żeby dla naszych mieszkańców Grudziądza było jak najlepiej. A świadczy o tym to, że przez pół roku nauczyliśmy już ludzi segregacji śmieci i popierając słowa pana prezydenta, znając się także trochę na tym, bo od tak długo, jak jestem nauczycielem, 30 lat prowadzę selektywną zbiórkę surowców wtórnych i póki będę miała na to czas i kiedy nawet tego jeszcze nie robiono, to ja to robiłam i uczyłam moje dzieci. Uczymy się, będziemy się dalej uczyć, jeżeli nam się uda za pół roku obniżyć te koszta, bo nie będzie to 700 tysięcy czy milionów ton posegregowanych surowców, tylko 1000, dwukrotnie więcej czy trzykrotnie więcej, wtedy myślę, że stawki będzie jeszcze można obniżyć. Uczmy się, bo zawsze się będziemy uczyć do końca życia. Być może pozwoliłyby nam wprowadzić oszczędności. Ja mam świadomość, że większość tych rozwiązań pewnie jest nietrafiona. Rozwiązanie z propozycją, żeby to miasto zakupiło pojemniki w konfrontacji z informacją, że to jest tylko 3% całości kosztów, oczywiście jest nietrafionym rozwiązaniem. Natomiast dopóki mamy postawę taką, widzę szansę na oszczędności, to szukam i wprowadzam jakieś, albo przynajmniej próbuję, mamy na to szansę. Jeżeli mamy postawę taką, widzę jakieś problemy, więc nie wprowadzam zmian, bo nie daj Boże będą problemy, nie mamy na to szansy. Dziękuję. Rado panie prezydencie. Od początku, a to już trwa od 2013 roku, ta dyskusja na temat. I gdyby przyjąć projekt ustawy już na poprzedniej sesji, czy jeszcze wcześniej, byłaby dyskusja, że na ten temat w ogóle nie dyskutujemy, że nie rozmawiamy, że w ogóle jakby nie słuchamy różnych propozycji, ale jeszcze dzisiaj nie słyszałam ani razu ze strony opozycji, czemu ta ustawa, która została wprowadzona w 2013 roku, służy. Tak naprawdę ta ustawa powinna być już dawno wprowadzona, może nawet 20 lat temu. I byśmy byli znacznie dalej, bliżej Europy. Ustawa dotyczy ochrony środowiska a środowisko to jesteśmy my. Cały czas słyszeliśmy w ubiegłym roku, że kanapy tapczane w lesie, że jeden drugiemu podrzuca śmieci, a w ogóle to najlepiej są dzikie wysypiska śmieci. O tym cały czas była mowa. I nagle dzisiaj skupiamy się na tym, czy 7 zł, bo taka padła propozycja na ostatniej sesji radnego Kosińskiego, że 7 zł. Dzisiaj już słyszę, że 8 zł, może za miesiąc, dwa, byłaby ta złotówka jeszcze wyżej. No na czymś się musimy opierać, jeżeli tutaj radny Michał Czepek, jeżeli dzisiaj wiemy, jakie są koszty wprowadzania tej ustawy, która ma nas chronić, bo chodzi o to, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy segregowali śmieci, to z czegoś to wynika. Ustawa została wprowadzona 1 lipca 2013 roku, więc mamy za sobą właściwie prawie 8 miesięcy wprowadzenia tej, realizacji tej ustawy. To już coś możemy powiedzieć, to nie jest jakby z sufitu, no nie wiem, bo takie odnoszę wrażenie, jakby ta kwota 11 milionów 700 była z sufitu. A ja nie mam takiego wrażenia, dlatego że ja bez przerwy słucham. Jestem na wszystkich komisjach, na wszystkich spotkaniach, gdzie była mowa od początku do końca o ustawie śmieciowej i o kosztach i ja nie mam takiego wrażenia, wręcz jestem przekonana, że to nie jest suma z sufitu. Ja też wiem, ile ja płaciłam jako gospodarstwo dwuosobowe do czerwca włącznie 2013 roku. Nie jest to tajemnicą, że płaciłam 29 zł.
Teraz płacę 28 zł, czyli o złotówkę mniej. Ja za chwilę będę płaciła 3 zł więcej. Tylko 3 zł więcej. A może za rok będę płaciła jeszcze mniej, dlatego że nauczymy się segregować i koszty będziemy tej segregacji i tej, wprowadzenia tej ustawy minimalizować. Ale koncentrujmy się na tym, co jest dziś najważniejsze. Ja jako radna weszłam z okręgu tutaj, Starego Miasta Tuszewa, Kunterszczyna. Ja przeszłam prawie wszystkie rewiry tego okręgu. I myślę, że tu na sali są radni, którzy z tego okręgu startowali. I dokładnie wiemy, jaka jest bieda na Starym Mieście, jak funkcjonują dziadkowie, emeryci w domkach jednorodzinnych w Tuszewie i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem i mam to ogromne przeświadczenie, że 6-7-osobowa rodzina płaciła do czerwca ubiegłego roku znacznie więcej niż teraz. A my jeszcze proponujemy im stawkę mniejszą niż w 2013 roku. Ja bardzo proszę o pochylenie się nad tymi singlami, jak tutaj zostało powiedziane, nad emerytami jednoosobowymi i nad tymi, którzy mają 4, 5, 6, 7, 9, a nawet więcej członków rodzin. Ja wcale nie mówię, że to jest tanio. Ja też bym chciała, bo to bardzo łatwo powiedzieć, panie radny Kosiński, 7 zł bla bla i jest okej. Okay. Ja też bym chciała, tu oficjalnie mówię, chciałabym, żeby każdy z nas płacił w ramach tej ustawy za śmieci, krótko mówiąc, mniej. Ale teraz się nie da. I łatwo populistyczne teksty głosić. Wszystko, co dotyczy finansów, zawsze jest za drogie. Zawsze jest za drogie. Ale zrobiliśmy kolejny krok i będzie taniej. Przynajmniej dla tych singli, dla tych wieloosobowych rodzin. A ja jako dwuosobowa rodzina naprawdę nie będę odczuwała zwiększenia tych kosztów na tyle, że nie dam rady udźwignąć. 28, 29 zł, 31, myślę, że niewielka różnica. Proszę, i pytam bardzo, się, czy dobra. Warto w tej chwili... No jak nie można? Ja przepraszam, proszę, jak pan mówił, to ja nie rozmawiałam z panem prezydentem, ani z przewodniczącym, tylko cierpliwie słuchałam. Może na tym polega ta różnica, że ja ciągle cierpliwie słucham i bez przerwy słyszę to samo. Edyta Ogonowska przed spotkaniem powiedziała do mnie tak, że ona sobie notowała na ostatniej sesji, ile razy padło za drogo, za drogo, za drogo. I to cały czas nam tej dyskusji przyświeca. Tylko zróbmy coś, żeby było taniej. A taka propozycja właśnie padła. Proszę bardzo. Będę kontynuował tę studię pani radnej Nowak. Za drogo, za drogo, za drogo. Kiedy będzie taniej? Ja zgadzam się z panem radnym Tomaszkiem. To fakt. To, co powiedział kolega tutaj odnośnie realizacji budżetu. Ale to jest wybaczenie. Ja mam nadzieję, że rzadko to się odbywa. To, co pan akurat powiedział, że każdy, który realizuje budżet, no to chce go zrealizować bez względu na koszty, ale do ostatniej złotówki. Mam nadzieję, że to wybaczenie nie ma miejsca akurat tutaj przy tej uchwale. Ale tak zastanawiam się, gdzie jest problem. O czym my w ogóle rozmawiamy? Fajnie, że dyskutujemy o tej ustawie, o naszych uchwałach, ale my nic konstruktywnego nie wnosimy. Jakimiś drobnymi kroczkami przesuwamy się naprzód. W tej chwili chcemy troszeczkę ulżyć tym pojedynczym osobom w Grudziądzu. Ja gratuluję pani radnej Ogonowskiej, że miała jakieś pozytywne głosy, bo ja do tej pory, tak jak miałem głosy negatywne od pojedynczych, tak teraz mam negatywne głosy od osób, które są w rodzinach dwuosobowych, trzyosobowych. Także nigdy nie będzie takiej sytuacji, żebyśmy mogli to zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i cieszę się, że tutaj chociażby
pani radna Ogonowska ma jakieś pozytywne akcenty, bo akurat do mnie nie trafiają. Ale w czym jest problem? Panie prezydencie, mam do pana ogromną prośbę, myślę, że w imieniu rady. Jeżeli mamy te koszty zbijać w dół, a przez to będzie niższa ta cena jednostkowa, to bardzo bym pana prosił, żeby po tym pół roku realizacji tej uchwały powstało w Urzędzie Miasta porządne opracowanie. Nie jedna, dwie, trzy tabelki, tylko porządne opracowanie z realizacji tego za pół roku 2013 roku. Gdzie będzie bardzo dokładne uzasadnienie każdego kosztu. No na przykład, podam przykład. Samochód został kupiony dla celów śmieci. Zweryfikujmy go. On jest potrzebny? Czy można to jakoś inaczej rozwiązać? Czy może być tak? Ale chciałbym, żeby każdy koszt, który został poniesiony w związku z tą uchwałą i ustawą, żeby został dokładnie wykazany, przeanalizowany i zarówno uwzględniono wszystkie dochody z tego, jak i wydatki, ale bardzo szczegółowe uzasadnienie. Ja myślę, że jeżeli by w tym zakresie powstało jakieś opracowanie składające się z kilkudziesięciu stron, taka analiza tego pierwszego półrocza, byłby to świetny materiał dla nas, dla radnych, bo byśmy mieli możliwość pracować nad tym, co ewentualnie obniżyć tych kosztach. Będziemy dyskutować o konkretach, a nie mówić, że da się taniej. No nie wiem, czy da, jeżeli dokładnie nie przeanalizujemy każdego elementu kosztu. Nawet bym poszedł dalej, żeby rozbić na jeszcze drobniejsze. I myślę, że takie opracowanie Urząd Miasta jest w stanie przygotować dla radnych, dla mieszkańców. To są ich środki i im też należy się taka rzetelna informacja, która dla nas będzie jakiś materiał do dalszej pracy nad tą uchwałą, a dla mieszkańców, że dowód, że ich środki zostały wydane prawidłowo. Dziękuję. Żadne przeciwwskazania, aby tak naprawdę nie powstało. Jest wola państwa radnych, aby tak w detalach, jak to wymienił pan radny Noga, przedstawić państwu, bo to, co państwu przekazywaliśmy systematycznie, było powiedzmy w poszczególnych działach ogólne, były kwoty i co do czego, jakby było przypisane. Nie ma najmniejszych przeciwwskazań, aby zejść do poziomu tych poszczególnych szczegółów i państwu radnym tego typu sprawozdanie przedstawić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie prezydencie, gdyby była jeszcze możliwość, to wykonawcy tego zadania też podejrzewam, że oprócz stawki też przedstawiali wam jakieś kalkulacje. Żeby ewentualnie też jakieś te kalkulacje można było chociaż zasygnalizować tym, jak rozkładają się koszty u wykonawcy. Myślę, że możemy wystąpić pisemnie do poszczególnych wykonawców, aby oni również opisali mechanizm, na podstawie którego oni swoje oferty przedstawiają. Jeżeli zechcą nam odpowiedzieć, to odpowiedzi wykonawców, również państwu do materiałów dołączymy. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zobligowała mnie do tego, żeby zabrać głos pani radna Krystyna. Kochana pani Krystyno, myślę, że w Grudziądzu przed zadziałaniem tej rady było lepiej niż teraz jest. Zaraz powiem dlaczego. W sprawie ochrony środowiska i zbierania selektywnego odpadów. W pewnym okresie czasu ta rada stwierdziła, że nieopłacalnym jest zbieranie makulatury. To było kardynalnym błędem, dlatego że wsad śmieciowy jest 35% papieru do śmieci. Wypracowany coś przez lata system segregacji odpadów został zniszczony. Zniszczony na kilka lat. Żeby to odbudować, potrzebujemy naprawdę wiele wysiłku propagandowego, wiele wysiłku społecznego. Zniszczyć coś, panie prezydencie, można łatwo, ale odbudować bardzo trudno. Natomiast pani się pytała, co ta uchwała, że jest taka bardzo dobra, no, ale ludność, znaczy społeczeństwo grudziące odczuwa tylko rzutne hasła, że to nie chodzi o
o prawidłowe gospodarowanie środowiskiem, patrzenie na przyszłość, tak, żeby lasy nie niszczały i tak dalej, i tak dalej. Te 35% makulatury, które włożyliśmy lekką ręką do tych kwater, spowodowały również bardzo duże straty dla miasta, dlatego że jedna taka kwatera, jak sobie przypominam, kosztuje ponad 2 miliony złotych. Zrobiono również, panie prezydencie, myślę, że pan zaraz przyzna mi rację, trochę błędów, tworząc ten system zbiórki, czyli gospodarowania odpadami w Grudziądzu. Przykład, Pszok, najpierw w jednym miejscu, potem w innym miejscu, proszę, panie prezydencie. I ogłupianie społeczeństwa, bo nie wiadomo, gdzie to zabrać, prawda? Usytuowanie MZK też nie jest najszczęśliwsze, bo jest na skraju miasta. Nie jest najszczęśliwsze. Powinno być gdzieś w środku, prawda? Żeby każdy miał równy dojazd i nie generowałby tyle kosztów. Trzecia sprawa. Mówił pan, że 3% kosztował zakup pojemników. Ja sobie wyliczyłem. To jest 300 tysięcy złotych w Grudziądzu, 3 złote na jednego mieszkańca w Grudziądzu. Zakup nowych pojemników. Ale od czego zmierzam? Jeżeli gmina byłaby w posiadaniu tych pojemników, startuje bez grzechu pierworodnego kosztów zakupu dla nowej firmy, która będzie za rok i troszkę startować do następnego przetargu. Czyli w Grudziądzu już możemy dyktować niższe ceny, prawda? Bo się będzie konieczności zakupu. A te pojemniki, które są na dzień dzisiejszy, nie są nasze. Nie są nasze. My musimy znowu prosić tego potencjalnego wykonawcę zleceń, żeby on znowu pojemniki kupił. Chyba że trafimy, że będzie to ktoś, kto już te pojemniki ma, ale zasygnalizuje sobie, że no ileś tam to będzie chciał za te pojemniki. No i tak po prostu chodzi o to, że musimy, tak jak mówili koledzy, usiąść do problemu szczegółowo, rozpatrywać to krok po kroku, bo nikt z nas nie chce, żeby było gorzej, tylko myślę, żeby było lepiej dla mieszkańców. Lepiej dla mieszkańców to jest tanie. Dziękuję. Bieżąco, szanowni państwo radni, szanowny panie radny. Wracamy znowu do tematu pojemników. Myślałem, że ten temat został zakończony. Pan radny, jak sobie bardzo szybko to przeliczył, jest to 3 zł na mieszkańca. Tylko nie doprowadził pan jednego w skali jednorazowego wydatku. Nie co miesiąc 3 zł, tylko jeden raz. Ten system, te opłaty, które dzisiaj decydujemy, w ogóle ten system, jak wspomniałem wcześniej, umowy z przewoźnikami zawarliśmy na 24 miesiące. Więc gdyby to 3 zł jeszcze podzielić przez 24, to byśmy mieli, nie wiem, może 10 groszy w skali miesiąca na mieszkańca, a może mniej. Teraz to przeliczę, bo to... Tak, to czyli 3 złote podzielimy przez 24, mamy 12, około 12 groszy w skali miesiąca. Więc tutaj o takich kwotach należy mówić. Poza tym, jaki sens miałoby kupowanie przez miasto pojemników dla wszystkich gospodarstw domowych, a mamy ich około 35 tysięcy, skoro firmy, które biorą udział w przetargu, mają te pojemniki już. W 90% oni byli wyposażeni w pojemniki potrzebne im do tej usługi. Czyli co, to państwo sugerujecie, że powinniśmy wydać, nie wiem, 15 milionów złotych na zakup wszystkich nowych pojemników, które i tak za parę lat będą zużyte, tak? A koszt, a z czego to pokryć? Przecież mieszkańcy tak by za to zapłacili, dokładnie. Więc nie płacilibyśmy te 30 zł, czy 31, czy 16, tylko po nas 50 zł. Bo miasto by musiało zakupić pojemniki. No, tak by to po prostu wyglądało. Kolejny temat, który pan radny podnosił, to jest kwestia Pszoku. Że on może jest źle położony. No szanowny panie radny, no Pszok jest położony przy tak naprawdę trasie średnicowej. Trasa średnicowa jest kręgosłupem miasta. Każdemu, no z każdej części, z każdej dzielnicy miasta wzdłuż tej trasy średnicowej będzie bardzo łatwo przemierzyć i złożyć te materiały do samego Pszoku. Pszoku nie szło wcześniej wybudować, dlatego najpierw był tymczasowo na terenach PUM-u przy drodze łąkowej, a w tej chwili jest przy drodze szulce składowej na terenach MZK z uwagi na przepisy i rozporządzenia dotyczące budowy Pszoków. No one dopiero wchodziły w trakcie, w
trakcie wprowadzania przepisów wykonawczych, aby taki nowy PSZOK spełniał wszystkie wymagania narzucone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, należało popełnić szereg uzgodnień i dokumentacji projektowej. Aby taki PSZOK zbudować, choćby jednym z elementów jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, aby ją dokonać, to może na tym przykładzie się poruszę tylko, no trzeba wykonać tak zwany KIP, kartę informacyjną przedsięwzięcia, którą trzeba wysłać do Sanepidu oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Te instytucje muszą zaopiniować i nałożyć raport, obowiązek choćby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ze wskazaniem szeregu uwarunkowań, które mają się w nowym przedsięwzięciu znaleźć. I pod względem samym administracyjnym, bo budowa to nie jest problem, ale przygotowania formalnych dokumentów to wszystko trwa naprawdę miesiącami. I proszę naprawdę, Panie Rady, nie wmawiać, że się da w 5 minut pstryknąć i stoi nowoczesny PSZOK. Ten PSZOK naprawdę jest dzisiaj wzorcowy, inne samorządy z Polski przyjeżdżają go oglądać, bo on został wybudowany według nowych standardów, jakie są w Unii Europejskiej. I możemy się tym akurat PSZOKiem chwalić. Ostatnia rzecz. Szanowny Panie Radny Marku, przecież wielokrotnie mówiliśmy o tej makulaturze. Proszę też nie sugerować, czy to Rada tej kadencji zmieniła jakieś przepisy związane z makulaturą. Rada żadnej decyzji takiej nie podejmowała. Samorząd miasta Grudziądza jest właścicielem odpadów powstających na jego terenie dopiero od 1 lipca ubiegłego roku, od momentu wejścia nowelizacji ustawy w życie. Dopiero jesteśmy właścicielami wszystkich odpadów powstających u naszych mieszkańców, w gospodarstwach domowych od 7 miesięcy. Więc jak mogliśmy zmienić, jak Państwo radni mogli coś takiego podjąć? Wielokrotnie było przecież na ten temat dyskusja. No wcześniej każdy właściciel nieruchomości miał umowy z przewoźnikami świadczącymi usługi na wywóz odpadów. Miał takie umowy. W naszym mieście, no, można powiedzieć, że prawie monopolistą była firma PUM. I to jej się albo opłacało zbierać makulaturę, albo jej się to nie opłacało. Opłacało jej się, jak miała zbyt na makulaturę, bo firma Polpak, czy też firma International Paper w Kwidzynie, czy też Mondi w Świeciu były zainteresowane odkupem zebranej makulatury, albo też nie były. W zależności od tego, jak ceny makulatury na rynkach europejskich się kształtowały. Jeśli było to opłacane, to wiadomo, że firmy od razu zbierają makulaturę i je sprzedają. No nastąpił okres taki, że było to nieopłacalne. Ale to naprawdę nie Rada Miasta podejmowała, bo nie wiem, chyba że Pan Radny pamięta jakąś taką uchwałę. Tutaj Państwo przeciwko coś kiwają, nikt nie pamięta takich uchwał. Nie mieliśmy żadnych takich kompetencji. Jak jeszcze raz podkreślę, dopiero od 7 miesięcy samorząd odpowiada za odpady wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie naszego miasta. I stąd też nasza dyskusja na ten temat. Miasto miało wpływ, ponieważ nawet sam się dziwiłem, że szkoły i pan naczelnik Wydziału Edukacji, że mimo wszystko zbiera makulaturę wśród dzieci, co mnie bardzo ucieszyło, że nie zrobiliśmy tego efektu niegospodarności ochrony środowiska wśród uczniów szkół. Natomiast naprawdę zrobiono to w populacji Grudziądzan i to było bardzo, bardzo złe, a urząd miał na to wpływ, panie prezydencie. Jak nie bezpośrednio, to pośrednio. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, procedujemy w Warszawie 2,5 godziny. Proponuję 15 minut przerw, bo widzę, że mamy kilka osób chętnych. Tylko zapytałem, powiedziałem, że mam do wywiezienia wersalkę. Czy mogę przywieźć? Tak, proszę przywieźć, tylko musi być kompletna. Nie? No, co to jest? To może mam ją rozebrać do znoszenia i potem tam przed PSZOK-iem złożyć. Absurd. Jeżeli tak będzie, to część osób zamiast wywozić na PSZOK po prostu, żeby nie narażać się, wyrzuci tam, gdzie będzie mogła. A jeszcze inna rzecz. Są firmy, które mają podpisane umowy z administracjami lokalnymi na wywóz tego, co leży przy kontenerach. A wiadomo, że przy kontenerach leżą różne rzeczy. Leżą elementy lodówek, te, których nikt nie chce skupić, telewizorów.
I co te firmy mają z tym zrobić? Gdzie mają to we własnym zakresie zagospodarować? Dziękuję bardzo. Barytowe i inne niesegregowalne śmieci no, w większym, powiedzmy, pojemności, żeby zorganizować wywózkę. PSZOK mógł zorganizować wywózkę tych śmieci z poszczególnych sektorów, nie tylko w centrum miasta, ale poza. Ponieważ to jest bardzo uciążliwe, zwłaszcza dla osób mieszkających samotnie, czy z problemem, nie mogących sobie poradzić z tym problemem. Tworzą się wysypiska śmieci, to już zauważyłam w dalszym ciągu. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz. Nie chciałbym mieć tego składowiska w centrum miasta, tak? Mam zbyt duże skupisko i nie chciałbym, żeby takie składowisko PSZOK-u zajmowało się w centrum miasta. To te temat był poruszany. Natomiast powiem z doświadczenia w kilku znajomych i swojego własnego sprzed 2 tygodni. Sam oddawałem odpady na ten PSZOK. Sam zwoziłem tam zmieszane odpady po remontach i wszystko odbywało się profesjonalnie. Każdy samochód był osobno obsługiwany. Obsługa była w tym temacie na tyle przeszkolona, że poinformowała, gdzie mam oddać, gdzie mam rozłożyć, gdzie mam złożyć i wsypać dane śmieci, więc nie było żadnego problemu. Nowoczesność stąd, która przemawia za tą budową i ta obsługa według mnie była bardzo profesjonalna i podchodziła pozytywnie. Stąd ten PSZOK według mnie jest jednym z dużych plusów, jeśli chodzi o kwestię tej całej uchwały. Dziękuję. Korespondują wszystkie właściwie do jednego tematu PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który jest umiejscowiony na terenie bazy autobusowej MZK, czynnicy składowej w Niszku. Szanowni Państwo, nie dochodziły do mnie sygnały, to mówię też do radnego Miedzianowskiego, dyslokacji samego PSZOK-u. Mówi się o dyslokacji bazy autobusowej, zajezdni autobusowej, ale nie PSZOK-u. Tak? Więc to jest jak gdyby podstawowa taka rzecz. Natomiast na sam PSZOK, co się składa. Myślę, że niektórzy z Państwa byli tam, albo jeżeli nie, to możemy zorganizować, bo widzę, że Państwo bardzo jesteście tym tematem zainteresowani, nawet wyjazd, czy zaprosić, poprosić zarząd MZK o zorganizowanie czegoś takiego, aby tam to obejrzeć. Jest to kilkadziesiąt nowych kontenerów, gdzie każdy typ tych odpadów no, jest w oddzielnym składowany, jest to wiata, jest to betonowany plac, ogrodzenie, waga, kamery i inne i całe jeszcze osoby. W pierwszym miesiącu sytuację, że jedna z osób przywiozła tam dwie przyczepy traktorowe kineskopów. Rozebrane same kineskopy, tak? No przecież takie kineskopy nie mogą powstawać w gospodarstwie domowym. No też nikt z mieszkańców nie ma u siebie w swoim mieszkaniu na przykład 1000 telewizorów, tak? A kineskopów kilkaset w stanie przywieźć. Zdarza się, że osoby, które prowadzą zwłaszcza działalność gospodarczą w budownictwie, firmy budowlane, wykonując różne usługi na terenie innych podmiotów gospodarczych, czy jakieś roboty wykonując, próbują na PSZOK przywieźć swoje odpady te budowlane, przez co zmniejszyć swoje koszty. To uprawnienie przysługuje mieszkańcom wnoszącym opłaty, a nie firmom prowadzącym działalność gospodarczą. Gmina Wrocław na przykład zorganizowała zbiórkę opon, bo opony również na PSZOK są w ramach systemu tego nowego tej opłaty, nad którym dyskutujemy, można je składować. To w gminie akurat Wrocław na poszczególnych dzielnicach wymyślono, że każde gospodarstwo domowe, każdy domek, bo to chodziło o dzielnicę domów jednorodzinnych, może sobie jedną oponę wystawić, czy maksymalnie 4. Więc z tego dnia, gdy taka zbiórka się odbywała, przejeżdżał przedsiębiorca dużym tirem z oponami, z którymi miał co zrobić i rozdawał talony mieszkańcom i mówi, ja ci zostawię oponę albo 4, ale w zamian za to masz talon i będziesz mógł w tym miejscowym supermarkecie ze zniżką coś kupić, tak? Okazało się to kompletną bzdurą i nieprawdą. Wszyscy zostali wprowadzeni w błąd, bo w supermarkecie o takiej zniżce nikt nie słyszał.
A mieszkańcy pod domami mieli niektórzy wielkie opony od fardą, tak, od ciągników, tak, w domkach jednorodzinnych. No ale dzięki temu przedsiębiorca się pozbył tego wszystkiego. Pan radny Miedzianowski zadał pytanie odnośnie, że zadzwonił do MZK i że podano mu, że wersalkę. No jak pan radny zadaje pytanie, że chce złożyć wersalkę, no wiadomo, że wersalkę, pan może zadał pytanie, że części od wersalki chce pan złożyć, no to może byłaby inna odpowiedź, tak? Myśmy nie uczestniczyli podczas tej rozmowy, więc nie wiemy. Natomiast na sali widzę prezesa MZK, który z ramienia miasta, jako podmiot, wykonuje te usługi w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I panie prezesie, mam pytanie do pana, proszę może wytłumaczyć radnym, bo tutaj padały na sali pytania, że trzeba kompletne lodówki, kompletne wersalki, a już części nie można złożyć. Czy to jest prawda i czy pan prezes to potwierdza? Jak jest z regulaminem i jakie są pana dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem przodu? Bardzo proszę, pan prezes Maliszewski. Pan prezes odpowie, to może najpierw z odpowiedzią na część mojego pytania dotyczącą dyslokacji ewentualnej przodu, że przod tam zostanie. No jak może zostać, skoro ten teren jest przeznaczony do sprzedaży? To ktoś go kupi bez przodu, a drogi dojazdowe też, a to jak? I proszę o wytłumaczenie dogłębne tego tematu i tego, co wnosiłem wreszcie mojego pytania. Szczególne działki geodezyjne. Trzok jest usytuowany na terenach należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji. Do tej działki, na którym jest ulokowany trzok, mamy płot taki, tak? I mamy działkę firmy Śliwiński. I ta działka jest przeznaczona do sprzedaży. Natomiast, nie wiem, być może pan prezes jest na sali. Jeżeli zamierza całość sprzedać, to bardzo proszę również o taką informację, bo o czymś takim nie wiadomo. Panie prezesie. Tą pierwszą część pytania na świeżo firma nie sprzedaży. Na tą chwilę spółka nie planuje sprzedaży obiektu typu Przok. Drogi dojazdowe są drogami publicznymi, także nie ma tutaj zagrożenia dojazdu do Przoku. Jeżeli chodzi o drugą część pytania w zakresie odbioru odpadów, zdarzają się sytuacje, w których zarówno firmy, jak i mieszkańcy przywożą odpady, które do przodu trafić nie powinny. Są to odpady albo zmieszane, albo odpady w kategoriach, których przywozić nie wolno, na przykład eternit. Zdarzają się też odpady wysoce toksyczne, na przykład zawierające rtęć i takich też nie przyjmujemy w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich wyfrakcjonowania. Natomiast podnoszony problem kineskopów, zdarzyło się faktycznie kilka razy próby dostarczania do spółki dużych ilości nieznanego pochodzenia odpadów z rozebranego sprzętu elektro AGD, z których do przodu przywieziono wyłącznie w przypadku na przykład pralek obudowy, w przypadku telewizorów kineskopy i obudowy, natomiast zostały one bardzo skrzętnie pozbawione wszystkich wartościowych części związanych z metalami szlachetnymi typu złoto, platyna, srebro. I w związku z tym, że zachodziło podejrzenie, ponieważ przedsiębiorca, bo to nie była osoba fizyczna, nie był w stanie zadeklarować, skąd te odpady pochodzą, a jego tłumaczenie było delikatnie mówiąc niejasne, pracownik Przoku sprawdził, czy firma, która te odpady przywozi, jest w ogóle w rejestrze przedsiębiorców upoważnionych do takiego transportu. Okazało się, że firma od 1 lipca 2013 roku w tym rejestrze się nie znajduje, ponieważ wykreśliła się z niego na własną prośbę. Sprawdziliśmy tą informację w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Faktycznie tak się stało. W rejestrze tej spółki nie ma. Wykreślenie nastąpiło na wniosek przedsiębiorcy, w związku z tym, że nie spełnia on wymogów w zakresie ustawy o gospodarce odpadami. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania o dekompletację sprzętów różnych. Przykładem dla mnie najlepszym jest, który można tutaj poruszyć, jest spółdzielnia mieszkaniowa, która bez problemu posegregowane odpady różnej frakcji przywozi. Są to zdekompletowane pralki, zdekompletowane lodówki. Natomiast pracownicy spółdzielni mieszkaniowej za każdym razem informują, skąd są te odpady. Można to zweryfikować, że kanapa stała w przejściu na przykład pożarowym i tak dalej. Także tutaj akurat jest pełna weryfikacja. Natomiast jeżeli odpady przywozi przedsiębiorca i nie jest w stanie podać miejsca pochodzenia odpadu, a jego tłumaczenia nasuwają wątpliwości, to niestety zgodnie z procedurą przyjętą w umowie rozmawiamy takiego przyjęcia i o fakcie informujemy Wydział Gospodarki Komunalnej. Panie
organizowane będą zbiórki wielkogabaretów na terenach dzielnic, żeby je przywozić, bo rzeczywiście niektórych mieszkańców na to nie stać. Czy te zbiórki elektrośmieci, czy sprzętu? Bardzo proszę panią naczelnik Maję Banasik o udzielenie tej informacji. Bardzo proszę panią naczelnik. Prezydencie, uprzejmie informuję, że zbiórki elektrośmieci, gabaretów, które są elektrośmieciami, są prowadzone sukcesywnie od 2008 roku i są kontynuowane obecnie przez przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą szoku jako jedno z zadań, które realizuje. Natomiast co do gabaretów pozostałych, innych, to jeżeli państwo radni podejmą taką decyzję, że to jest wymagane, niezbędne, żeby tego typu zbiórki organizować, zwrócimy się natychmiast do przoku o skalkulowanie takiej oferty, to będzie pozycja, która w ogólnej kalkulacji tych 11 700 000 na ten rok będzie musiała się znaleźć i wtedy przełoży się to prawdopodobnie na opłaty dla mieszkańców, ale to będzie musiało się znaleźć również w regulaminie utrzymania czystości, który możemy zmodyfikować na wniosek państwa radnych i taką usługę wprowadzić, za którą zapłacą wszyscy mieszkańcy, którzy niekoniecznie chcą się pozbyć tego typu odpadów. Znaczy, jeżeli chodzi o odpady, zagospodarowanie i po prostu ten, które już cały czas, od dłuższego czasu mówimy, już chyba będę ostatnia. Ale chciałam powiedzieć tak, że tak jak tu część, a szczególnie opozycja mówi za drogo, no faktycznie jest za drogo i co, można by było jeszcze zmniejszyć oczywiście odpowiedzialności. Ale co my mamy za możliwości? Żadne, ponieważ te 11 700, które po prostu było jakby do przetargu przygotowana ta kwota przetargu i przeszła, to jest właśnie jedyny problem, gdzie po prostu dalej manewru nie możemy zrobić. Cały czas się obracamy w tych kwotach 11 700 i to jest naprawdę, dla nas to jest niesamowita sprawa, bo no mówię, jesteśmy za zmniejszeniem, a tu nie mamy żadnego manewru. I trudno jest po prostu nawet mieszkańcom wytłumaczyć, bo to, że teraz jednoosobowe gospodarstwa będą płacić mniej, oczywiście to dla nich jest już jakaś ulga. Ale dalej po prostu, no wiadomo, że będą płacić troszkę więcej. No wiadomo, że nie dużo, ale jednak będą płacić więcej. A cały czas się opierają o innych miastach, że inne miasta płacą mniej, a ludziom mógłby też coś zrobić, a nie robi tego. I ja mówię, myślę cały czas, że ta kwota, która była do przetargu przedstawiona, te 11 700, była rzeczywiście taki nietrafioną kwotą i no niestety, ale tak, bo nic nie możemy zrobić, ponieważ cały czas musimy... Ale dlaczego po prostu nie można było zejść niżej? Można było zejść niżej. Po prostu no wiadomo, że... Panie Radny, ja też rozumiem to, co Pan myśli, ale można też inaczej to podejść. I tu jedna sprawa, którą była już poruszana przez Radnego, myślę, że Radnego Nogala. Rzeczywiście uważam, że powinniśmy znać kalkulację od 1 lipca ubiegłego roku, jak weszła ta ustawa, jak rzeczywiście mieszkańcy płacili z tych kwot, które były poprzednio, jak płacimy teraz. Nasze te wyliczenia, które my dostaniemy, to rzeczywiście, no może się po prostu nas zadowoli, może będziemy po prostu inaczej na to patrzeli. W tej chwili ja uważam, że nie jesteśmy informowani tak, jak powinniśmy. Dziękuję bardzo. Pan Radny Wiśniewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja nie chcę tutaj pogłębiać załóżmy dyskusji takiej, która by nie prowadziła do rozstrzygnięcia, ale wiadomo, że mieszkańcy tutaj, już moja poprzedniczka mówiła, natomiast ja zawsze jestem za tym, że właściwa informacja na czasie to pół roboty. Mamy media, mamy gazety nasze i informujmy. Informujmy nawet o drobnych szczegółach naszych mieszkańców, ze względu na to, że my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. To jest jedna sprawa. Druga sprawa chciałbym tutaj poruszyć, dotycząca właśnie tych pozagabarytowych i niekompetentnych i tak dalej. To co, jeżeli młodzież, tu z wypowiedzi pana dyrektora wywnioskowałem, że jeżeli młodzież będzie zbierała jakiś sprzęt w lesie i nie będzie wiadomego pochodzenia, to na szoku nie przyjdzie. To jest absurd, więc tu trzeba wszystko przyjmować, to co robi w tym porządek i tak dalej. Dziękuję bardzo. Panie radny, a
jeżeli zgłosi się inicjatywa młodych ludzi, jak ona tutaj zapewnia na tej sali, że wspomożemy, a my damy im do dyspozycji środki transportu i wszelkie takie gabarety, przyjmiemy na ten przok, czy też bezpośrednio wywieziemy choćby na składowisko odpadów. Każda inicjatywa młodzieży, osób, no będzie popierana ekologiczna i takie zapewnienie pan radny składa. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, przystąpimy już do głosowania. Oświadczenie, bardzo proszę, klubu. Oświadczenie w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość tutaj Gruziąca. Naszym działaniem do końca kadencji będziemy prowokowali wszelkie decyzje, aby te stawki obniżyć do granic realności. Jeżeli to się nie uda, to inne stawki, zdecydowanie niższe, będą przedmiotem naszego programu wyborczego w wyborach samorządowych pod koniec roku. I końcowy element oświadczenia to taki, że na wniosek pana przewodniczącego nie będę głosował przeciwko tej uchwale, także wstrzymam się. Dziękuję. 20 rad się za przyjęciem projektu uchwały. Wstrzymał. 7 radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzą na terenie gminy miasto Grudziąc. Rada, mam takie pytanie. Część, jeżeli wszyscy mamy ponosić koszty za gromadzenie odpadów i zagospodarowanie tych odpadami, więc mam pytanie zasadnicze. Co z działkowiczami, którzy przez całe lato, czy przez 4 czy 5 miesięcy są na działkach? Wydaje mi się mocno, że powinni oni deklarację wziąć również i wypełniać, bo tam gromadzą też odpady. I tutaj mam właśnie pytanie, bo przecież inni ci, którzy we właściwy sposób zbierają, będą płacić za nich. Dziękuję. Panie Prezydencie. Ale w mieście obejmujemy system zbiórki odpadów komunalnych. W tej uchwale od samego początku nie zdecydowaliśmy się na to, aby nieruchomości te niezamieszkałe na stałe obejmować systemem zbiórki odpadów komunalnych. To wynika, a my w tej chwili rozmawiamy na temat uchwały, na temat wzoru deklaracji wysokości opłaty. Ten wzór deklaracji wynika z uchwały poprzednio przez nas przyjętej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Mamy na tam 20 radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? 5 radnych się. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w terenie gminy miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Pan Prezydent przedłożył na moje ręce autopoprawkę do tego projektu uchwały. Załącznik numer 1 uchwały, paragraf 3, punkt 1, punkt 5 powinien otrzymać brzmienie. Za pierwsze 3 godziny parkowania przez pojazdy gminy miasto Grudziądz przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych tylko w przypadku przewożenia osób niepełnosprawnych oraz postoju na miejscach wyznaczonych na zasadzie wyłączności dla osób niepełnosprawnych. Czy jest taka autopoprawka do tego projektu uchwały? Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Przystępujemy w związku z powyższym do głosowania. Nie, nie, autopoprawka to już na tym się nie głosuje. Nad wszystkim głosujemy. Na całą uchwałę. Dobrze. Proszę bardzo, panie radny. Przewodniczący, szanowni radni, przedmiotowa uchwała dotyczy osób niepełnosprawnych i miejsc postojowych także. Jeżeli chodzi o praktyczne doświadczenia, sam znam to z autopsji, w kwestii poszukiwania miejsc wolnych, w dniu dzisiejszym
to jest to w dużym stopniu prawie niemożliwe, jeśli chodzi o miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. W zasadzie 99% miejsc praktycznie, no chyba że gdzieś na obrzeżach, może na ulicy Solnej, dla osoby niepełnosprawnej jest w centralnych częściach miasta zajęta. Tendencja wzrostu tych miejsc oczywiście jest bardzo pozytywna i to należy podkreślić, że pan prezydent, jak i zarząd dróg miejskich ma ten dobry kierunek, ten pozytywny kierunek w kwestii zabezpieczenia tego dojazdu osobom niepełnosprawnym. Aczkolwiek chciałbym równocześnie zakwestionować tą kwestię, tą sprawę, dlatego że ile tych miejsc byśmy nie stworzyli, to może się okazać, że będzie ich za mało. Mówiliśmy o tym na komisjach, nie tylko na komisjach, ale i na wcześniejszych sesjach. Ten problem był dotykany i ciągle przywoływana liczba miejsc w płatnej strefie parkowania 1350 i limit narzucony w prawie 100-tysięcznym mieście, gdzie wydano, przypomnę jeszcze raz, ponownie prawie 4000 kart, gdzie przyjeżdżają osoby z zewnątrz, z Fizyna, z Chełmna, z Chełmży, ze Świecia. Wystarczy popatrzeć na tablice rejestracyjne. Tych samochodów zewnętrznych jest bardzo wiele, czyli według mojej oceny, jak i także wielu osób niepełnosprawnych, limitowanie tych miejsc, nawet przy uwzględnieniu czasu parkowania do 3 godzin, nie zapewni, nie spełni wymagań. Nie spełni wymagań osób niepełnosprawnych. Poprzednie rozwiązanie, czyli dowolność stawiania samochodu jak najbliżej miejsca dojazdu, było najlepszym rozwiązaniem. Najbardziej ludzkim, najbardziej praktycznym i adekwatnym do potrzeb. I też nie zawsze była taka możliwość, aby dojechać jak najbliżej obiektu, bo wiadomo, że samochodów w Gruźniowcu jest bardzo dużo. Kilkadziesiąt tysięcy mamy tu zarejestrowanych tylko w naszym Wydziale Komunikacji, a nie mówię już o samochodach, które przyjeżdżają do naszego miasta załatwiać inne rzeczy. Dlatego odnoszę się jeszcze w kontekście przyszłości, aby te zapisy kiedyś zostały, bo tak jak powiedziałem, żaden limit, tak jak pani dyrektor Zarządu Dróg Miejskich mówiła, że no 300 miejsc nie możemy zrobić, bo co by zostało z tych 1350, prawda? Gro zabrały tutaj miejsca koperty dla osób niepełnosprawnych. Dlatego przywołuję jeszcze stare rozwiązanie. Uważam, że było najbardziej praktyczne, najlepsze. Natomiast w dniu dzisiejszym oczywiście zagłosuję za tą uchwałą, dlatego że tworzy ona wzrost miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. No, i można ją odebrać jako dobrą wolę pana prezydenta i zarządu dróg miejskich w celu poprawy parkowania osobom niepełnosprawnym w strefie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, odnośnie tego, że nigdy tych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych nie będzie zbyt wiele. Oczywiście w takiej sytuacji jak teraz mamy. Natomiast od lipca tego roku będzie obowiązywała nowa ustawa, która mówi o weryfikacji tych kart, które są wydawane osobom niepełnosprawnym. Z niektórych szacunków wynika nawet, że do 75% kart używanych w tym czasie, na dzień dzisiejszy w Grudziądzu, przez osoby niepełnosprawne, jest wykorzystywana w sposób nieprawidłowy. Bądź te karty są po prostu nieoryginalne, że tak delikatnie powiem. Myślę, że po wakacjach, tak? Bo to po wakacjach będzie już wiadomo, jak ta weryfikacja zostanie przeprowadzona. Nie wiem, jak ona będzie długo trwała. Jestem przekonany o tym, że jeśli ta weryfikacja zostanie w sposób rzetelny i prawidłowy przeprowadzona, zostaną nowe identyfikatory wydane i faktycznie te identyfikatory będą posiadały osoby tylko te, które są uprawnione, a nie wnuczek, ciocia i tak dalej, albo że wnuczek jeździ na kartę dziadka. I wtedy tych miejsc, okaże się, że wtedy tych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych mamy, no nie chcę mówić, że jest nadmiar, ale na pewno wystarczająco będzie, tak? Bo jeśli szacunki mówią o 75% źle wykorzystywanych, nieprawidłowo wykorzystywanych kart. Dziękuję bardzo. To jest forma przywileju. Znaczy pewien przywilej otrzymali także pracownicy zarządu dróg miejskich, którzy prywatnymi samochodami mogą parkować bezpłatnie w strefie, co prawda w tej B, ale mogą. A mam też pytanie, które dotyczy podobnego przywileju dla innych instytucji, na przykład dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który w zasadzie weryfikuje stany techniczne obiektów na terenie miasta, często właśnie na terenie starego miasta, na terenie starówki. Czy nie można by było zabezpieczyć, czy nie można było zabezpieczyć także takich uprawnień dodatkowych, które
nie zmuszałyby do ponoszenia płatności takich organów kontrolnych, no bo już to pewne kuriozum, jeżeli narzuca się na przykład inspektorowi płatność parkometra, albo musi się chować gdzieś tam po bramach jakichś szkół, albo szukając bezpłatnego miejsca, bo czasami nie ma też pieniędzy ze sobą, albo... Proszę to rozważyć w jakiejś autopoprawce, albo w kolejnych ewentualnych tam rozwiązaniach. W związku z tą uważam niedoskonałą do końca uchwałą, ale to będzie przedmiotem innego też działania, bo ta uchwała nie spełnia jakby szczególnych jeszcze kwestii, ale tak jak mówię, nie daje też pewnych przywilejów takim instytucjom. Między innymi myślę, że tych organów kontroli inspekcyjnych byłoby wiele takich dodatkowych uprawnień. Dziękuję. Natomiast daję uprawnienia też pracownikom. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Pan dokładnie przeczytał. Tak. Proszę. Strona czwarta. Pojazdów prywatnych pracowników Zarządu Dróg Miejskich, ale wykorzystywanych do celów służbowych. To jest różnica pomiędzy prywatnym pojazdem, tak? Bo tych pracowników jest tam, nie wiem, 40 i każdy ma pewno pojazd. Tu mówimy o kilku pojazdach, tylko tych, którzy dostają kilometrówkę i w ramach swoich obowiązków wykorzystują swoje pojazdy prywatne do celów służbowych. No wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, pani dyrektor Sylwia Łażarczyk, która no, jest dyrektorem, uczestniczy w rekordacyjnych, no, nadzoruje ulice i chodniki. Na tych ulicach, jadąc, nie wiem, sporządzić dokumentację czy naradę z wykonawcą, no nie będzie mogła zaparkować bezpłatnie, tak? Będzie musiała biegać do parkomatów, tak? Więc to nie jest niczym nowym, to jest w całej Polsce stosowane, że służby drogowe, bo w ustawie się mówi o służbie drogowej, mają zagwarantowane, każda służba drogowa w całej Polsce, bezpłatną możliwość parkowania, a ponieważ w Grudziądzu Zarząd Dróg Miejskich ma jeden pojazd, ale nie osobowy, a dostawczy, to są ci panowie, co zostawiają znaczki, znaki drogowe, robią organizację ruchu, płoty przewożą, to jest dostawczy samochód. Ten standard jest służbą drogową, tak? Natomiast, szanowny panie radny, gdybyśmy rozwijali ten wachlarz uprawnień na wszystkie instytucje, no to by się okazało, że nie tylko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, bo być może powiatowy lekarz weterynarii, za chwilę prezes sądu rejonowego, prokurator rejonowy w Grudziądzu, a takich Liga Ochrony Przyrody, bo takie delegacje do mnie chodziło, gazownia, pomorska spółka gazownicza, tak, wszystkie pojazdy energii operatora, telekomunikacji, tego się zrobi naprawdę znowuż bardzo dużo, a każda ta instytucja ma swój budżet na funkcjonowanie. I nie ma problemu, żeby wykupiła w ramach funkcjonowania strefy w Grudziądzu dla swoich pojazdów potrzebujących oczywiście abonament półroczny, roczny, nie ma problemu. Dostaje kartę, roczny abonament czy półroczny i może parkować sobie wtedy dowolnie. Proszę bardzo, adwokat radny. I tak dalej. I to jest jednostka też w swoim charakterze niż to komunikacja czy energia. I nie chciałem aż tak rozczarować, oczywiście uważam, że może być zbyt dużo, natomiast żeby potraktować wszystkie służby podległe w podobny sposób, mówię gminie, miasto Grudziądz. I to był główny tylko taka uwaga była. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już głosów, przystępujemy do głosowania. 20 radnych cały czas obecnych. Przyjęcie projektu uchwały. Jedna osoba, kto się wstrzymał, tak jeszcze. Punktem przeciwny. Jedna osoba, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Szanowni Państwo, kolejny punkt w porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na temacie partnerstwa z gminą miasta Toruń oraz miastem Bydgoszcz w realizacji projektu pod nazwą Zintegrowany System Informacyjny Miast SIM. Czy ktoś jakieś pytania, uwagi tego projektu chciałby z Państwa przedłożyć? Jeżeli nie widzę, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Jest za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Bardzo dziękuję. Także uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest inicjatywa uchwałodawcza radnych. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach
pilotażowego buletu partycypacyjnego w Grudziądzu w 2014 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad tym punktem? Chciałbym na wstępie podziękować wszystkim radnym, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu tego projektu. Radnym z różnych opcji, radnym także opozycji, szczególnie Tomaszowi Tomaszkowi, radnym naszego klubu Michałowi Czepkowi. Prawdopodobnie bez Waszego udziału i aktywnego na komisjach pewnie tego projektu nie udałoby się stworzyć. Dawno na Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej nie było tak merytorycznych dyskusji, jak w przypadku tego projektu. Jednocześnie jesteśmy świadomi jako inicjatorzy tego, że ten projekt nie jest doskonały. I to wiemy i ten projekt prawdopodobnie trzeba będzie nowelizować, być może na kolejnej sesji, ale uważamy, że warto spróbować. Ten projekt ma nie tylko aspekt i wymiar finansowy. Nie tylko chodzi tutaj o pewne drobne, ale ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, ale ma też wymiar aktywności, pewnej aktywizacji społecznej. I to też trzeba o tym pamiętać, tworzenia pewnych lokalnych wspólnot, które mogą tworzyć kreatywne projekty. I myślę, że mieszkańców Grudziądza, jestem przekonany, stać na tego typu kreatywne projekty. I na to ta uchwała to pozwala. Przed nami oczywiście, jeżeli dzisiaj zostanie podjęta uchwała, czekają kolejne ważne etapy. Trzeba, myślę, że tutaj wszyscy radni włączą się także w to. Ja bardzo do tego zachęcam. Trzeba edukować mieszkańców, jak skorzystać z tego narzędzia, jakim jest budżet obywatelski. Jak zgłaszać projekty, jakie projekty mogą być. Liczę na Państwa wsparcie i także na kolejnych etapach, na etapie weryfikacji projektów trzeba będzie tutaj zaangażować część urzędu i myślę, że tutaj też liczymy na życzliwość z Państwa strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Trzymaliście, bo też tutaj Pani z wywiadu w trakcie sesji rozdawała ten aktualny projekt. Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są interpelacje z posiadanych przeze mnie informacji. Odpowiedź uzupełniającą na interpelację otrzymał Pan Radny Krzysztof Kusiński. Czy Pan Radny chciałby się jakoś odnieść do tej sprawy? Krzyła przystosowania krytego basenu dla osób niepełnosprawnych w Grudziądzu. Pierwotnie była decyzja w zasadzie taka bagatelizująca zupełnie problem. Pan prezydent go jakby nie chciał postrzec. Natomiast w tej drugiej odpowiedzi jest argumentacja taka, że zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z PFRON-u przez administratora, czyli przez jednego z dyrektorów szkół i któryś z basenów zostanie, myślę, że w tym roku przystosowany dla osób niepełnosprawnych, czyli można uznać to jako pozytywne działanie. Natomiast co do drugiej interpelacji, co do kwestii budowy sali gimnastycznej w Liszku, oczywiście z tej odpowiedzi nie jestem zadowolony, bo uważam, że pomimo monitur, pomimo wielokrotnych interpelacji składanych w ciągu tej kadencji, Pan Prezydent nie wypełnił obietnicy wyborczej składanej w kampanii. Nie wypełnił tej obietnicy i ta szkoła, pomimo stworzonych projektów, kosztorysów, kalkulacji, pomimo miejsca na inwestycje, czyli wydanych też pieniędzy publicznych, nie doczekała się realizacji tak potrzebnej inwestycji, czyli budowy sali gimnastycznej. To tyle. I myślę, że tego tematu nie warto dalej drążyć. To oczywiście będzie musiało być przedmiotem kolejnej kampanii wyborczej też i wyborów samorządowych i programów pewnie, które też będą. Zobaczymy. Rozumiem, że ktoś dalej rada nie będzie w tym zakresie procedowała. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z Państwa, pan prezydent, bardzo proszę, przepraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że pierwsza odpowiedź była bagatelizująca. Chodzi mi o baseny. Chyba że czytamy zupełnie inne dokumenty, inne odpowiedzi. W pierwszej odpowiedzi, którą pan radny otrzymał, było wprost zapisane,
że jeżeli pojawią się możliwości pozyskania środków na dostosowanie basenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, to takie działania zostaną podjęte. Jeżeli pan uważa, że to była odpowiedź bagatelizująca, no to się różniły w ocenie. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym ktoś chciałby z państwa złożyć, bardzo proszę, pan radny Kosiński. I pan radny Wiśniewski oczywiście. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym złożyć interpelację w sprawie budowy targowiska na terenie osiedla Miszek. W związku z zarezerwowaną kwotą 500 tysięcy złotych w budżecie, to tak chyba jest, miasta Grudziądza na rok 2014, przeznaczoną na budowę targowiska zlokalizowanego na terenie osiedla Miszek, pętla autobusowa, zwracam się z zapytaniem do pana prezydenta o określenie terminu ustalenia procesu inwestycji, jej prawdziwego rozpoczęcia, jak i zakończenia. Interpelacja jest składana ze względu na pilną potrzebę uwarunkowaną istniejącym zagrożeniem utraty zdrowia osób korzystających z tego targowiska. Wyznaczenie tak ważnych terminów jest przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców i będzie przeze mnie podane im do informacji. Dziękuję. Interpelacja dotyczy Góry Ząbkowej, czyli wieży gminnej. Pragnę odczytać. Planuje się odbudowę Góry Zamkowej, budowę wieży Klimek i tym podobnie. A nie robi się podstawowych spraw, jakimi są zabezpieczenia skarpy od strony Wisły. Ostatnie zastrzały, inaczej nazywając fale wzmacniające tu skarpę, zostały wykonane w latach 70. Obecnie brak odwodnień wód deszczowych i roztopowych z potężnych wykopów, które zagrażają erozji skarpy. Wiadomo mi, iż są zamontowane repery, które mają określić ruch i przemieszczanie się skarpy. Natomiast niektóre z nich są uszkodzone, w związku z powyższym nie spełniają swoich zadań. Obecna sytuacja oraz brak dostatecznej wiedzy na temat erozji skarpy nie stwarza zagrożenia dla niej i czy podejmowane są lub planuje się podjęcie działań w tej sprawie, aby uniknąć nieszczęścia w razie takiego poniesienia dużych nakładów finansowych na zabezpieczenie skarpy. Moje pytanie brzmi, czy w ogóle ktoś z urzędników zajmuje się tą problematyką? Jeśli tak, czy możliwe jest poznanie wyników prowadzonej obserwacji? Podpisy. Oczywiście pan radny uzyskał na interpelację odpowiedź pisemną, na twoim informacyjnie do państwa wiadomości, ponieważ pan radny w interpelacji błędne informacje zawarł, ponieważ w ramach budowy wieży Klimek budowane jest odwodnienie wód opadowych i rozpadowych. W tej chwili w ramach tej inwestycji, zarówno w stronę wschodnią, jak i zachodnią, czyli do Wisły i do miasta, więc tam jest budowana ta kanalizacja i odwodnienie, o tym wielokrotnie tutaj mówiliśmy. Również w ramach choćby wiślanej trasy rowerowej budowane są mury oporowe dalej na skarpie w stronę tam jednostki przy Giełły. Wcześniej, kilka lat temu, w innej skarpie wzdłuż ulicy Rybackiej za 700 tysięcy budowany był na dole mur oporowy w okolicach skali. Więc takie elementy w ostatnich latach i to, co pan radny wspomniał, ciągły monitoring ruchów masy ziemi na terenie naszego miasta jest prowadzony. Oczywiście uzyska pan radny odpowiedź pisemną. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Miałem taki wniosek dotyczący użytkowania Wisły przez wodniaków. Przypomnę, chodziło o spuszczanie łodzi do wody. Tak zwany slip. I uzyskałem dwie odpowiedzi ustne od pana prezydenta Ślusarskiego, że wystarczy pod tabliczką, pod znakiem zakazującym zakaz wjazdu, tabliczkę, która, że ten zakaz wjazdu nie dotyczy osób zamierzających tam spuścić wodę, łódź na wodę, obojętnie jak to sformułujemy. Druga propozycja była od pana komendanta Straży Miejskiej, żeby ten znak drogowy przesunąć kilkanaście metrów do przodu i nie będzie obejmował tego betonowego zjazdu do wody. A ja otrzymałem odpowiedź na piśmie taką, przepraszam, nie chciałbym nikogo urazić, obarczono troszeczkę myśleniem urzędniczym. Co ma zrobić człowiek, który przyjedzie samochodem z przyczepą z łodzią w sobotę albo w niedzielę? Czytam odpowiedź. Należy wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu
Zgoda wydana jest w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku zawierającego kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich do Pana Radnego, no to jest prawda. Na chwilę obecną no mamy kodeks drogowy, który obowiązuje w Polsce. Musimy się go wszyscy trzymać i przestrzegać i obowiązujących znaków drogowych. Więc do momentu przestawienia tego znaku, czy też zamontowania tej tabliczki, niestety, aby uzyskać zgodę na wjazd na teren wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych, należy wystąpić do zarządcy drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Co nie wyklucza, że takiej tabliczki nie należy postawić czy też znaku przedstawić, tak? Pan radny zgłosił ten problem, przy czym też chcę powiedzieć, że aby jakikolwiek jeden nawet znak w mieście przedstawić, musi się zebrać Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, składająca się nie tylko z urzędników, z przedstawicieli policji, straży miejskiej, różnych innych instytucji, i muszą wydać opinię. Taka komisja się raz w miesiącu spotyka. Więc wszelkie wnioski, które w ciągu miesiąca spływają do Zarządu Dróg Miejskich, zostają przedstawione przed taką komisją. Jeżeli wyrazi pozytywną opinię, no oczywiście trzeba taką tabliczkę zamówić, czy też w przypadku przestawienia znaków po prostu go przestawić i to będzie wykonane. Ale do momentu wykonania tej czynności jest tak, jak pan radny otrzymał w odpowiedzi pisemnej. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Jeżeli nie ma żadnych tutaj takich kwestii do odpowiedzi, to w dniu dzisiejszym chciałbym zapytać, tylko bardzo proszę, pan radny Kosiński. W ostatnim okresie trochę turystów, a nie tylko różnych inwestorów, było na różnych szkoleniach i mieli do mnie ostatnio pytanie, bo bardzo chcieli dotrzeć do Grudziąckiej Starówki, a do niej nie mogli. Widzieli ją z mostu, ale z mostu nie ma żadnych zjazdów i nie dotarli. Powiedzieli mi o tym w sobotę, w niedzielę poświęciłam czas i poszliśmy pieszo. Prośba w imieniu turystów, którzy na pewno będą odwiedzać Grudziąc, jeżeli byłaby taka prośba, to myślę, że na ulicę Portową warto, żeby był zjazd wskazujący drogę teraz najbliższą do Starówki. Niestety w związku z remontami torów, co jest bardzo potrzebne, utrudnia to, a myślę, że zjazd mostu drogą portową do wspaniałych Spichrzy, a most kusi, światła kuszą i ludzie chcą odwiedzić to, a nie mogą. Także jeżeli nie jest to za duży koszt i można by to ująć w najbliższych planach, to w imieniu potencjalnych turystów proszę o taką rzecz. No również do Starego Miasta ulicą Portową wyjechać. Myślę, że pracownicy to zapisali, taka tabliczka się pojawi. Natomiast no nie wierzę pani radna w tezę, że ktoś nie mógł skręcić, widząc z mostu Starówkę i pierwszą wolną drogę brał samochodem tam, tak? No to tak, to w tym nie uwierzę naprawdę. Jak ktoś naprawdę by chciał dotrzeć, to by dotarł. Natomiast przyjęliśmy sugestię, taka informacja będzie oczywiście zamontowana. Dziękuję bardzo. Pan radny Kuściński. Tak, i mam taką uwagę co do stanu technicznego rond, które zostały wybudowane w ulicy Składowej. Ja mówię o rondach w trasie średnicowej. Struktury przynajmniej dwóch rond zaobserwowałem są naruszone, jeżeli chodzi o kwestie najazdu. To znaczy osuwają się krawężniki. To niedużo brakuje, kiedy siądzie nowo położony asfalt, nowe rondo może być po prostu zniszczone. Nie wiem, czy parametry tego ronda są optymalne, czy uwzględniają, bo sądzę, że robią to samochody ciężarowe, bo tak jest trudno po prostu czasami dokonać takiego bezpiecznego skrętu. Być może tak to wygląda. Prosiłbym o zweryfikowanie stanu technicznego tych rond, aby wcześniej zapobiec, abyśmy nie dokonali zepsucia tego, co zrobiliśmy. Dziękuję. Miejmy na Błachno i kolejne. One, może tak jak pan radny podpowiada, osuwają się, niektóre kostki wyskakują. Oczywiście jest to zgłoszone, bo pamiętajmy, te ronda są na gwarancji pięcioletniej. Natomiast wstrzymujemy ich naprawę wspólnie z wykonawcą, ponieważ dzisiaj tamtędy idzie cały główny objazd i tranzyt. Nie chcielibyśmy dodatkowo wprowadzać robót drogowych na sam czas objazdu.
W momencie, gdy zostanie przeniesiony z powrotem ruch główny w kierunkach południowych miasta i miejscowości pod Grudziądzem na szosę trójką, wtedy firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starogardu zamierza wykonać naprawy gwarancyjne i w taki sposób wykonać te ronda, abyśmy nie obserwowali tego typu zdarzeń, o jakich mówił Pan Radny. Więc to jest kwestia, sądzę, że najbliższy ponad 2 miesięcy, bo jak wspomniałem na początku sesji, jeszcze przez miesiąc objazd tamtędy będzie przebiegał. Natomiast również wiem, że pracownicy choćby Zarządu Dróg Miejskich wspólnie z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych chcą przede wszystkim zmienić samą strukturę na tym rondzie gminie Błachnio przy Termetalu, tam gdzie jest mała kostka granitowa, a będzie założony taki duży po prostu kamień, tak aby te wszystkie tiry mogły z pełną jakby tak odpowiedzialnością przez to rondo przejeżdżać, bo być może dzisiaj te najeżdżenia wynikają z tego, że się boją na tym rondą kostkę najechać. Więc to będzie na pewno przełożone w najbliższych tygodniach. Jeszcze Pan Radny Kapusta w tym samym temacie. Panie Prezydencie, no ja też, ja bym się wypowiedział od strony osoby, która korzysta z tych rond, ale nie tak jak większość mieszkańców Grudziądza, tylko jako kierowca samochodu ciężarowego. Ja bardzo często samochodem ciężarowym przejeżdżam przez te ronda i one moim zdaniem są po prostu źle zaprojektowane. One nigdy, żadna naprawa nie spowoduje tego, że one będą dobrze wyglądały. Czy ten ruch będzie tam duży, czy będzie mały, to wcześniej czy później te krawężniki tak zostaną rozjechane. Tam trzeba przekonstruować te ronda w ten sposób, żeby najazdy na te ronda i zjazdy z tych rond miały zupełnie inne średnice łuków. Większość rond, znaczy to nie jest tylko przypadłość Grudziądza niestety. Ja może z własnego doświadczenia też powiem, kiedyś jechałem przez obwodnicę Zamościa i w lokalnym radiu słuchałem, świeżutko oddano zresztą obwodnicę Zamościa, w lokalnym radiu słuchałem wypowiedź urzędnika z Zarządu Dróg Miejskich tamtejszego, który powiedział, że ronda są rozjechane z powodu braku kultury kierowców ciężarówek. Tak? Uśmiałem się bardzo mocno tej wypowiedzi. No ale no niestety, ktoś te ronda projektuje na potrzeby aut osobowych. Ciężarówka ma zupełnie inne parametry, zupełnie innych wymaga łuków, skrętów. Nie da się normalnym rondem w normalny sposób przejechać ciężarówką. Jeszcze są takie miejsca, gdzie dwie... Słucham? Dobrze zaprojektowane. Jeśli jest zaprojektowane pod parametry ciężarowych samochodów, nie ma najmniejszego problemu, bo samochód przejeżdża, nie ma zbyt dużej pochyłości. Ten sam problem mieliśmy w grupie, tak? Gdzie zbyt duża pochyłość była ronda, gdzie samochody ciężarowe się po prostu przewracały na tym rondzie. Myślę, że to do końca jeszcze nie zostało zniwelowane, ten błąd tam, chociaż to nie było poprawiane. Natomiast na pewno te ronda wymagają przeprojektowania i przerobienia. Radny Glanowski, nieobecny niestety, tutaj ja wspominał, że dostał pismo z Grudziąckiego Parku Przemysłowego, w którym to instytucja ta mówi, że nie zajmuje się promocją miasta Grudziądza. Na stronie, wspominał, ja to później sprawdziłem, faktycznie na stronie internetowej tej instytucji Grudziądz promuje mapa, na której nie ma Grudziądza. Prosiliśmy jako Rada Miasta o interwencję w tej sprawie. Proszę Państwa, dziś rano zmian zero. Nadal jest tam mapa, na której nie ma Grudziądza, na stronie instytucji, która zajmuje się promocją gospodarczą Grudziądza. I teraz wnioski są dwa możliwe. Albo prezydent, słysząc tę informację z Rady Miasta, no delikatnie powiem, traktuje drugorzędnie inicjatywę Rady Miasta, no i jakość działań promocyjnych instytucji do tego delegowanej, albo traktuje to bardzo poważnie, natomiast nie ma żadnego wpływu na podległych sobie pracowników. Pytam, co się dzieje? Panie prezydencie, bardzo proszę. To radni. Grudziądzki Park Przemysłowy nie zajmuje się promocją gospodarczą Grudziądza. Więc teza przez pana radnego na samym początku jest źle postawiona. Pan radny Glamowski odpowiedział pisemną odpowiedź od pana prezydenta, które wydziały i instytucje zajmują się promocją gospodarczą. Oczywiście w niektórych działaniach miasto wspiera się swoimi spółkami przy okazji promocji gospodarczej, takimi między innymi jak Związki Parku Przemysłowych, czy też Związki Połączenia Kredytowe. To są spółki, które bezpośrednio, czy też pośrednio współpracują z miastem, jeżeli chodzi o promocję gospodarczą. Bezpośrednio komórką, która zajmuje się promowaniem gospodarczym, no jest to stanowisko do spraw obsługi inwestorów, ona jest lokalizowana w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego. Również Wydział
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta w niektórych swoich elementach promuje gospodarczo miasto, tak? Natomiast Grudziądzki Park Przemysłowy nie jest odpowiedzialny za promocję gospodarczą miasta. W swoich działaniach promuje, tak? I taka była odpowiedź udzielona pisemna panu radnemu Blamowskiemu. Ja nie znam tej sytuacji, mnie nie było na ostatniej sesji, przebywałem na urlopie. Ja sobie zanotowałem, że na stronach PPP jest jakaś mapa, za chwilę to zweryfikuję. Po pierwsze, co o tym słyszę, szanowni państwo. I myślę, że na kolejnej sesji państwo radni, chyba że szybciej panu telefonicznie udzielę informacji o jakiejś mapie, tak? A mówimy o jakiej mapie teraz, gdzie nie ma Grudziądza, bo to jest ten, gdzie ona jest, teraz otworzę, chociaż ten, bardzo proszę. Panie prezydencie, mam rozumieć, że na ostatniej sesji mówiliśmy o tej kwestii i przez miesiąc, od ostatniej... Jest prezentacja, mam na stronie GPP mapę Polski, mogę pokazać. Mógł się ustosunkować, bo no nie znam zagadnienia. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Przepraszam, że byłem na urlopie. No czasami mam prawo do urlopu i to zaległego za zeszły rok, tak, bo pojechałem na tydzień na nartach. Przepraszam pana radnego, że tydzień, miesiąc temu byłem na nartach. Dziękuję bardzo. Pani radna Osła Skarżajna, proszę. Proszę państwa, chciałam zapytać, jak będzie wyglądała akcja informacyjno-promocyjna dotycząca tego... Pytanie pierwsze. Jak będzie wyglądała akcja informacyjno-promocyjna dotycząca budżetu obywatelskiego, tego budżetu partycypacyjnego Grudziądza? Czy na zebraniach z mieszkańcami, czy przez media, czy w inny sposób? To pierwsze pytanie. Drugie, odnośnie PSZOK-u. Chciałam się do pani naczelnik zwrócić, że z mojej wiedzy wynika, że zbiórka tych wielogabarytowych odpadów nie jest prowadzona na terenie wschodnio-północnym Grudziądza. Konkretnie chodzi o rejon Owczarek, taki dość rozległy. Do tej pory nie słyszałam o czymś takim. Czy było, i tutaj może do pana prezydenta, jeżeli, czy do kogo się zwrócić z wnioskiem, do kogo zwrócić się z wnioskiem o prowadzenie właśnie w tym rejonie takiej zbiórki, czy do MZK, czy do Wydziału pani Naczelnik? I trzecie pytanie dotyczy ulicy Akacjowej, na której z tego czasu utwardzono ją takim białym, no nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie tym, nie, to nie asfaltowy, tylko taki biały, no powiedzmy tam, kłuczniem, tak. Po prostu jeszcze nie w tej chwili, ale skoro tylko jest sucho wczesną, no powiedzmy wiosną i przez całe lato, jeżdżą tamtędy samochody z niesamowitą prędkością i powodują tumany kurzu. Żal mi, no mój dom jest akurat trochę oddalony, więc nie jest tak źle, ale żal mi tych mieszkańców domów, którzy mieszkają tuż przy ulicy Akacjowej. No sobie nie wyobrażam, okna muszą chyba czyścić co drugi dzień. Niesamowite tumany kurzu, więc o co mi chodzi? O to, bo słyszę, że musi się zebrać dość duże gremium, żeby postawić znak drogowy. Czy możliwe byłoby postawienie tam znaku znacznie ograniczającego szybkość? No powiedzmy tam 30 na godzinę. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. W Związku Parku Przemysłowym, no tak szybko zweryfikowałem stronę, jest tam 5 map, rzeczywiście na jednej mapie nie ma Grudziądza. Polski, tak? Tak? Ja nie czytałem protokołu z poprzedniej sesji, tak? Sądzę, że to jest do... Nie chciałbym wnikać, tak? Natomiast też nie ma... Trzeba to po prostu zmienić, tak? I żeby to w tej zakładce się zmieniło, myślę, że to nie jest problem, tak? Pytanie pani radnej było, jaka będzie zakładka tych konsultacji społecznych, tego budżetu obywatelskiego. Informacja trudno, szanowni państwo, no dzisiaj to powiedzieć, bo państwo radni dzisiaj tą uchwałę podjęli dopiero. Jest ona przez państwa wypracowana, bo państwo żeście się pod tym podpisali, tak? Tak, ale termin to już jest
No, szanowna pani, jak pani zobaczy na tytuł sam uchwały, pierwszą stronę uchwały, pani radna, na dole, kiedy uchwała wchodzi w życie? Od momentu opublikowania w dzienniku urzędowym, tak? Czyli tak naprawdę ona wejdzie w życie w kwietniu pewno gdzieś, co nie oznacza, że prezydent nie będzie dokonywał działań, tak? Więc ja tylko mówię, że na pewno jest bardzo dużo szereg działań do zweryfikowania. Pan radny Glamowski sam tutaj zapowiedział, szkoda, że wyszedł, że pewno będzie wiele jeszcze poprawek zgłoszonych do samej tej uchwały. Inicjatywa jest bardzo dobra, bardzo fajna. W końcu mieszkańcy będą mogli decydować o swoich miejscach, w których mieszkają. Dlatego, jak to zwykle bywa w życiu, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Więc popracujemy na tym, myślę, że wspólnie. Również panią radną zapraszam, bo prezydent jest zobowiązany do wykonania uchwały, abyśmy wspólnie wymyślali, znaleźli takie rozwiązania, czy tych spotkań konsultacyjnych, czy strona internetowa, czy innych nośników informacji było jak najwięcej. Szanowni Państwo, pytanie odnośnie PSZOK-u pani radnej, jak ono funkcjonowało? To jest... Czyli nie jest trudno odpowiadać Państwo taką uchwałę, żeście złożyli dzisiaj. Pan radny Michał chciał jako inicjator tej uchwały, między innymi. Jak budżet obywatelski został promowany w poszczególnych miastach w Polsce, będziemy stosować podobne narzędzia jak tam, czyli strona internetowa skierowana raczej do osób młodych czy skomputeryzowanych, reklama outdoorowa, czyli plakaty, jakieś większe nośniki reklamowe, żeby poinformować o tym, że taki budżet w Grudziądzu jest wprowadzany. No i oczywiście najważniejsze to współpraca z lokalnymi mediami, tak? Czy bez współpracy z lokalnymi mediami budżet obywatelskiego się nie przeprowadzi w mieście. Liczymy na to, że będziemy edukować właśnie poprzez gazetę, poprzez nasze lokalne radio i poprzez telewizję kablową, że takie narzędzie jest wprowadzane, żeby mieszkańcy będą mogli od czasu zgodnie z harmonogramem zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego, a potem też będą informować o tym, w jaki sposób będzie można na nie zagłosować. Czyli też poprzez formę elektroniczną, poprzez formę listową i poprzez głosowanie w wskazanych przez miasto lokalach. Tutaj spółka NZK, realizując to zadanie, w najbliższej lokalizacji, o której pani wspomina, na północ wysuniętej, mamy taką lokalizację przy ulicy Lipowej w Wielkim Tarpnie. W ogóle na terenie Grudziądza już w 2008 roku wyspecyfikowano 8 punktów, które miały jakby przez te lata zapaść w pamięć, gdzie stoi taki samochód z KP7 przyjmującym elektrośmieci. Nie było do tej pory zgłoszeń, że inne dzielnice oczekują tego typu usługi. Oczywiście będzie to miało wpływ, ale będziemy rozważali ze spółką rozszerzenie lub zmianę tej lokalizacji w aspekcie również rozważania wprowadzenia dodatkowej usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych, a być może połączenia tych dwóch zbiórek w tych miejscach. Dziękuję bardzo. Mogę dodać, tylko już nie będzie wielkim problemem dowieźć do PSZOK-u. Chodzi o to, że po prostu będą problemy w ogóle, żeby zebrać to i wywieźć własnym sumptem, bo to jest albo kosztowne, albo jakieś trudne, albo po prostu zrobią się wysypiska śmieci. Żeby to po prostu, może nie tak systematycznie, ale powiedzmy 2 razy do roku, czy 3 razy do roku, coś takiego zorganizować, przejeżdżając jakimś dużym samochodem przez ulicę z tamtego rejonu. Czy to jest możliwe i gdzie składać wniosek ewentualnie? Może być ujęte w ramach obecnie zaplanowanych kosztów na budżecie tegorocznym, gdzie planujemy określone kwoty wzorem innych miast na usuwanie dzikich wysypisk. Być może zamiast wydatkować na dzikie wysypiska, podejmiemy rzeczywiście takie starania, żeby dodać punkty poza tymi stałymi 8 wyrywkowo, raz na kwartał, w innych dzielnicach również. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze, panie dyrektorze. Tak jak wcześniej pan prezydent wspomniał, przedstawimy to na najbliższej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która odbędzie się w tym miesiącu i przekażemy pisemnie informacje. Dziękuję. Ja mam pytanie. Przede mną mam petycję mieszkańców ulicy Mirosławskiego. Myślę, że wszyscy radni otrzymali oczywiście, łącznie z panem prezydentem i z panem przewodniczącym. Od 2000 roku ci mieszkańcy nie doczekali się, zresztą radni znają treść, nie doczekali się po prostu nawet do włączenia
raz, że byli włączeni w planie, może tak, ale po prostu nie zrobiono żadnej, jakby nie przygotowana była żadna po prostu kalkulacja czy plany. Po prostu dziwi mnie to, co było powodem, że w tej kadencji teraz nie włączono do planu, do wieloletniego planu inwestycyjnego. Ta ulica Mirosławskiego, ona była zawsze tak jakby pomocna z wszystkich stron. Był remont ulicy Łyskowskiego, przez Mirosławskiego przyjeżdżały samochody łącznie z MZK i tak dalej. Jak był ten remont ulicy Warińskiego, również ta ulica była cały czas użytkowana przez ciężkie samochody, przez autobusy. I do chwili obecnej ci mieszkańcy płacą tak jak każdy z nas płaci podatek drogowy i tak dalej i nie mogą się doczekać wyremontowania jednej z większych ulic w tamtym końcu miasta. I dlatego też jestem oburzona, że po prostu tak traktuje się niektórych, to już od 2000 roku, te 14 lat. 14 lat nie zrobiono nic w tym kierunku. Także po prostu mówię, że ja jestem ciekawa, co było powodem w ogóle wyłączenia właśnie wieloletniego planu inwestycyjnego. Druga sprawa, to znaczy miesiąc czasu, jak złożono właśnie tę petycję, do chwili obecnej nie dostali jeszcze żadnej odpowiedzi. Drugą sprawę mam. Nie można zrobić przy ulicy Cmentarnej jakiegoś parkingu, bo tam rzeczywiście, jeżeli są, no, taka pogoda właściwie jesienna, wiosenna, deszcze, tam po prostu samochodami nie można wjechać, wjeżdża się w błoto i to już nie mówię o naszych mieszkańcach, ale osób przyjeżdża po prostu z różnych stron kraju. I to też świadczy o nas. No wiesz, mało wiele ten wyglądają, no bo są już tam porządne te zrobione pawilony. Ale co do parkingu żadnego, chociaż jakiś tam kawałek tego parkingu powinno być zrobione. Następną mam sprawę, mieszkańcy osiedla Przyjęcie zwrócili się do mnie o naprawę deptaku, ponieważ tam jak idzie się w kierunku szkoły, tam są tak nierówności, tam są po prostu takie jakby braki po prostu w asfalcie, że osoby starsze z nożyczkami, bo się też tam po prostu pojechałam i zobaczyłam, to rzeczywiście jest problem. Jest problem, tam nawet nieraz nie widać tej dziury, bo jest zasypane albo deszczem, raczej przepraszam, zalane albo deszczem i są nierówności. Jest to po prostu niebezpieczeństwo dla mieszkańców tam oczywiście stacjonujących. Dziękuję. Jeszcze pan radnika Pusta. Ja jestem bardzo blisko, jakby z tym terenem związany. Odwiedzałem osobiście w kampanii wyborczej wszystkich mieszkańców tego terenu i też tłumaczyłem, dlaczego jeszcze nie mają dróg zrobionych. Wtedy była sprawa tego typu, że nie była zrobiona ulica Łyskowskiego i nie była zrobiona ulica Warińskiego. I remont dróg na osiedlu Kuteszczy był uzależniany był zawsze od tego, że najpierw muszą być wykonane główne szlaki komunikacyjne, czyli tak jak wspominałem, ulica Łyskowskiego i ulica Warińskiego i dopiero wtedy będzie można dokonać jakiejś modernizacji dróg na terenie osiedla Kuteszczy. I teraz ta inwestycja też nie może być przeprowadzona tak ad hoc. Ona musi być przeprowadzona kompleksowo. Jestem po rozmowie z panią dyrektor Łazarczyk. Wiem, że tam w pierwszej kolejności musi być zaprojektowana kanalizacja deszczowa. Tej kanalizacji deszczowej tam jeszcze nie ma nawet projektu, nie ma planu. I stąd moje też pytanie, czy jest możliwość być może z tego w tegorocznym budżecie znaleźć jeszcze na środki na rozpoczęcie prac projektowych. Jeśli nie w tegorocznym budżecie, to być może jest możliwość wprowadzenia tych środków do przyszłorocznego budżetu. I dopiero w momencie, kiedy będzie, to jest duża inwestycja, tam jest kilkanaście ulic, to nie jest tak, że się zrobi ulicy Mirosławskiego i temat będzie załatwiony, tam jest kilkanaście ulic, tam jest mnóstwo, kilkaset domów jednorodzinnych. I w momencie, kiedy ta dokumentacja na kanalizację deszczową będzie wykonana, dopiero będzie można jakieś rozpisywać, daj sobie sprawę z tej procedury, przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej, konsultować z gazowniem, nawet nie wiem, czy tam gaz jest, z zakładem energetycznym i z innymi instytucjami, czy tam jakiś jeszcze dodatkowy prac ziemnych nie będzie wprowadzony. I dopiero wtedy będzie można prawdopodobnie przystąpić do budowy ewentualnie tych dróg i chodników. Dlatego chciałbym się jeszcze raz zapytać, czy jest taka możliwość, chciałbym to na piśmie taką informację uzyskać, czy jest taka możliwość, żeby w tegorocznym budżecie znaleźć środki na rozpoczęcie rozpoczęcie dokumentacji, na rozpoczęcie
projektowania dokumentacji kanalizacji deszczowej na osiedlu Kulteszczyn. No to by był pierwszy krok do rozpoczęcia modernizacji dróg na tym osiedlu. Ja jeszcze może tylko dodam do tego, co tutaj radny Kapusta i cieszę się, że mam poparcie też, bo ja też tam należę z tego, też jestem z tego okręgu. Ale właśnie to jest to, że radny Kapusta ma rację, ale dlaczego wykreślono z wieloletniego planu inwestycyjnego? To jest to, bo my możemy sobie mówić, żeby było jakieś przygotowanie czy do takiego, czy do takiego, ale to powinno być w wieloletnim planie inwestycyjnym. I to jest to najgorsze, że w ogóle to zostało wykreślone. Panie Prezesie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, żadnych środków finansowych na wykonanie takiego zadania. Za chwilę pan radny Michał Czepek, dlaczego Kalinkowa nie jest zrobiona? Pan radny Korsiński, dlaczego nie robimy ulicy w Niszku? Dlaczego nie robimy wiele ulic w mieście, których stan techniczny nie jest zadowalający? Szanowni Państwo. Tak mówię? Szanowni Państwo, prezydent miasta Grudziądza przyjął podstawową politykę, jeżeli chodzi o modernizację ulic w mieście. Priorytet dla niego jest taki, aby te środki finansowe wolne, które posiadamy, w pierwszej kolejności wydawać tam, gdzie mamy zewnętrzne dofinansowanie. Ponieważ to jest jedyna okazja dzisiaj budować główne ciągi dróg, pozyskując środki, czy to europejskie, czy też krajowe. Stąd też w pierwszej kolejności najpierw musimy zbudować trasę średnicową, bo mamy tam 85% dofinansowania, zmodernizować sieć tramwajową, bo mamy tam dofinansowanie unijne 50%, przebudować ulicę Warszawską, ponieważ tam mamy chyba 60% dofinansowania, zbudować choćby wyślaną trasę rowerową, tak? Przebudowaliśmy te ulice, na które otrzymywaliśmy subwencję rezerwy ogólnej, czyli środki krajowe pochodzące z Ministerstwa Finansów, jak ulica Chełmińska, Szosa Toruńska. Budować będziemy te drogi, budowaliśmy, na które otrzymywaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. My możemy budować drogi, ulice na poszczególnych osiedlach, ale wtedy musimy zrezygnować z tych głównych ciągów. Uważam, że najpierw trzeba te kręgosłupy główne przebudować, a potem jak będziemy mieli środki finansowe, przebudować te ulice inne. Dlaczego ulica Mirosławskiego, nie tylko ona, bo również ulica Kalinkowa i wiele innych ulic nie jest ujęta dzisiaj w wieloletnim planie, czy w liście przedsięwzięć planowanych. No dlatego, proszę Państwa, to wielokrotnie tłumaczyliśmy, ponieważ budujemy trasę średnicową i na ostatni odcinek, którego nie planowaliśmy budować, ten, który jest dzisiaj budowany, otrzymaliśmy dofinansowanie. Ono, akurat na sam odcinek, wynosi około 55%. I aby zapewnić środki, aby prezydent mógł podpisać umowę z wykonawcą, no musiał w wieloletniej prognozie finansowej i z jakich zadań zrezygnować, co nie oznacza, że te zadania nie wejdą z powrotem, jak te środki się znajdą. Ja dzisiaj na początku sesji Państwu mówiłem, że choćby w miniony piątek byłem na rozmowie u sekretarza stanu, czyli u wiceministra rozwoju regionalnego, pana Adama Zdziebło, rozmawiać na zwiększenie dofinansowania na trasę średnicową. Ponieważ tam do limitu maksymalnego 85% możemy jeszcze otrzymać około 17 milionów złotych. Jeżeli te środki otrzymamy, a istnieje taka szansa, to możemy wrócić do tematu ulicy Mirosławskiego, Kalinkowej, Podhalańskiej i wielu, wielu innych ulic, które mamy w mieście do wyremontowania. Oczywiście możemy się przerzucać z Konarskiego, tak, o tych ulic mamy bardzo wiele, które należy wyremontować. No były zaniedbania, no pani radna się dzisiaj dziwi, dlaczego w kilkanaście lat nie zrobiono nic na Mirosławskiego, a pani radna sama była członkiem zarządu miasta i odpowiadała za to, co się dzieje. No to jest naprawdę, pani radna, dla mnie już w ogóle pytanie. Naprawdę, no gdyby były wolne środki, jak pani wtedy uczestniczyła w zarządzaniu miasta, to pewnie byście to zrobili, no. Nie było kasy po prostu. No było czy nie było? Było bardzo dobrze. No można było środki unijne wtedy pozyskać na to oczyszczanie i byście mniej wydali własnych środków. No wtedy jeszcze akurat tak, były saparcje, tak, i inne
projekty unijne. To są te tematy. No, bo proste pytanie, dlaczego nie budujemy? Bo nie mamy wolnych środków finansowych. No, taka jest odpowiedź, szanowni państwo. Jak będą, oczywiście, wspaniałe, wszystkie ulice wyremontować, wybudować, tak? Ale nie da się wszystkiego w jednym czasie zrobić. Uważam, że miasto w ostatnich latach zrobiło naprawdę potężny krok milowy, jeżeli chodzi o ulice i drogi. I naprawdę się czymś szczycić. Park przy ulicy Cmentarnej, pani radna poniosła, chodzi o którą część tego parkingu, bo z jednej strony parking przy ulicy Cmentarnej, może nie przy Cmentarnej, a przy ulicy Wigury powstał, więc jakby przy płocie mamy nowy parking wzdłuż tej starej ulicy Wigury, która została przebudowana, żwirki przebudowana przy ulicy Trasy Siedlca, więc tam mamy miejsca parkingowe. Od tej oceny parkowej mamy miejsca parkingowe, przy ulicy Cmentarnej no nie ma nic. Nie chodzi od strony tych pawilonów, tam gro osób podjeżdża samochodami, bo za to stukują kwiaty, kupują znicze i tam nie mają się gdzie zatrzymać. Ja o tym, co pan prezydent mówi o tych parkingach, ja nie mówię o nich, bo one są. Ale nie chodzi o to, bo jedna mimo wszystko te samochody tam się zatrzymują. Jest błoto po prostu. Czyli być może szybko, bardzo proszę pracowników ZDM-u, aby przyjrzeli się temu, być może wysypanie jakiegoś kruszywa, czy też grysu, jak tutaj pan radny podpowiada, czegoś, co może ułatwić w ramach remontów cząstkowych zaplanowanych na ten rok, jeżeli jest tego typu potrzeba. Deptak na Strzemięcinie, myśmy wyłonili dopiero chyba w zeszłym tygodniu wykonawcę remontów cząstkowych, jak pogoda pozwoli, no, cieszymy się, że w lutym mamy tak ciepło, tak, ale jeszcze no, astronomiczna zima się nie skończyła, więc te wszelkie potrzeby łatanie dziur rozpocznie się na pewno wczesną wiosną. Firma już jest wyłoniona, już pierwsze prace naprawcze rozpoczęła i myślę, że też dojdzie do tego deptaku na Strzemięcinie. Byłam członkiem zarządu i właśnie w 2000 roku została ta ulica włączona do planu. Nie da się, tak jak pan prezydent mówi, zrobić się wszystkiego, ale przynajmniej ja nie wyrzucałam i nie zgadzałam się, żeby ją nie przyjąć. Ale ulica Mirosławskiego czeka 14 lat, nie jeden rok czy dwa. Także i właśnie to najbardziej jest to, że po prostu zostało wyrzucone z inwestycyjnego planu, wieloletniego planu inwestycyjnego. Jak my chcemy robić, jak my tego w planie nie mamy. A przecież zawsze, jeżeli nawet po kolei by się robiły jakieś plany, to prędzej jest zrobić tą ulicę, niż od razu wszystko. Oni po prostu naprawdę, a tym bardziej planujemy teraz jeszcze ulicę przelotową, jakby przez teren 100 milu. I znowu będzie Mirosławskiego obciążona, ponieważ będą sobie skracać ulicą Łyskowskiego przez Mirosławskiego i będą wjeżdżać na ulicę właśnie tam przez 100 mil, żeby wylecieć koło Dworcowych. Także ja za dużo ci mieszkańcy wymagają, tam już naprawdę nie ma jak jeździć. Ja tam mam działkę i rzeczywiście nieraz można mnie, tego mówi, nie masz już jakiejś prostszej drogi, żeby można było przyjechać. Oczywiście jest droga taka, jaka jest i jeszcze, ale zrozumienie tych mieszkańców, gdzie oni muszą na co dzień, dwa razy dziennie, bo jak wjeżdżą rano, to i muszą wracać po południu. Także po prostu naprawdę ich trzeba zrozumieć i nie wiem dlaczego. Ja też bym prosiła o to pisemne wyjaśnienie. Dziękuję. Puste środowiska nie sprawy. Tak? Myślę, że pani radna Pagnińska zgodzi się ze mną też, bo my tutaj nie mówimy o tym, że należy tę drogę w trybie jakimś pilnym wybudować od podstaw, musi być zrobiona natychmiast i tak dalej. Ja tutaj chciałbym zaproponować raczej po prostu stworzenie dokumentacji kanalizacji deszczowej i jeśli będzie taka dokumentacja, to my możemy w tym momencie aplikować o środki unijne. Z tego co wiem, z nowej perspektywy unijnej będzie można aplikować o środki, jeśli chodzi o rozbudowę kanalizacji deszczowej na osiedlach domów jednorodzinnych. I bez dokumentacji, nawet jeśli taka możliwość się pojawi aplikowania, jeśli nie będziemy mieli dokumentacji, to nie będzie szansy, żeby aplikować. A to jest pierwszy krok do tego, żeby móc na tym osiedlu uporządkować całą strukturę, infrastrukturę drogową. Tak? Bez tego projektu, bez rozpoczęcia działań jakichś, po prostu nie będziemy mieli nawet szansy. Tym mieszkańcom nie damy szansy na to, że w jakiejś perspektywie ta droga może jedna na rok, może nie wiem, co dwa lata jedna ulica z tych ulic na tym osiedlu będzie remontowana. Nikt nie mówi tutaj o tym, że trzeba wydawać od razu nie wiadomo ile milionów złotych na remont kompleksowy wszystkich ulic. Nie, mówimy o stworzeniu dokumentacji i daniu tym ludziom jakiejś perspektywy czasu, że
Mamy pierwszy krok, zrobiliśmy, pojawią się możliwości, aplikujemy ośrodki, robimy kanalizację deszczową w następnej kolejności. Robimy jakąś ulicę, powiedzmy, Mirosławskiego i tak dalej. I wtedy ci ludzie mają jakąś nadzieję i mają jakąś perspektywę. W tej chwili po prostu zostało to wykreślone i nie dziwię się oburzeniu mieszkańców. Dziękuję. Panie Prezydencie, ja zadałem pytanie wcześniej, w pierwszej mojej wypowiedzi, czy jest możliwość wprowadzenia w tym roku budżetowym, bo różne rzeczy się zdarzają, niektóre rzeczy wypadają z jakichś przyczyn formalnych. Na przykład planowaliśmy stworzenie dokumentacji jakiegoś tam rejonu, miasta, nie wiem, kanalizacji czy czegoś i z przyczyn formalnych, wiadomo, że nie dostaniemy finansowania i tak dalej, wypadają te rzeczy. Być może przy takiej sytuacji uda się te środki przesunąć na stworzenie dokumentacji osiedlowych skutecznych. Jeśli nie, to apelowałbym o to, żeby spróbować, mówię o dokumentacji, nie mówię o budowie, żeby spróbować te środki znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Żeby stworzyć dokumentację, żeby dać samemu sobie szansę na to, żeby tam cokolwiek zrobić. Ja tylko o tym mówię, nie mówię o budowie. Nie, no wcześniej pan radny prosił na piśmie informacji, kiedy w tym roku będzie to możliwe. No nie, odpowiedziałem panu radnemu, panie prezydencie, ja bym chciał skończyć. Czy jest taka możliwość? Będzie taka możliwość pod warunkiem znalezienia wolnych środków. Nie odpowiem kiedy, dzisiaj ich nie posiadamy. Po prostu, panie radny, nie posiadamy. Druga informacja, szanowny panie radny. Nie ma możliwości finansowania kanalizacji deszczowych ze środków europejskich. To na klubie dzisiaj pan mówił coś innego. No, ja mówiłem o kanalizacji sanitarnej, panie radny. Sanitarna kanalizacja, a deszczowa to jest trochę różnica. Ja się zapytałem dokładnie, precyzyjnie, myślę, że radni, którzy brali udział w klubie, potwierdzą. Pytałem się o możliwość pozyskania funduszy europejskich na budowę kanalizacji deszczowej. Pan prezydent potwierdził, tak, w nowej perspektywie będzie taka możliwość. Ja się na pańskiej wypowiedzi opieram. Być może pan coś nie tak usłyszał, panie radny, więc ja jeszcze raz podkreślam. Jeżdżę na spotkania, jestem członkiem komitetu sterującego przy marszałku w ramach regionalnego programu operacyjnego. Zgłaszaliśmy jako miasto między innymi potrzebę, że w dokumentach unijnych, zarówno o programie operacyjnym infrastruktura środowiska, jak i regionalnych programach operacyjnych jest luka, gdzie nie ma w żadnej osi priorytetowej przypisanej kanalizacji deszczowej. Myśmy jako miasto zgłosili taki wniosek na etapie fazy ewaluacji naszego RPO. Póki co nie ma możliwości finansowania kanalizacji deszczowych w ramach środków unijnych. Są środki przeznaczone na zabezpieczenia przeciwpowodziowe i w przypadku, gdy częścią zabezpieczenia powodziowego będzie na przykład modernizacja rowu Hermana, który jest głównym odbiornikiem wód opadowych w mieście, czy budowa jakiegoś zbiornika retencyjnego, to tak. Ale podejrzewam, że sama kanalizacja deszczowa poszczególnej ulicy na pewno nie. Tutaj, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, możemy jeszcze parę godzin rozmawiać, tak? Są mieszkańcy choćby ulicy Gromady Grudziąż, którzy co pada deszcz, oni po prostu pływają, tak? Tak? Mamy tam dokumentację. Co z tego, że mamy dokumentację, skoro wykonawstwo to jest 2,5 miliona złotych na ulicy raptem tam 100-10 metrów, tak? Więc sama dokumentacja nam nie załatwi tematu. Stąd też państwu radnym pisemnie nie odpowiem, kiedy, bo nie wiem, no, nie będę wróżył sposób, kiedy to nastąpi. Jeżeli mieszkańcy zwrócą się pisemnie do prezydenta, to oczywiście otrzymają odpowiedź pisemną. Panie prezydencie, no szkoda, że się nie zrozumieliśmy na klubie. No, wszyscy radni usłyszeli to samo, co ja usłyszałem. Tą swoją wypowiedź opierają właśnie na tym, że pan potwierdzi, że z nowej perspektywy będzie można aplikować ośrodki na kanalizację deszczową. Jeśli nie można, no to trudno, szkoda. To będę w dalszym ciągu jakby nalegał na to, że jeśli nie w tegorocznym budżecie, to będę nalegał na to, żeby spróbować znaleźć środki na dokumentację w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję bardzo, pan radny Wsiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, mam w zasadzie dwa zapowiedzi, to jest usprostowanie takie, że pani dyrektor odpowiedziała, ja dawałem na poprzedniej sesji zapytanie odnośnie zabezpieczenia siatki na ulicy Kruszelnickiego, tam gdzie jest ten mostek, ponieważ wiadomo, że tam istnieje pewne zagrożenie. No natomiast nie otrzymałem odpowiedź, będzie, no ale ponawiam dzisiaj to, bo na razie nie ma, już jest miesiąc. Drugie pytanie jest dotyczące znaków drogowych, dotyczące progi zwalniające. Na ulicy Kruszelnickiego również. Tam są dwa progi zwalniające, a przed tym nie ma żadnych znaków. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie dotyczy
Jak władza miasta zamierza rozwiązać problem czystej wody w zatoce portu Szulca, skoro tam ma powstać dla żeglarzy przystań, a obecnie tam zbierają się nieczystości płynące z rowu Hermana, bo wiemy, że z rowu Hermana przed tym nie ma żadnej oczyszczalni, żeby załóżmy tam ten port Szulca był czyszczony, natomiast za jakiś czas, jeżeli będzie tak dalej, będzie znowu zabrudzony. I trzecia sprawa, chcę Państwu powiedzieć, może być i nawet czwarta, mogę Państwu powiedzieć, że pielęgniarki naszego szpitala zwrócili się do mnie osobiście, żebym stawiał sprawę na sesji dotyczącą autobusu 18, którego dojeżdżają większość do pracy. Nie mówiłem tego na sesji, natomiast zwróciłem się do osoby kompetentnej, która jest pani Kleczewska, naczelnik wydziału, i żeśmy pertraktowali, żeśmy doszli do wniosku, że to idzie wszystko zrobić, te 15 minut, załóżmy, żeby po prostu pielęgniarki nie musieli w niedzielę nawet, bo to też ważne jest, dojeżdżać prywatnym transportem, a dawać to miastu. Mają wykupione bilety miesięczne, a w niedzielę musieli przejeżdżać się prywatnym transportem. I pani, co ciekawe, chciałbym w imieniu tych pielęgniarek, ponieważ sprawa została pozytywnie załatwiona, w imieniu tych pielęgniarek, dzisiaj jeszcze dzwonili do mnie rano i pytali, jak będzie, ale wszystko będzie po waszej linii załatwione, 15 minut, nie problem, i tu serdeczne podziękowanie składam pani Kleczewskiej, kierownictwo wydziału, i uważam, że takie sprawy proste powinny być przez wszystkich, nie uwzględniając nikomu, załatwiane. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę. Ja bym chciał, który jako jeden z nielicznych radnych, jak jest problem do rozwiązania, to idzie do kompetentnych osób w ratuszu, te sprawy są załatwione, a nie czeka miesiąc, żeby na sesji coś zgłosić. To, o co wielokrotnie chodzi, pani dyrektor Łazarczyk mówiła, że jeżeli jest jakaś dziura w drodze, to wystarczy do niej podawać państwo komórkę, zadzwonić i załatwić temat. I panie radny Wiśniewski, naprawdę dziękuję za taką postawę, bo to jest fajna rzecz. W kwestii ulicy Kruszelnickiego, bardzo proszę pan dyrektor. Mówi też zadzwonił do nas, bo siatka została zakupiona, zostanie zamontowana, myślę, że w przyszłym tygodniu, choć jeszcze w tym. Jeżeli chodzi o progi zwalniające na ulicy Kruszelnickiego, jest tam oznakowanie strefowe, tak zwane ograniczonej prędkości. Rozporządzenie spraw warunków i sygnałów na drogach mówi jasno, że przy takim ograniczeniu nie stosuje się oznakowania progi zwalniające. To jest dla miasta dodatkowy koszt ustawienia znaku, później bieżącego utrzymania. Wiem, że znaki są niszczone w mieście, więc jeżeli nie ma takiej konieczności, jest ograniczenie prędkości do 30, nie stosujemy tych znaków. Czystość wody w porcie Szulca, no przede wszystkim, jak Państwo wiecie, no, w ramach tej inwestycji to cały port został pogłębiony. Wszelkie wieloletnie zaległości, które tam były na dnie, zostały wywiezione na składowisko odpadów. Przede wszystkim sądzimy, że będzie modernizacja przepompowni, która jest przy ulicy Trójskiej. Tak, tam dzisiaj teoretycznie są kraty, które i wcześniej też, chyba przy teatrze, gdzie wszelkie większe elementy są jakby wyłapywane. Oczywiście jest to niedoskonały system, należy go modernizować. I tu właśnie między innymi myślimy, czy to też ponieważ w tej chwili trwa pewien spór pomiędzy spółką wodną Dolny Ruch Hermana, a miastem, a zarządem w województwach. W kogo gestii jest ten ruch, ponieważ jest to woda przepływowa zgodnie z ustawami płynna. Nie zawsze, no, szukamy oszczędności. Nie odbijanie, szukamy oszczędności w budżecie. Dlaczego miasto ma to ponosić, skoro może to ponieść marszałek, tak? Więc miasto oszczędza pieniądze. To jest bardzo fajna rzecz, natomiast my chcieliśmy zmodernizować tą przepompownię w ramach choćby nowych środków unijnych, to o czym przed chwilą wspominałem, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, więc myślę, że tam przy okazji zabezpieczenia powodziowego będzie można jakieś łapacz, czy też jakąś kratę automatyczną założyć, że po prostu wszelkie nieczystości będzie automatycznie zgarniać i czyścić, jeżeli chodzi o sam płat. Dziękuję bardzo.
zapytałem pana prezydenta o możliwość zamontowania ławek, gdzie zwracali się ludzie starsi przede wszystkim. Pan prezydent zapewnił mnie, że gdy rozpocznie się rewitalizacja naszego parku, takie ławki zostaną przeniesione na ulicę Cmentarną, tam dwie czy trzy sztuki. I drugie pytanie też dotyczy budowy chodnika przy blokach, które są przy ulicy Bora Komorowskiego, ale od strony wewnętrznej. Są wszędzie, mamy ładne nowe chodniki, w miarę zadbane, a tam jest ten chodnik taki po macoszemu zostawiony sam. Jak mamy blok przy ulicy Komorowskiego, tylko od wewnętrznej strony, od strony placu zabaw, może z tej strony. To jest po całej długości tych wszystkich bloków, tam 4, 6, 8, 10 i 12. Podejrzewam, że to nie są działki miasta choćby, tak? Nie ma ale to trzeba zmodyfikować, tylko też nie należą też do więc to niestety obawiam się, to zarządca drogi, do niego powinno być kierowane, do zarządca nieruchomości, do niego to pytanie odnośnie wewnętrzne chodniki. Na rozumiem, ale ten, żeby jakiś prezydent wywarł wpływ na to, wszystkie chodniki są nowe, a ten jeden jest po prostu szpeci te osiedle. Znaczy, my nie możemy na nie naszym terenie wpływać, tak, i coś budować, tak. Możemy oczywiście zaapelować i nie wiem, no sugestie pana radnego, to pan radny również dobrze może sam poprosić, czy to za spółdzielni, czy pan sam, nie wiem do kogo to należy, tak, aby coś takiego zrobić. Natomiast w kwestii ławek, ja bardzo bym prosił pana radnego skontaktowanie się z panią naczelnik Banaścik, bądź też z panem dyrektorem Burgała, i wskazać konkretne miejsce, gdzie one miały być zamontowane. Miejsce jest bardzo piękne, są po prawej stronie między pawilonami, jest część tam około 20 metrów wykafelkowane, część ma takie po prostu parku, tak bardzo ładnie by te ławeczki bardzo ładnie tam wyglądały w tym miejscu. To mogę tak prosić, żeby pan radny się skontaktował? Zaprosił na miejsce, ustalicie miejsce i będzie to zabudowane. Ławki są, jak wspomniałem, po demontażu. Dobrze, dziękuję bardzo. W kwestii wypowiedzi radnego Tomaszka, pan prezydent użył sformułowania, że zarząd Grudziąckiego Parku Przemysłowego nie jest zobowiązany do promocji. Ja bym się z tym nie zgodził, bo promocją miasta jest wszystko, co się dzieje dobrego w naszym mieście. I instytucje nasze grudziąckie w pierwszym rzędzie powinny promować ludziom. Nawet sprzątanie miasta, dbanie o czystość, jakie wrażenie wywiozą z Grudziądza odwiedzający nas przyjezdni, turyści, goście, jest ważne. I dziwi mnie jedna rzecz. Dlaczego administratorzy niektórych posesji zdążą na czas uprzątnąć śnieg, inni od opadu aż do roztopu nie ingerują? Takim przykładem dobrym, zresztą to chyba inni mieszkańcy widzą, jest zarząd spółdzielni mieszkaniowej z ulicy Mojej. Oni na wszystko mają czas. Zdążą, tam wychodzący do szkoły, w ich zasobach, czy do pracy, idą już bezpiecznie. Tego nie można powiedzieć o innych zarządzających. Kawałek Bydgoskiej. Bydgoska, idąc do góry, po lewej stronie jest w większości nieodśnieżona zimą, prawa strona jest elegancka. Na informację, że ten budynek przy ulicy Kalinkowej, który jest przeznaczony do sprzedania, tam w okolicach, gdzie miał swoją działkę pan Nabożny swego czasu, przed Piotrem i Pawłem, tam jest bardzo wąski chodnik. MPGM na zwrócono uwagę, mówi, że to nie jest ich, bo to jest do sprzedania przeznaczone. I całą zimę nie sprzątali. Dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa zdąża? Już teraz grabią trawniki i wszystko ładnie wygląda. To też jest promocja. I dlaczego miasto nie potrafi od innych zarządców wyegzekwować tego, co do nich należy? To prezydent odpowiada za to, jak jego miasto wygląda. To prezydent odpowiada. I to też jest promocja. Dlaczego tak się dzieje, że to nie należy do tego, to nie należy do tamtego. A ludzie przyjeżdżający do Grudziądza nie pytają się, kto miał sprzątnąć Mickiewicza, że tam pełno petów i innych rzeczy, czy inną ulicę.
nie interesuje ich to, że na naszych drogach, nawet przy inwestycji tej tramwajowej, są porozrzucane materiały budowlane. Nie ma porządku na tych budowach. Ktoś tego powinien dopilnować. Nie można tolerować dziadostwa i bałaganu, bo my nie chcemy się wstydzić za nasze miasto, my chcemy się cieszyć, że ludzie będą dobrze mówili o naszym mieście. I to jest do gestii prezydenta. Ja tu swego czasu jeszcze poruszałem inną sprawę. Ten temat uważam za zakończony, myślę, że wystarczy. Ulica Cmentarna. Tam jest chodnik do, jakby do bramy wjazdu na stadion. Później swego czasu była tam ścieżka do końca, aż do ulicy Wigury. W tej chwili ktoś tam na tej części ścieżki wystawił jakąś ekspozycję, kawałek dalej jest tam wysypane, ścieżka się urywa. I teraz, jeżeli nie ma tłoku na ulicy Cmentarnej, wszystko jest w porządku, ale jeżeli są jakieś święta, samochody, jest ich więcej i piesi przeciskają się między samochodami. Na razie nie doszło być może, bo nie słyszałem o jakimś wypadku czy takim zdarzeniu, ale to wszystko jest przed nami. Czyż nie można było zabezpieczyć, żeby ta ścieżka pozostała i przedłużyć ten chodnik dalej do końca straganu? Czy piesi muszą korzystać z jezdni? Poprzez wydział taki, taki i taki i współpracuje w tym zakresie spółka taka, taka i taka. I nic ponad to nawet nie powiedziałem. Dziękuję bardzo. Teraz ja pozwolę sobie udzielić głosu. Wysoka Rado, Panie Prezydencie, mam dwa pytania. Pierwsza sprawa, że się była częściowo poruszana przez Pana Radnego Kosińskiego, przez Pana Radna Kapustę, dotyczy konkretnie ronda, które zostało budowane jeszcze w takiej budowie, przy przebudowie ulicy Warszawskiej, tam jak się zjeżdża do szpitala. Jest ten sam problem, jak tutaj został poruszany, że tiry mają problem wjeżdżać tam już kilka razy, z tego co mieszkańcy lokalnie zgłaszali, już tam była naprawa, jest jeszcze ciągle budowane. Czy na tym etapie, kiedy jeszcze budowa nie została zakończona, można już coś, wiadomo, jeszcze tam gwarancja, wiadomo, 5 lat, w zależności od tego, jak będzie zakończona już ta inwestycja, ale to już się pojawia na tym etapie, kiedy częściowo jest rondo udostępniane dla tych przejazdów. To byłaby taka pierwsza sprawa. A druga sprawa, wiem dokładnie, jak tu Pan Prezydent powiedział, że chodzi o kwestię dróg, że pieniążków nie ma, a są różne potrzeby, tak? Chodzi mi o drogę, o ulicę Kościuszki. Jest to droga, która jest równoległa do Legionów. Tam jest kilka nawierzchni, tam zaczynamy od asfaltu, jedziemy przez małą kostkę brukową, potem taką kostkę, jak jest dla Legionów. Wiem, że ta droga z analizy dokumentów nie jest na razie ulica przewidziana do jakichś większych remontów. Jeden plus tej ulicy jest to, że tam nie byłoby konieczności dokonywania całej tej przebudowy, budowania jakichś przepompowni, tak? To jest, mówię, czy można by rozważyć, nie mówię w tym budżecie, ale na przyszłe lata, na przygotowanie dokumentacji i ewentualnie wdrożenie tej drogi, bo mówię, ona nie była przez dobre 30-40 lat ruszana pod tym względem. Często też mieszkańcy zgłaszają, że po większych deszczach to no powstaje po prostu małe jeziorko. Jakby tu był Pan Prezydent też rozważył. Ja nie żądam żadnych takich informacji. Wiem, jakie są środki, Panie Prezydencie, ale biorąc pod uwagę, że to też jest jedna z dosyć głównych dróg i ona w pewnym momencie też odciążyć może w różnych etapach regionu, warto bardzo tak wyrazić spojrzenia na ten świat tym problemem. Na skrzyżowaniu się do Wygiera i Warszawskiej oczywiście pamiętajmy, że tam budowa się jeszcze nie zakończyła. Tam te gradężniki po prawej stronie skręcając w kierunku szpitala zostały naruszone, a to tylko i wyłącznie dlatego, że układano w tym samym czasie na samej soczewce ronda kamienie, bo to ronda jest przejazdowe na wprost. Jeżeli ekipy tymczasowo przerzucały ruch po rondzie, a siedzieli pracownicy na rondzie ze sprzętem, normalne było, że tir musiał wjechać na krawężnik i go zniszczyć. Więc to było tylko i wyłącznie spowodowane organizacją rondu, bo nie chcieliśmy wyłączyć całego tego skrzyżowania, tak, bo można zamknąć ruch na parę dni, tak, ale nie o to chodzi. Więc to po prostu wynikało z harmonogramu przeprowadzenia prac.
Ta inwestycja nie jest zakończona. Mogę dać Państwa radnych. Oczywiście wszyscy się wkurzamy, jak to się mówi. Pan radny Kapusta mógł jeździć gdzieś tam w Zamościu, w Przemyślu. No mamy te problemy, natomiast nie do końca jako użytkownicy dróg znamy te problemy z drugiej strony. Oczywiście marzy nam się wszystkim wielkie, duże, bezkolizyjne skrzyżowania ronda, tylko pamiętajmy o ograniczeniach, których nie widać. Tak w tym przypadku mieliśmy do dyspozycji taką kwotę środków, a nie inną. Mogliśmy tam płaskie skrzyżowanie zostawić zwykłe z Rydygiela, a gdybyśmy chcieli tam akurat zbudować większe rondo, byśmy musieli przebudować gazociąg. Po prawej stronie wzdłuż tej drogi idzie gazociąg, idzie ciepłociąg. Moglibyśmy zbudować duże rondo w tym miejscu, ale by trzeba było dołożyć z kolei ileś milionów na przebudowę gazociągu. Natomiast myślę, że po otwarciu tego ronda sytuacja powinna być no dobrze zrobiona. Koniec inwestycji jest to końcówka czerwca tego roku, więc myślę, że po tym terminie już nie będziemy mieli problemów z przejazdem przez to skrzyżowanie. Kolejny temat, no pan radny zgłosił kolejną potrzebę ulicy Kościuszki, jak najbardziej słuszną. To jest to kolejna ulica, jak pan radny wspomniał, czekająca kilkadziesiąt lat. My pewno jakbyśmy się tak wspólnie zrobili burzę mózgów, to takich ulic w mieście, no pewno kilkadziesiąt byśmy znaleźli. A tak sobie, szanowni państwo, myślę, że jak będziemy, może zróbmy coś takiego, że może na jakimś oddzielnym posiedzeniu zbierzmy wszystkie nasze potrzeby. My oczywiście je mamy, też je przedstawimy, które są. Mniej więcej oszacujemy koszty. Jak będziemy znali ewentualne zwolnione środki z innych inwestycji, czy też projektowali sobie na przyszłe lata wieloletnią prognozę finansową, abyście to państwo radni wpadli prezydenta, ustalili listy rankingowej, które inwestycje w waszej ocenie powinny być w pierwszej kolejności, a które nie. Bo jeżeli tego wspólnie nie wypracujemy, to każdy z państwa radnych, oczywiście no, koszula jest bliższa z działu, tak? Każdy z jakiegoś okręgu wyborczego i będzie walczył o swoje ulice, tak? Ale też musimy patrzeć globalnie na miasto i wybrać te najbardziej potrzebne, osiedlowe, bo wszystkiego naraz w ciągu roku na pewno nie zrobimy. Pan radny rozbudować to rondo, ale bardzo często ten problem można rozwiązać, rezygnując z tej środkowej wyspy, tak? To jest rondo przejazdowe. Ale ja mówię o tym konkretnym rondzie. Jest kilka, przynajmniej w mieście, rond takich, gdzie problem tego, że to rondo jest za ciasne, można rozwiązać właśnie w ten sposób, tak? Rezygnując z tego środka, z tej wyspy, z tych wszystkich tam różnych zdobień, które na niektórych rondach są, na niektórych nie ma, ale po prostu zrobić to tak, żeby tym 40-tonowym zestawem można było spokojnie wjechać na to rondo i nie niszcząc krawężników, nie niszcząc opon, gdzie taka jedna opona kosztuje około 2000 zł, taka gorsza, to taka lepsza to kosztuje 3000 zł i żeby takich strat przewoźnicy nie ponosili, to można to w ten sposób rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy prokurator. Ja na poprzedniej Radzie już wspominałem, można powiedzieć to jako pewnego rodzaju oszczędności, które można było osiągnąć poprzez bardzo prosty zakup nowych urządzenia. Nie jest może ono najtańsze, mówię tylko o radarze, ale w tym wypadku to urządzenie mogłoby pomóc przy dalszych inwestycjach na terenie naszego miasta, uniknąć sytuacji tego typu, jaka nastąpiła na przykład na skrzyżowaniu ulicy Klasztornej z Aleją 23 stycznia, różnego rodzaju belki i tak dalej, rury, których nie miał w żadnych planach, które powodują spowolnienie prac. Tego typu urządzenie mogłoby po prostu wcześniej wykazać, że coś takiego znajduje się w ziemi. No, druga rzecz, jeżeli nie tylko inwestycje, no to po prostu badania dotyczące samego miasta. Wydaje mi się, że to jest temat do przedyskutowania, do przemyślenia i nie powinno to stanowić wielkiego problemu. Znaczy, jakie pieniądze? Żadna firma w tej chwili nie podaje. To jest kwestia do negocjacji. Im, że tak powiem, silniejszy negocjator, może powiem w ten sposób. Godzina pracy w tej chwili georadaru na przykład w firmie komercyjnej to jest w granicach 500 zł. Więc zakup własnego urządzenia przy tak dużym mieście byłoby no, oszczędnością. Faktem jest, że te oszczędności by dopiero w przyszłości mogły procentować, no ale lepszy taki pomysł niż kopać to łopatami, tak?
Jeszcze jedna sprawa, tutaj może nie do Pana Prezydenta, ale jesteśmy właśnie po uchwaleniu uchwały dotyczącej śmieci. Ja sobie słuchałem cały czas całej tej dyskusji, przysłuchiwałem się różnym wypowiedziom. Ja bym miał tylko taką prośbę do reszty radnych. Padło to przykładowo, nie będę wyciągał wszystkich rzeczy, bo gdybyśmy zaczęli tutaj analizować wszystko to, co zostało dzisiaj powiedziane, no to wyszłaby dość ciekawa lektura. Natomiast tutaj radny Czebek wspomniał o zbieraniu makulatury przykładowo i o tym, że ta sprawa została położona przez radę miasta. W kontekście tego wypowiedzi z niektórych osób w mediach sugerujących, aby nie segregować śmieci, no to należałoby się zastanowić nad tym, czy to rada położyła, czy może ktoś inny kładzie, czy może to, co zostało zniszczone, według tego, co zostało powiedziane przez Radę Miasta Grudziądza, czy to rzeczywiście nastąpiło i rzeczywiście kto ma na to wpływ. Bo ja jako nauczyciel i zresztą tu jeszcze kilku nauczycieli, którzy zasiada w Radzie, no każdy z nas brał udział w tego typu zbiórkach i teraz jeżeli ktoś, kto pojawia się w mediach, sugeruje, aby nie zbierać, nie prowadzić takiej selekcji śmieci, wydaje mi się, że to jest trochę naciągana sprawa, nie? Ale to są tylko takie dość luźne przemyślenia. Mamy w tej chwili, można powiedzieć tak, pewien luksus wynikający z tego, że ta odpowiedź przeszła i w tej chwili to właściwie ta dyskusja jest już zamknięta. Natomiast przemyślenia luźne zawsze mogą być wypowiedziane właśnie w wolnych wnioskach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. Można rozważać zakup georadaru. Myśmy tutaj z Panem Radnym Żydowskim rozmawiali w dyskusji, że też bardzo dużo miłośników czy poszukiwaczy w tej chwili, czy grup rekonstrukcyjnych i też tego typu urządzenie w Grudziądzu by się przydało. Być może jest to temat do rozważenia, być może temat, który może w mojej ocenie być zgłoszony na przykład w formie tej inicjatywy obywatelskiej, którą Państwo radni przyjęliście jako ostatnią uchwałę. Być może grupa zgłosi. Wtedy nie tyle na potrzeby inwestycyjne miasta, bo oczywiście, żeby się napić browaru, nie trzeba napić piwa, nie trzeba browaru celu kupować, tak? Wystarczy sobie to piwo kupić. Natomiast można oczywiście na jakieś stowarzyszenie, czy do dyspozycji mieszkańców, miłośników, tak? Tego typu georadarów kupić w ramach choćby budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy, czy ci, którzy zgłosili taki wniosek, będą mogli dalej odkrywać. Myślę, że to jest to ciekawa i godna rozpatrzenia propozycja. Dziękuję Panie Prezydencie. Pani Radna Nowak, proszę. Czytał, ponieważ przed kilkunastoma sekundami jakby odpowiedział na moje pytanie, bo chciałam zadać pytanie pod tytułem, czy można utworzyć tak zwaną mapę drogową, jest to takie wyrażenie teraz ostatnio bardzo modne, ale nie zadam tego pytania, ponieważ Pan Prezydent mimo woli na to pytanie odpowiedział, czyli zaproponował właśnie taki tok działania. Pierwszy punkt tej mapy drogowej to zebranie informacji co do potrzeb wszystkich dróg tych wewnętrznych, miejskich i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że taka inicjatywa będzie realizowana. A drugie pytanie, ja wrócę do ulicy Mirosławskiego, poproszę się nie denerwować, bo nie będę mówiła o tym, o czym tutaj była dyskusja. Natomiast chciałam tylko zapytać, bo taką petycję wystosowałam z datą 31.12, czyli powiedzmy, że na początku stycznia dotarła ta informacja do Pana Prezydenta Roberta Malinowskiego, do Przewodniczącego Rady Miasta. Myśmy to skopiowane pismo otrzymali, no nie wiem, może tydzień temu, może dwa tygodnie temu. Ja mam pytanie, czy należy się odpowiedź tym 22 składających petycje mieszkańców tej ulicy, bo myślę, że nie tylko do mnie były telefony, ale myślę, że do Pawła były telefony, do pani Heleny Magnickiej, do tych wszystkich, którzy powiedzmy w tym rejonie działają. Czy takie pismo z odpowiedzią, czy z informacją, że nie można, że
Chodzi o to, że ci ludzie powinni być poinformowani. Takie jest moje zdanie. I czy takie pismo może być sporządzone i wysłane, przynajmniej nie do wszystkich, ale przynajmniej do tego pierwszego pana Dariusza Gajdy, który jest tu wymieniony jako pierwszy. Petycje na każdy wniosek, na każde pismo mieszkańców udzielamy informacji. Ja tej konkretnej sprawy nie znam, będę musiał sprawdzić, natomiast zgłasza się pani tutaj Podlaska, chce coś dopowiedzieć, także... Czy do mieszkańców muszą odpowiedź, którą Zarząd Dróg Miejskich przygotowywał? 85 osób dostało odpowiedź w imieniu pana prezydenta. Sam wnioskodawca prosił, żeby wszyscy otrzymali osobną pismem, nie kopię jedna strona, żeby 85 osób, które tam się podpisało, otrzymało od nas odpowiedź. A to nie jest w trybie KPA, panie radny, rozpatrywane. Więc odpowiedź mieszkańców uzyskali. No mamy już wyjaśnienie. Mogę to serować, bo wiem, że jest jedna kopia dokumentu. Wszystkim radnym przekazać. No. A czy te pismo wpłynęło 31 grudnia, bo przygotowane, ale ono wpłynęło pod koniec stycznia lub początkiem lutego, więc tutaj bardzo szybko odpowiedź została udzielona przez stosowne służby prezydenta. Proszę panie radny, to jest pisma są przekazywane za pośrednictwem, jak się nie mylę, tutaj panie prezydencie, gońców, tak? Jeżeli ktoś nie był w tym momencie, to jest pismo złożone w urzędzie miejskim, czy konkretnie tam, gdzie jest możliwość odbioru, to może być, ale z tego, co ja ustaliłem, bo miałem też kontakt z tymi mieszkańcami, większość odebrała. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Szczepek, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie prezydencie. Zgłosili się do mnie mieszkańcy i mają prośbę do pana prezydenta o wyznaczenie zmiany godzin pracy doręczycieli urzędu, którzy roznoszą mieszkańcom dokumenty za poświadczeniem odbioru. Zostawiają awizo, ale roznoszą te przesyłki listowe, powiadomienia, które dotyczą podatków tam innych i tak dalej. Jest tego bardzo dużo w urzędzie i robią to w godzinach pracy, czyli do godziny 15. Prośba taka, czy nie można by tego rozszerzyć na przykład do 18, teraz jest lat, nie trzeba się bać. Czy jest taka możliwość, prośba, żeby to zrozumieć? Sporządzają sobie wykazy, wychodzą w teren i pracują do 18, do 20. Także chodzą po 10, po 12 godzin. W interesie, żeby z każdym pismem wyruszyć. I drugie, po co chcą inwestować w rząd, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy. Zostałem poinformowany pismem z dnia 11 lutego, że zarządzeniem prezydenta powołany zostanie zespół do spraw opracowania kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorców na terenie miasta Grudziądza w związku z realizacją nowych inwestycji i tworzeniem związanych z nimi nowych miejsc pracy. Zadaniem zespołu będzie opracowanie nowych uchwał Rady Miejskiej w powyższym zakresie. Kolejne pytanie. Panie prezydencie, jak daleko czuć? Został powołany ten zespół? Ewentualnie ktoś w składzie tego zespołu? I kiedy będziemy mogli mieć już jakieś zarysy tych nowych uchwał? Państwa radni, zespół już został powołany, nawet w momencie odpowiedzi do pana radnego, że taki zespół został powołany. Dlaczego wcześniej, gdyby nie pracowaliśmy na temat systemu wsparcia dla przedsiębiorców chcących inwestować w Grudziądzu, tworzących nowe miejsca pracy? Wynika to przede wszystkim z regulacji prawnych. Pomoc publiczna, ponieważ takie zwolnienie, jesteśmy w Unii Europejskiej, wiąże się z pomocą publiczną, a pomoc publiczna, tak jak wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w Unii, ono figuruje w poszczególnych tych siedmiolatkach unijnych. Poprzednia nasza uchwała była w perspektywie 2007-2013 i 31 grudnia w Grudziądzu, ubiegłego roku jak i w całej Polsce, wszelkie te uchwały po prostu wygasły. Ponieważ perspektywa unijna do roku 2013 się zakończyła, dopiero rozporządzenie jedno odnośnie tej pomocy publicznej minister finansów już wydał na początku stycznia. Czekamy na kolejne wytyczne, bo nie wszystkie jeszcze zostały w rozporządzeniu ujęte i sądzę, że w przeciągu 2 miesięcy w
wypracujemy taki system, który będzie zachęcał do inwestowania w związku. W skład zespołu jest zarządzenie, pan prezydent mi tutaj podpowiada, numer 50/14 z 12 lutego 2014 lutego. Przewodniczącym zespołu jestem ja. Sekretarzem jest pani Katarzyna Kustosz-Burnac. Członkami zespołu jest pani Anna Olszewska, referent wymiaru kontroli podatków, pan Grzegorz Muszarski z biura prawnego, jak i też pani Joanna John-Błażyńska, prezes Grudziąckiego Parku Przemysłowego. Chcielibyśmy jak najszybciej wprowadzić te nowe uchwały i państwu radzimy je zaproponować do uchwalenia. Natomiast czekamy na przepisy wykonawcze Ministra Finansów, których do tej pory jeszcze nie ma. I to, co będziemy mogli tu zaproponować i uchwalić, również będzie na lata ograniczone czasowo do roku 2020, to jak nowa perspektywa unijna 2014-2020. Co nie oznacza, że w indywidualnych przypadkach z innych przepisów prezydent może oczywiście na wniosek ustawiony danego przedsiębiorcy, inwestora zwalniać go w drodze swojej decyzji administracyjnej. Tak? Natomiast taka jak gdyby ogólna, systemowe uregulowanie no, musi mieć podstawy prawne. W tej chwili właściwie jedno miasto w Polsce uchwaliło, ale też czasowe ze względu na brak tych regulacji prawnych uchwałę, jest to Września, która spodziewa się inwestycji Volkswagena, który tam ma zainwestować w jedną z największych fabryk samochodów dostawczych w Europie. Stąd też, a tam też jest kilku miesięcy, też ograniczenie do 7 lat. Nasza uchwała, którą mieliśmy, umożliwiała przedsiębiorcom zwolnienia do okresu do 10 lat, w zależności od nakładów inwestycyjnych i stworzonych miejsc pracy i była, proszę zresztą samemu sprawdzić na stronach Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako pokazywana inwestorem jako wzór do naśladowania przez inne samorządy. W ich prezentacjach my jako Grudziądz występujemy. To, co przygotowaliśmy do tej pory, było naprawdę gdzieś tam wzorcowe. Myślę, że prace w podobnym kierunku pójdą, że w zależności od nakładów i miejsc pracy również maksymalnie te zwolnienia z podatku od nieruchomości, czyli tę pomoc publiczną, którą świadczyć może prezydent Grudziądza, aby ona poszła w okresie do 10 lat. Należy pamiętać, że tę pomoc publiczną przedsiębiorcy muszą też sumować. To nie jest tak, że oni mają tylko zwolnienie od podatku, tak? Oni mogą otrzymać wsparcie Urzędu Pracy na stworzenie choćby nowych miejsc pracy, to również jest pomoc publiczna. Mogą otrzymać jakieś wsparcie unijne, czy jakieś inne na tworzenie miejsc pracy. Oni to wszystko muszą sumować, a wszyscy znamy, no choćby było już tą sprawę polskich stoczni, gdzie przez właśnie pomoc publiczną udzieloną jedną spółki trzeba było zrestrukturyzować, sprzedać i oddać tą pomoc. Ja chciałem tylko dodać, jeżeli można, no tylko miasta konkurują o inwestorów, a myślę, że Grudziądz bardzo potrzebuje tych inwestorów i moja prośba, żeby ta komisja się sprężała i jakby szybko dała pomocy inwestować się. Panie prezydencie, okres się skończył do roku 2013, 31 grudzień, no nie ma rozporządzeń wykonawczych, no. Moglibyśmy, nie wiem, co zrobić, to po prostu nie jesteśmy w stanie Państwu przedstawić propozycji uchwały. No czekamy na przepisy wykonawcze. Pani Naczelnik Lila Kowalska, proszę szczegółowo powiedzieć na... Szanowny Pani Radny, Panie Prezydencie, od 1 stycznia mamy nowe rozporządzenie, które dotyczy pomocy de minimis. To jest pomoc udzielana przedsiębiorcom do 200 tysięcy euro. Natomiast nasze uchwały dotyczyły również pomocy tak zwanej regionalnej i te uchwały rzeczywiście z końcem minionego roku wygasły i praca pójdzie w kierunku przygotowania projektów uchwał dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie, jeżeli się nie mylę, od 1 lipca roku bieżącego. Natomiast do 30 czerwca
no po prostu miasta, które wywołały uchwały. Te uchwały z dniem 30 czerwca roku bieżącego również wygasną. Tak, tak to wygląda na chwilę obecną. Po prostu wymieniał to, które nie zostało załatwione. Odpowiedź była, no uważamy, nie mamy pieniążków i tak dalej. Chodzi mi głównie o co? O w zamian za szaret, który został zlikwidowany na ulicy Legionów, postawić tak jak na placu Stycznia. Obojętnie to wygląda, ludzie może w końcu się przyzwyczają, ale żeby na terenie miasta jeden szaret był i drugi tutaj u nas z godzinami różnie otwartymi, także tutaj bym miał prośbę, żeby ten temat po prostu naprawdę wziąć pod uwagę, bo ludzie chodzę przeważnie w mieście, chodzę pierwszy, bo ludzie no, ognistymi na nas wszystkim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, podoba mi się, że pan prezydent Sikora doszedł do wniosku, że należałoby stworzyć zespół taki, który by analizował po kolejności ulice i tak dalej, i tak dalej. Chcę panu przypomnieć, że w latach 98-2002, kiedy był prezydentem pan Bożesław Tachelski, przewodniczyłem takiemu zespołowi. Wszystkie ulice w mieście były, przegląd ulic i chodników był i kolejności były ustalone dokładnie. Tylko dlaczego się to nie realizowało? Władza przechodziła w różne ręce, bo się to wszystko upolityczniało. I taka, jeżeli my będziemy wszystko upolityczniać, nie będziemy robili wspólnie tego, to możemy się, nigdy do niczego nie dojdziemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kapusta. Panie radny Czepek, muszę być trochę złośliwy. Teraz słyszę z pana ust, że tutaj pan stara się o to, żeby ci inwestorzy, którzy ewentualnie przyjdą do Grudziądza, miasta się biją o nich i tak dalej, żeby im ułatwić inwestycje. No przypominam sobie jak dziś, jak pan tutaj był przeciwko rozbudowie stacji transformatorowej, która w perspektywie umożliwiłaby rozbudowę, budowę elektrowni gazowej. No i jak dzisiaj poprowadziliśmy tutaj spór i mówiłem dokładnie to samo co dzisiaj, że pan jest przeciwko inwestycji tej i że wyznaje pan zasadę, że im gorzej w mieście, tym dla opozycji lepiej. Proszę pana, pan chyba mnie nie zrozumiał, mi chodziło o to, żeby więcej kasy za to wziąć po prostu, ale tak lekką ręczką, tylko cyk, cyk, panie, cyk. Dokładnie tak, osobą przeciwko przekazaniu tej firmie działka na rozbudowę stacji transformatorowej. Pan zagłosował przeciw. Razem z radnym Kosińskim. Dobrze, już kończmy teraz. Szanowni panie, nikt już nikt żadnych pytań, wolnych głosów. Propos punktu. To jest zakończenie obrad. Wysoka Rado, zamykam 45. sesję Rady Miejskiej Grudziądza.